Przecież ten. Hej, witajcie na napisach końcowych. To jest nasze poniedziałkowe podsumowanie tygodnia. We wtorek, ale jest poniedziałek. Mieliśmy dużo roboty, ja jeszcze cały czas jestem na etapie domykania odcinka na jutro. E, specjalny odcinek, który wygrał w ankiecie naszych wspaniałych wszystkich osób wspierających od pewnego progu i on oczywiście jak zwykle będzie dostępny a potem za 2-3 tygodnie będzie dostępny dla wszystkich więc y, dlatego się trochę nam poprzesuwały terminy wczoraj był ten live w którym Filip wpadł od junie, Radek jest jeszcze w tym tygodniu też zajęty pod koniec też ma swoje jeszcze występy i inne rzeczy więc jakby no, dzieje się generalnie jesteśmy też na etapie modernizacji kanału zgodnie z zapowiedzią e, przebicia progu ostatniego więc e, to też trwa też musimy dogadywać z odpowiednimi osobami pewne rzeczy, ale mamy nadzieję, że jak wszystko się skończy, to wiecie. Jak, jak, jak to w tych miastach, gdzie wieczne są remonty dróg, ale liczne to, że jak się skończą, to w końcu będzie komunikacja zapieprzała równo. Mamy nadzieję. Mam nadzieję, że nie będziemy Poznaniem. Albo Warszawą. No, ale Poznaniem jeszcze gorzej. No tak. <laughs> byśmy tak samo wyglądali, wiesz, za trzy lata. Tutaj przyjdziecie i dalej będzie. Dalej roztopane wszystko. No. W każdym razie, dzisiaj jest, mamy trochę newsów w, tych, w, w, w kwestii superhero, znowu wiecie, jedna postać potwierdzona przez producenta, więc muszę, ja, ja, powiem tak, czy to jest najważniejszy news dzisiaj, ten, który widzicie na miniaturce? Oczywiście, że nie. Ale, ale, ale on, gdzie jesteśmy? No. <grych> więc... Nie no, Oskar, Oskar musiał, no proszę was. No, jak jest jakaś informacja, no to mówię już chłopie, dawaj, tego nowe niech leci. Nie? Dokładnie. E, no dobrze, to jeszcze tylko jakiś parę wspominek, czy coś oglądałeś, czy bo chcesz powiedzieć, wiem, że w Apexa grasz. I... A tak, nie, ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo ten, bo to jest niesamowite, bo Apex ma Alps, to są takie najważniejsze najważniejszy turniej Apexowy, nie? Tam wszyscy najważniejsi content creatorzy, wszyscy zawodowcy grają, nie? że to jest, wiesz, najwyższe stawki tam są, to jest wychodzi od EA, jest wszystko, wiesz, przyklepane, podobno na ostatni guzik, żeby to wyglądało. Fantastycznie lubię sobie oglądać, jest kupa talentu tam, fantastycznie, nie? najwyższy poziom. I teraz trwają te ALGs i hakerzy się wypali. i nagle wszystkim zawodnikom zaczęli odpalać wallhacki. Odpalać, wiesz, nieśmiertelność, wszystko, wszystko, co się dało, nie? Ludzie zaczęli wychodzi, nie wiedzieli, co się dzieje, bali się, że im konta, wiesz, pobanują, bo to nagle tak wyglądało, jakby ci najwięksi gracze, wszyscy mieli wolhaki włączone, tylko wiesz, nagle się okazało, że to działa, nie? Bo nagle widzieli wszystkich przeciwników na mapie, wszyscy, nie? Wszyscy w tym wszyscy. samym momencie. Tak, wszyscy, wszyscy, nie? Każdy miał to odpalone, nie? I to jest absolutna wpadka wizerunkowa i taka masakryczna, o. szczególnie w momencie, kiedy. I ciśnie te wszystkie rzeczy, które są drogie. Teraz ma się pojawić erlum czyli ta rzecz, którą tam postacie noszą. To jest zawsze taka specjalna, nie? ciężko zapracować, ciężko ją wydropić, to jest taka rzecz, wiesz, naprawdę unikalna, nie. Teraz chcą zrobić tak, że będzie można mieć jedną, którą, do której będzie można dokupywać rzeczy, więc tak naprawdę, żeby dokupić wszystko, do tej jednej. I wszystkie postacie miały mieć tą jedną broń w rękach, nie? Bo tak zawsze one były unikalne dla każdej postaci, związane z jej historią, nie? Teraz miał być dostać jakiś szmer, po prostu jakiś nóż czy coś, który możesz sobie rozwijać, ale żeby go rozwijać, oczywiście musisz dokupywać rzeczy, nie? I, musisz, I wyszło na to, że jakbyś chciał wszystko do tego dokupić, to są przecieki jeszcze. Nie wiadomo. Ej, ej to pewnie teraz wywali, bo jest wielka wrzawa hmm. z tym związana. Ale jakbyś chciał wszystko dokupić do tego i mieć wypasioną rzecz, to byś musiał wydać 700 dolarów. to jest absolutną porażką i no parodią. Ale wiesz, ale, ta, ale wiesz, wiesz, że to jest coraz częściej w darmowych. Tak, grach. oczywiście, ale wiesz, ale wiesz, to jest niesamowite, że to jest. Rzecz, która już zupełnie traci tą unikalność, jak wcześniej, nie? To była fajna rzecz, związana z historią postaci, jak ci się trafiła, to było znakomicie, nie? Czułeś się fajnie, nie? Teraz to zupełnie tego nie ma, ale plus taka wpadka wizerunkowa, bo się okazało, że e, przez to, że Apex działa jeszcze no, na silniku, który ma już swoje lata, nie? To nagle e, okazuje się, że hakerzy mogą z niej robić co chcą, nie? Mogą się bawić w jakiś sposób, nie? Najgorzej jest na PC, pecetach oczywiście, bo wiesz, że PC-ty zawsze mają problem z tymi rzeczami, podhakowanie no, łatwiej, łatwiej dużo większy, łatwiej, dawać, łatwiej, tak. łatwiej hakować, nie? No ale wiesz, takie cyrki na takim poziomie, nie, nie, to jest niesamowite, czemu nigdy firma ma problemy wizerunkowe z tym, że ciągną kasę, y, y, a nie dają od siebie tyle, ile, ile powinni dawać, nie? Więc ja jestem zażenowany tą sytuacją, a nadal kocham Apexa, więc... Tyle chciałem. chciałem. Musiałem się pożalić. Dziękujemy. Ja mogę powiedzieć, że dokończyłem wreszcie dwa ostatnie odcinki e, Has Hotel obejrzałem. Bardzo fajne. Bardzo, 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 bardzo polecam. E, Lucyfer jest chyba moją ulubioną postacią tam. Nie wiem, czy ulubioną, ale, ale ja, ja lubię takie postacie. To jest, Lucyfer to jest postać w naszym stylu, Radek. No. To jest ten, ten chłop, ten taki... No ja wiem, ja widziałem, ja widziałem fragmenty z tym. To, to, to jest stary chłop w depresji. Które znaczy, nasz, no. Nasze power fantasy stary, nasze, nasze power fantasy Tak, bardzo bardzo, bardzo jestem zadowolony Bardzo dobry serial, więc tak Tutaj wszyscy polecali I, 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 i obejrzałem i jestem bardzo zadowolony z tego powodu um, Dobra, to możemy przejść do Do newsów Wiemy, że jutro ma być zwiastun A kolej dzisiaj nie będziemy gadać, pogadam pewnie za tydzień Bo kupio gadać dzisiaj Jak będzie za tydzień zwiastun znaczy jutro zwiastun, więc nie ma sensu, żebyśmy tutaj cokolwiek gadali. Ale jeżeli jesteśmy o tym, to mogę zahaczyć, skoro od razu odhaczyłem Star Warsy, to mogę odhaczyć, że jest ciekawa wypowiedź Patty Jenkins w kwestii Rogue Squadron, bo już wszystkie media trąbiły o tym, że Rogue Squadron jest anulowany i Patty Jenkins ostatnio powiedziała coś dosyć dziwnego. Powiedziała, że tuż przed strajkiem... Najpierw scenarzystów, bo tam wiadomo u strajk aktorów jeszcze, miała klepnięte z lukas film Rogue Squadron, i teraz kiedy strajki się skończyły, ona mówi: Jestem im winna draft, że muszę im pokazać draft scenariusza do Rogue Squadron. Tak, tak jakby sugerowała, że to dalej trwa, ale wiecie, to jest od Patty Jenkins. To, że ona jest zobowiązana dać draft i tak dalej, i tak dalej no to jest ta jej strona zobowiązania tylko pamiętajmy że zawsze tego typu zobowiązania są jednostronne ergo studio jeżeli jesteś aktorem to masz zob jesteś zobowiązany do tego żeby wziąć udział w filmie ale studio nie jest zobowiązane do tego żeby ten film zrobić więc i y y podobnie jest tutaj jeżeli Patty Jenkins jest mm, jest zobowiązana żeby oddać draft scenariusza to cały czas to nie znaczy, że ten film dalej powstaje. Więc nie wstrzymywałbym oddechu, że tak powiem, pomimo tego newsu, bo pewnie będziecie widzieli wszędzie dookoła newsy, że rok Squadron powstaje. Nie jest powiedziane, że nie powstaje, ale to wszystko jest bazowane na słowach Patty Jenkins, że musi zdać, zdać draft scenariusza. To jest całość. Więc... Tak, oni mogą z tym scenariuszem coś zrobić coś zupełnie innego. Inny Al projekt albo włożyć zupełnie, go do, do szafki. Tak, wiesz, oni zapłacili za to, więc chcą tak. otrzymać rezultat, nie? A później wchodzić do szafy, bo wiesz, to jest zawsze jakiś coś, co może się kiedyś przydać, nie? Znaczy, no to, to, to już jakby nie mają nic więcej tutaj do zrobienia. No tak, tak. Ogólnie tak. sama idea yy, Rogue Squadron jest spoko. Bati Jenkins też mówi, że względem swojego ojca, yy, pilota chciałaby sama zrobić film, który jest więcej. Wiecie, Star Wars in the Star Wars. Generalnie. Mniej walk na miecze świetle, mniej ewentualnie szpiegostwa jakiegoś yy, i tego typu spraw, tylko po prostu mamy konkretne walki pilotów w myśliwcach w kosmosie. Yy, I wiadomo, że Patty Jenkins jestem zajarana i ja bym taki film nawet chętnie zobaczył, bo no co by nie mówić, w gwiezdnych wojnach wcale nie ma aż tak dużo gwiezdnych wojen, jeżeli się nad tym zastanowisz, jeśli mm. chodzi o filmy. W serialach też nie. Yy, aktorskich oczywiście. Wiadomo różnych mediach może być, ale, ale nie w aktorskich. Ja bym w sumie nawet przytulił taki projekt, ale po raz kolejny ja nie wstrzymuję oddechu. O, mnie ja tak samo. Ciekawie jestem, fajnie jakby coś tam się zaczęło dziać, ale raczej nic. Umberto, jak on napisał, będzie sequelem filmu Waititiiego, który będzie drugi w trylogii Ryana Johnsona. <laughs> tak. Zaraz po. I producentem tego wszystkiego będzie Kevin Feige. Tak. Z JJ Abramsem razem. A to ich, tak. To jest, to jest mniej więcej w, w tej kategorii filmów Star Warsowych, no, tak. ale. Jest... Nie wróci, yy, wróci pan Lukas i zrobi Gwiezdne Wojny takie, y, jakie <słuch> powinny być prawilne. I uratuje wszystko. Wróci, żeby swoje dziecko uratować. Tak. Yy, Radku, ja nie widziałem, ale wiem, że ty widziałeś, i yy, bo ja nie widziałem pierwszego Rebel Moona, w końcu odpadłem. Próbowałem, naprawdę próbowałem, ale, ale nie, nie dałem rady. Dzisiaj jest trailer drugiego Rebel Moona. Słyszałem, Radek, że jesteś strasznie zajarany, nie możesz się doczekać. Jestem strasznie, strasznie. nie. No, wyżej ten zwiastun. Wiesz, co, ten zwiastun jest lepszy niż film? cały pierwszy film. I to jest, wiesz, to jest bardzo snajderowa rzecz, nie? Że jemu zwiastuny wychodzą. I może jest na czym oko zawieść chociaż minimalnie, nie? I tutaj jest kilka fajnych sekwencji, które wiem, że w filmie nie będą działać, bo to będzie przeciągnięte, będzie dużo slow motion. Więc fajnie, że jest ten zwiastun. Jest ok, Pięć na 10. Film będzie pewnie taki jak pierwsza część, czyli będzie sraka Pierdaka. To jest też moja filmoznawcza ocena. No, sraka Pierdaka na 10 to jest bardzo No, to, sraka Pierdaka to jest najlepsze określenie filmu Snydera, nie? To nie jest tak, że one są złe, wiesz, takie bardzo, ale są sraka Pierdaka, nie? <laughs> <laughs> e, dobra. E, dobra, to szybkie zerknięcie na box office. E, w ten weekend. E... Kung Fu Panda przegoniła Dune. W sensie nie w całości. Kung Fu Panda ma tylko 150, 176 milionów na koncie Dune'a 494, ale w tym jednym weekendzie Kung Fu Panda 4 zebrała więcej pieniędzy niż w tym jednym weekendzie Dune'a. Co oznacza, że Dune'a jednak wytraca pęd, tak naprawdę. Spadek no, nie, już będzie, od... nie będzie tego miliarda. To już, już zapomnij. Spadek był 37%. Dalej dobry spadek no jak na kolejny, kolejny tydzień, z tygodnia na tydzień. Ale, ale już, już zapomnij. Nie, to, 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 to już jest, to już jest, yy, to wytraca rozpęd. I to jest dla mnie interesujące, bo no powiedzmy, że Duna no, dotoczy się do jeszcze 600 z górką. Już nawet nie jestem pewien, czy 700 zrobi na tym etapie. Myślę, że jeszcze, jeszcze 600 z jakąś tam górką ma szansę. Nie, jeżeli popatrzycie na, na no siłą w każdym tygodniu zarabia coraz mniej. Więc musicie cały czas brać pod uwagę, że te spadki będą, nawet jeżeli będą niskie, no to, to są cały czas spadki. Więc, yy, więc no powiedzmy, że zarobi te 650 strzał. No, może, może troszeczkę więcej, może troszeczkę mniej, ale, ale powiedzmy, że gdzieś jest w tych, w tych rejonach. To jest dla mnie interesujące z tego powodu, że pierwsza Duna zarobiła około 400, ale jednocześnie. Wiemy, że Dune bardzo osłabił box office, no to że była day one dostępna na streamingu. To, to podcięło skrzydła Dune równo. Ale teraz pytanie, brzmi, patrząc na zestawienie tych dwóch części, jak bardzo? Bo wygląda na to, że druga Dune będzie miała ile? 30% więcej niż pierwsza, powiedzmy, czy coś takiego. I zaczynam się zastanawiać nad tym na ile ten streaming i, i wydaje mi się, że druga Duna miała jednak łatwiej, jeśli chodzi o zarobki. Już, był jakieś, już było jakieś momentum. Sequela, jeżeli mm. pierwsza część się podoba, a my jesteśmy wyjątkiem, bo nam się średnio podoba pierwsza część, ale większość była zachwycona, więc mają większe momentum, więc, więc, więc też ma większy tutaj... Mm, no jakby pierwsza, pierwsza część jest już najlepszym trailerem drugiej wtedy. I Ciekawi mnie, może po prostu to już jest, może jest cały czas tak zły czas dla kina, bo, no bo mówię, nawet jeżeli pod te 700 podejdzie, no to będziemy w okolicach no, 50% y zwiększonego y oglądania. Ale pamiętam jak był ten jednoczesny, y jednoczesna premiera streamingu, że przekładaliśmy jednak wszyscy tego bardzo dużą uwagę teraz pytanie, czy przeceniliśmy to, jak bardzo streaming osłabił yy, pierwszą część? Czy druga część nie zarabia aż tak dużo lepiej od pierwszej? Tego się nigdy nie dowiemy, ale... No, nie, 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 tego nie dojdziesz za cholerę. Bo bo bo, 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 bo to musi być jedna z tych dwóch, nie? Mhm. Rzeczy. Ja stawiam na to, że przeceniliśmy to, jak bardzo streaming wpłynął. To jeżeli miałbym te dwie wybierać. Uważam, że Duna 2 zarabia dużo lepiej od pierwszej części, i to naprawdę dużo lepiej. Tylko, ale pierwsza część wcale nie była aż tak osłabiona tym, że była pierwszego dnia na streamingu. Hmm. Wydaje mi się, że to był taki film, na który i tak większość osób poszła do kina, która naprawdę chciała zobaczyć ten film. Mogę się mylić tak, i po raz tak, kolejny no kurczę, się nie dowiemy, ale nie, z tych dwóch... W... Nie, wiesz ta druga dywizja to pokazuje, to jest fantastyczny film, nie? To jest idealnie film na przecięciu blockbustera i tego kina ambitniejszego, tego, wiesz, które ma wpływać w inny sposób niż blockbustery po prostu na, całą, na całe kino, nie? Na cały rynek, ale tak na takim czysto blockbusterowym poziomie, no to jest poziom Marvelków, nie? I tego typu rzeczy, nie? Które jednak, wydaje mi się, trafiają do szerszej jeszcze publiki, nie? Mm -hmm. Że Tuna ma swoje ograniczenia, nie? Znaczy, to nie jest wina filmu, nie? nie Ale... to tak. jest świetny wynik. Tak. Jakby nie. Tak, tutaj, tak, nie to, to jest wielki hit, to jest wielki sukces. Nikt z nas nie mówi, że Duna jest jakąkolwiek porażką. Ten film zarobił, jeżeli dobije, podejdzie pod 700 baniek, to będzie hitem i zarobi wielkie pieniądze dla studia. To, to nie tak, ma żadnej wątpliwości. Tak, tak. Ale ona nie ma tych wyznaczników takiej, żeby być uniwersalnym filmem, nie? który zarobi naprawdę tak grubą kasę. Nie, no, nie jest nawet, wiesz, nie, nie jest tym czym szybsi wściekli w swoim piku, nie, mhm. że on to były filmy dla wszystkich, nie, po prostu, żeby się dobrze bawić. Nie? A Duna. Jest Zresztą no. wiemy, na czym jest oparta. no Herbert, to nie jest taka rzecz, żeby ci dobiły filmy na jego podstawie miliard. No, cały, czas, cały czas jest pytanie, i ja bardzo chciałbym poznać odpowiedź, bo na razie nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy w dzisiejszych po, postpandemicznych tak mocno czasach w ogóle jeszcze takie filmy mogą być. W zeszłym roku Barbie można powiedzieć, że zarobiła tyle, ale Barbie to był event. Barbenheimer był całym wielkim eventem, który miał nawet zarobki obu tych filmów, miały trochę mniej wspólnego z samymi filmami, co z otoczką, jaka była wokół tych filmów. Więc MCU już, już od dawna nie zarabia miliardów, nie? Więc jestem cały czas ciekawy, czy pojawi się jakiś film, jakiś taki konkretny blockbuster, obojętnie czy to będzie yy, kolejna część czegoś, czy to będzie, yy, nie wiem, nagle superbohaterskie kino, czy cokolwiek takiego, co wiedzie. Będzie w stanie. Tu, tu, yy, tutaj buraczek podaje Mario. Okej, okay, jeśli jeszcze jesteśmy cały czas przy tej jednej rodzinnej animacji, która od czasu do czasu gdzieś tam wskoczy, to, to, to faktycznie jest, bo myślałem, że, że jakby rodzinne animacje leżą, ale faktycznie taki Mario. Ale z drugiej strony, Mario to jest najpopularniejsza chyba marka, jeśli chodzi o postacie na świecie, więc, yy, więc to też pytanie. Ale okej, okay, niech będzie, że, że, że przyjmę Mario. Yy, natomiast no, jeśli, jeśli mówimy o aktorskich filmach. To nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to jest w ogóle jeszcze w dzisiejszym kinie niemożliwe. Bo, bo, bo nie widzę tego. Po raz kolejny. Bo Barbie i Oppenheimer, no to jest. Jeżeli ktoś mi powie, że to jest filmy, hmm. które oba zrobiły takie, wykręciły takie wyniki, bo ludzie się jarali Barbie i Oppenheimerem, no sorry, ale no bez wielkiego Berbenheimer eventu, to w życiu by tam takie numery nie padły. No. Superman Gana nie, nie ma nie szans. Nie ma szans, żeby to był Superman Gana. Nie, 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 za nie, nie. cholerę nie wierzę, że Superman Gana zrobi no. zarobi Ja mówię, że tutaj, tutaj może zaskoczyć ten Deadpool. Ten Deadpool. Ten Deadpool. Ten Tego Deadpool. Tutaj nie, nie chcę przewidywać w wyniku, bo tu może być każdy. Ten Deadpool, y, Mateusz Michał pisze, Deadpool zje miliard na śniadanie. Ja bym nie. W dzisiejszym, tak, w dzisiejszym. Tak, tak. Ja mówię, że nam się wydaje, że mnie powinien wyrokował. tak głupnąć. Tak, ta, ta, nam się wydaje, że tak będzie. Ale ja nie nie, zosta nie mówię, że to że niemożliwe jest. Super Walter pisze jakiś kolejny film Nolana, na pewno. No, dlatego Oppenheimer ten nabił, bo miał z Barbie. Barbie. I Baba Barbie A... miała Oppenheimera i się podciągnęli. Tak. A zresztą nawet, nawet wtedy Oppenheimer miliarda nie dobił. Tak, tak. ten jakby wyszedł w normalnych warunkach. Nie dobiłby miliarda. Nie ma szans. Ale chciałbym tenę dwójkę, bo to najlepszy film do lata. Więc no zobaczymy. No, na, na razie... Je... Ale powiem więcej. Jeśli ten Deadpool nie dobije miliarda, to będę zdania, że do czasu jak pan Cameron nie zrobi kolejnego filmu... Avatar. No do kolejnego Avatara, to obawiam się, że może nie być już kolejnego wielkiego hitu. Tak, tak. No albo, albo te Avengers. Kolejne... Avengers. Parę dobrych lat. Ale wiesz co? Przy tym... to, to zależy, co im się uda zrobić, bo przy miejscu, w którym obecnie jest MCU, ja nawet nie sądzę, żeby Avengers wbiło miliard. Batman 2 nie wbije miliarda. Pierwszy nie wbił, drugi też nie wbije. No. I, ale mówię, Avengers może, ale to pytanie brzmi, jak ludzie będą nastawieni do Avengers, bo w dzisiejszym, z dzisiejszym nastawieniem, ja bym tak łatwo nie, nie powiedział, że nowy Avengers wbije. A, a może Top Gun 3? Top Gun 3 zarobi mniej niż Top Gun 2, jeśli się pojawi. Bo ten Top Gun 2 zarobi tyle. To było rzeczy to było tak. nostalgiczne, wielkie uderzenie, które rypnęło. E, Top Gun 3 nie wierzę, że zarobi tyle. Awatar 3 ma najbliższą szansę na to, jeżeli mm -hmm. już o tym mowa. Tak, Live to, Action, Frozen, to... gdyby powstało, to tak. No. No, i awatar 3, później Avatar 4, później Avatar 5, 6. <noise> już tylko, już każdy, tylko pan każdy James. Avatar będzie, wiesz. Co by się działo? Możemy mówić, że jest recesja, że, że tutaj rynki nie działają, że te filmy nie będą zarabiać. Jak wejdzie pan Cameron z Avatarem, na który ludzie i tak narzekają, wiesz, że fabuła, że coś, on i tak wbije miliard. <noise> ja stawiam to tak. No, pa, pan... Powiem tak, nie, nie stawiajcie nigdy przeciwko panu Cameronowi. Tak. To, to, jest, to jest zły pomysł, generalnie, żeby stawiać mm. przeciwko Cameronowi. No dobra, to lecimy dalej. Um... Gladiator 2. Tak, tak jak Napoleon. Fajnie. Dobra, y, to pogadajmy sobie o paru y, paru kwestiach z MCU, skoro przy nim jesteśmy, już powoli zahaczamy. Więc skoro było wspomniane o tym Deadpoolu, to mamy znowu od y, tutaj czołowego Scoopera, czyli Daniela Richtmana, e, informacje, że rzekomo e, główny wątek mm, Deadpoola 3 będzie się opierał na tym. Znowu, bierzcie to z takim ogromnym przymrużeniem oka. To jest popularny skuper, to jest ten, który ma, że tak powiem, najlepszy track record, ale to nie oznacza, że to jest 10 na 10, jeśli chodzi o nieomylność i, i, i tak dalej. Ale e, według tego główny wątek ma polegać na tym, że. Wiecie, widzimy po trailerach, że będzie multiwersum, tak, TVA i te wszystkie rzeczy, które tam, tam są. Eee, natomiast główny wątek ma polegać na tym, że w każdym uniwersum ma znajdować się istota, którą jeżeli zabijecie, to całe, ul, ul, całe to uniwersum, w którym ta istota jest, robi papa. Co jest de facto motywem Secret Wars Higmana, jeżeli się nad tym zastanowicie. Jeżeli ktoś czytał Secret Wars Higmana, to wiecie, jak działał Moleculum Man w każdym uniwersum, i cała idea polegała na tym, że Moleculum w każdym uniwersum był taką bombą. I jak y, idea była tak, że tam bionderzy stworzyli to i chcieli naraz wszystkie odpalić, a Dum, żeby pokrzyżować plany, latał i odpalał te bomby, że tak powiem, przedwcześnie, żeby rozpieprzyć plan bionderom i żeby detonować tych Molekulmenów Manów odpowiednich tam inaczej i oni się i oni ginęli i. Całe uniwersum sobie szło razem z Molekülmenem. Więc czy to będzie Molekülmen, to nie wiadomo. Natomiast, że ma być taka istota, nie wiem, czy to oznacza, bo tutaj już więcej nie ma informacji, czy to oznacza, że Deadpool i Logan będą musieli latać i ratować te istoty, zabijać te istoty, e, cokolwiek z nimi robić, no ale, ale jakby ten wątek Hickmanowski, który pewnie prowadzi do Secret Wars, bo o tym zaraz dalej Avengers 6 ma pod tytuł Secret Wars. Więc nie zdziwię się, jeżeli ten film będzie po prostu jednocześnie podwaliną pod Secret Wars. Znaczy, ja ten, ten pomysł fajnie brzmi. Znaczy, mi to trochę burzy moje oczekiwania względem tego filmu, ale to jest nieistotne, nie? bo ja chcę, żeby film był dobry, nie że moje oczekiwania się spełniły, ale ja myślałem, że to będzie naprawdę takie zwarta, buddy comedy z dwoma świetnymi aktorami. To dalej nie, nie, nie jest wykluczone. Nie, nie, nie jest wykluczone, nie, ale jeśli to mają być takie solidne podwaliny pod to, co będzie dalej, ja, ja wiesz, ja nie, nie, nie jestem już wielkim fanem tych filmów, które robią podwaliny po to coś, co będzie zaraz. Nie? Ja lubię jak film jest tak, jednak przede wszystkim dobrym filmem, nie? I tego się trochę boję, nie? Że tam będzie mi, a, bo zobaczy, co będzie później, jak oni tutaj zatrzymali, to tam będą wielkie rzeczy się rozgrywały, nie. No, jestem, ale jestem ciekaw, nie? bo to jest to jest ciekawy pomysł. Nie? Ja uwielbiam te wielkie pomysły Hickmana, nie? Te wielkie koncepty. Kurczę, nie robią. Kurczę, no. gorzej nie będzie, nie? Tak. No i to jest kwestia y, samego Deadpoola, natomiast y, natomiast y, jeśli chodzi jeszcze o Avengers, to warto wspomnieć o innej kwestii. Ym, był Investor Call Disneya i byli, była tam rozpiska filmów. Y, nic, nic tam nie rzuciło się w oczy poza jedną, jedyną rzeczą, czyli ta plotka o tym, że już nie ma Kang Dynasty i na tej rozpisce Dalej, wydaje mi się, że jest tytuł roboczy, bo nie wierzę, żeby ten film nazwać Avengers 5, kiedy nie było 2, 3, 4. Wiecie, był Age of Ultron i tak dalej, i nagle po prostu zrobić Avengers 5. Nie sądzę, ale ewidentnie jakimkolwiek yy, jakikolwiek tytuł nie będzie nosił ten film. Ewidentnie nie będzie to już y, Kang's Dynasty, bo inwestorom przedstawili to jako Avengers 5. A jednocześnie Avengers 6 przedstawili dalej jako Secret Wars. E, I jeśli. Ho, ale pomimo tego, że. Y, że. tego nie ma, to dalej je, są je, informacje. E, tutaj mało istotne źródło, bo to jest comicbookmovie.com Book Portal, ale nieistotne jest, skąd, czym jest ten portal. ważne jest yy, wypowiedź, kogo prowadzi do tych yy, informacji. Mianowicie, jak wie, jeżeli wiecie, to do, poprzednim scenarzystą, bo się scenarzysta zmienił przy Avengers 5, nazwijmy to obecnie, był Jeff Lovness. Obecny scenarzysta to Michael Waldron. I tu jest informacja, że Jeff że ta pierwsza wersja Jeffa Lovnessa yy, do Kang Dynasty miała być. To jest wypowiedź, yy, że miała być bitwa Avengers, tych obecnych, jakikolwiek będzie skład, z wariantami, Ka mówimy o do, to, to, co poszło do kosza, dla jasności, e, z wariantami Kanga na ziemi. Czyli zakładam, że ten stadion Jonathan Jonathanów Majorsów miał wylecieć i mieć, yy, jaki bole wylecieć i na ulicę napieprzać się z Avengers. I pomimo tego kim jest ten Wieland, dalej jest w tym raporcie. Historia miała być bardzo grounded, czyli taka przyziemna yy, i bardzo lekka, jeśli chodzi o multiwersalne elementy. Tak, tak było w tej rewersji. Ale dla jasności, to jest to wywalone do kosza. Teraz mówimy o tym, wchodzi scenarzysta Lokiego i doktora Strange'a Multiverse of Madness, czyli Michael Waldron. I on teraz zajmuje się pisaniem zarówno Avengers 5, jak i y, Secret Wars. I podobna jego wizja jest bardzo podobna. Chociaż, czyli dalej ma być, rozumiem, warianty Kangów, z którymi się napieprzają. Ale ma być większy nacisk na Multiversum. Zakładam, że jest to powiązane z tym, co przed chwilą od od Deadpoolu, czyli wiecie, inkursje i tak No trochę nie ma sensu, żeby Secret Wars nie było nastawione na Multiversum, tak tylko mówię. I jest co więcej... To jest jedna rzecz, z którą je, z Radkiem, jak to przeczytaliśmy, to mieliśmy tuż przed nagraniem takie Aaaaah, brzmi źle. Uwaga. Yy. Chcę dać Alternate Reality Heroes dużo większą rolę w Avengers Secret Wars. Co brzmi... Brzmi chujowo, dostaliśmy brzmi chujowo. to ostatnio w Mortal Kombat. I to było absolutnie żenujące. To zbombardowało cały emocjonalny finał gry, gdzie tam byliśmy przyzwyczajeni jednak do bohaterów, chcieliśmy zobaczyć jak to dalej zostanie pociągnięte, nagle zostaliśmy w FUBU, pojawiają się postacie z dupy, które są jakimiś słopami, wiesz. E... W ogóle nie tak, tak, e... gender jakieś pomieszane, wiesz, że tutaj no znaczy gender słopy, postaci jakieś tam pomieszane. Postacie z postaciami, moce z mocami, inne wersje, które nas nie obchodzą. Nie? Po prostu jest ich dużo i one mają być tym, wiesz, ee, szumem, który gdzieś tam się pojawia. nie? Ja się tego boję. Ja chcę, ja chcę oh yeah. ten Marvel. Sub, tak. sub zero, ale połączony z szałkanem, jaraj się, bo patrzę jaki wariant, nigdy go nie widziałem. Tak, ale... tak, tak, tak. Ale, ale w ogóle że warianty, nie? Ja chcę znowu czuć w MCU przywiązanie do konkretnych postaci. Chcę z nimi być z filmu na film, chcę wiedzieć, co mi się udaje. Jak one sobie radzą z problemami, nie? I te filmy wcale nie muszą być wiesz, wywalone w kosmos z tym względem, że muszą ci pokazać, ile jest wariantów, bo teraz wiesz, jak się drzwi otworzyły do Multiverse'ów, to oni tam bajują, nie? Że, ej, teraz możemy wszystko, możemy tyle tych wariantów sprowadzać starych aktorów, nie? których już nikt nie, nawet nie pamięta, ale dajmy ich, bo nostalgia, bo tego typu rzeczy. Ja bym tam naprawdę chciał, żeby po prostu, kurde, pojawił się Shang-Chi po dwóch swoich filmach i dał Kangowi pokazku. <noise> żebym czuł, że ta postać coś dla mnie znaczy, nie? Mam... nie chcę takiego Zasrańska, bo to mam jest zasrańsko. Mam całą masę problemów z, ca z, cał z całym tym raportem. Znowu na ile to wszystko jest oczywiście wiarygodne. Punkt pierwszy. Kangs się, tałe A... no, życie variantami. To... to jest, to jest punkt pierwszy. W sensie mieliśmy ten raport o tym, że i dlatego mam nadzieję, że to nie jest prawdziwy raport. Bo mieliśmy ten raport, który był wiarygodny, bo on był z Hollywood Reporter, który mówił o tym, że oni już chcą odejść od nazwy Kang Dynasty. Aczkolwiek pamiętajcie, to była nazwa, więc. Ze wzgl... Jeszcze zanim były dramy z Majorsem, ponieważ Kang nie zrobił wrażenia, na które mieli nadzieję w Mania. No i to jest to jest wszystko. Ni, 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 jakby nic więcej. Pamiętam jak ktoś nam w komentarzu pisał, że szkoda, bo Kang tam w mówi, że on rozwalił Avengers, nawet ich nie pamięta i tak dalej. Tutaj pan, pan Villeneuve by wszedł i powiedział, ale po co ci ten dialog? By powiedział no, show don't tell, tak? Jakby co mnie obchodzi, jak Kang by siedział i przez godzinę nawijał, ilu on nie pokonał bohaterów, no to, jest, to zrobi znacznie mniejsze wrażenie, niż Thanos, który ro, rozsmarowuje Halka o ziemię w pierwszej scenie filmu. Jak a jego ekipa tylko stoi i patrzy, bo wie, że Thanos bez żadnego problemu rozsmaruje tego, tego Hulka i w tym momencie wszyscy patrzymy, okej, okay, okej, okay. potem wpadają jego miniony i rozsmarowują resztę bohaterów. I dan, i to jest początek filmu i stawka stoi, jakby nie trzeba nic więcej, nie musimy, nikt nam nie musi mówić ilu to się nie pokonało czy coś takiego, nie? No tutaj sorry, ale to nie działa. Więc to, że wyskoczy, i rozumiem, że to już nie będzie Majors, ale spoko, to, to Rikas jest okej. Okay. Natomiast ee, no, wyskoczy jakiś tam chłop, faraon, czy coś takiego, ci z tego, wiesz, te wszystkie chłopa, chłopy wylecą. Ramatut. No tak, Ramatut, te, te wszystkie <laughs> okay. wersje. Albo Immortus, tak? już nie wiem, bo to dwa faraony. <laughs> Albo nie wiem, to było faraon. To, to jest problem numer jeden. Jakby na tym etapie, naprawdę, wywalenie kanga byłoby dużo lepszą opcją. Chyba, że, że to byłby, chyba, że od tego by się film zaczął, a potem byłoby mm. po Kangach. Ale naprawdę, Kang, nie, sorry, nie sprzedasz ludziom, nie wierzę w to, że jesteś w stanie sprzedać na tym etapie ludziom Avengers 5 i pokazać. I zrobić trailery, które opierają się na tym, że przerażający Kang nadchodzi. Ja, no, no, ludzie ja się... będą oglądać te zwiastuny jest... i siedzieli, czekaj nadchodzi ten chłop, co go mrówy zjadły, No naprawdę. właśnie to, to, to co Walter napisał na, na czacie, najpotężniejszego Kanga zabił Ant-Man, a reszta Kangów się go bała, nie? No dokładnie, no dokładnie. mrówki go wpierdoliły i gdzie tu zagrożenie? Tam Wszystkie był, inne Kangi wzi... uwięziły tego Kanga, bo był naj, najgroźniejszy. To... Co, i to jeszcze mia miało kilka momentów. Kwantumania e, miała tych, nie? Że wiem, OK, on jest tam uwięziony, on próbuje grać tego gościa innego, ale wiemy, że on ma być tym przerażającym typem, naprawdę, nie? Nigdy się nie okazało, że był tym przerażającym nie, nie typem, nie, byłem, nie, nie? Był przegrywem. W pewnym momencie się okazało, że jest przegrywem. I wpierdoliły go mrówki. I Antman dał mu po zębach. No, no mówię, ja sobie nie wyobrażam kampanii reklamowej dzisiaj, która byłaby ci w stanie sprzedać firm, w którym głównym wilanem, który ma zatrząć portami. Całego multiversum wszystkich Avengers i cholera wieczego i którym byłby Kang. No, wiesz, w. Mm, Infinity War wystarczyło, że w paru miejscach pokazali ci T'wa nosa i mówi. E, perfectly balasz tam cokolwiek i te wszystkie rzeczy. I, i głosem Brolina jest, jest, jest ten, ten motyw. No, problem jest taki, że już nowy złoczyńca zrobiłby ci, którego nigdy nie widzieliśmy do tej pory, dum, cokolwiek zrobiłby ci większy wrażenie ze względu na to, że to byłaby ta nieznane zagrożenie, którego się boimy, niż chłop, którego mrówy pokonały. No, 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 no sorry, to już nie, nie odratujesz tego. Więc to dla mnie już po pierwsze jest, jest absurdalny pomysł, żeby to ciągnąć. Jeżeli naprawdę dochodzi do sprzątania MCU, to to nie jest dobra droga. No a potem jest to, to bo... o czym ty mówiłeś, czyli problem drugi, czyli właśnie multiwersalne warianty. No, duży pr... Jeden z problemów, największy problem, bym powiedział, czwartej fazy Zaraz przejdziemy co do samych jakości filmów, bo rozumiem, że to tak. z czegoś wynikało. Jest i... to, to, to też jest ważne, że z tego, z tego e, raportu, który czytałeś, nie, z tego jak to ma wyglądać, bo to dokładnie przypomina to, co widzieliśmy właśnie w Mortal Kombat, bo ktoś może powiedzieć, że, ej, przecież Spider-Man to ostatnio dobrze zrobił bardzo. Znaczy, jeden zrobił bardzo źle, bo mamy No Way Home, nie? Ale jeden zrobił bardzo dobrze, czyli Across the Spider-Verse, ale Across the Spider-Verse opiera się na zupełnie innych zasadach, nie? To nie jest ale festiwal... te postacie w Across the Spider-Verse tak. są najważniejsze. W momencie, w którym masz drugą część, na przykład, znamy już, już Spider-Gwen, znamy Petera, nie masz, w świecie Milesa, nie masz całego bagażu innych postaci. Mm -hmm. To nie jest tak jak w MCU, gdzie masz powiedzmy, nie wiem, Young Avengers teraz, czy cokolwiek będzie i masz te wszystkie postacie, Thora i w ogóle wszystko inne, co tam jest i nagle do nich jeszcze doczepiamy y, multiwersalne warianty, y, tylko y, mamy jednego Milesa. I postacie wokół niego, te multiwersalne, to są konkretne postacie, które są tu wprowadzone. Gdyby Miles miał całą drużynę superbohaterów, gdyby wokół niego cała akcja była i jeszcze chciałbyś na to napchać multiwersalne warianty, to by się zrobił pierdolnik, jak we wspomnianym Mortal Kombat, gdzie przez całą grę zbierać się fajna drużyna, zbierają ci się fajne postacie, które, które ze sobą działają, które widzimy, jak wchodzą interakcje, które mają konkretne relacje ze sobą, a na końcu nagle one przestają mieć znaczenie. Kompletnie. Jakby wchodzą jakieś dziwne warianty i to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, Radka, warianty jakieś. nie, jestem, 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 jestem. Przesunąłem sobie kabel jakoś dziwnie. Ale teraz jestem ok nie? Znaczy, y zamroziło ci obraz, ale słychać cię dobrze. Ta zamroziło mi obraz? A ja się kompletnie u siebie ruszam. Czekaj, 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 czekaj. Zaraz się włączę. Teraz działa. No tylko, że masz czarny ekran u mnie, ale... Ale e, dobra, to, Dobra, nie, 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 ja się. Od... Ech, Radek zniknął. Teraz, teraz tak, teraz. Tak. Teraz masz czarny ekran i słychać cię gorzej. Nie widać mnie zupełnie? Nie, jesteś. E, a, fuck. Usunięty zostałeś przez, nie wiem, multiversalne... E, do, dobra, no. ale nie, ale mikrofon. A, a, a cię zjadł. Czekaj, ja siebie widzę normalnie i mam dobrą kamerę włączoną, czy mi. Kamera siadła? Teraz mnie widać? Nie, widać nie? mnie. Nie. Shit. A mogę się połączyć jeszcze raz po prostu? Sekunda. Muszę, muszę w takim razie zrobić tutaj... O, o, sekund. o, pojawi, pojawiłeś się. Masz zamrożony ekran, ale o, coś ale... się ruszasz powoli. Ruszam się? Ruszasz się w dwie klatki. Nie, to, to jest bez... jedna klatka na kilka sekund, ale... Tak, ale to jest, wiesz co, to jest bez... Ja widzę i... Dobrze. Masz problem z internetem, nawet cię przerywa. Okej, okay. to, to czekaj, czekaj, czekaj chwilę. Eee, działaj, skurczcie, byku. Dobra, teraz jest Rady lepiej trochę? Internet. Znaczy, słychać cię, więc mamy nadzieję, że mamy nadzieję, że kamera się przyniesie. Dobra, poddawi. to z, zaraz ruszę, bo kurde, nie wiem. Ja, ja cię widzę normalnie, ty mi się u mnie ruszasz normalnie i to jest bez ty sensu. Ty masz mniej więcej to... jedną klatkę na jakieś kilka sekund, więc. Ale kurczę, ja Ciebie też nie powinienem widzieć, nie? Ja się ja rusza tak się normalnie, jest. rozumiem więc... Tak, rusza się zajebiście. No, ale to jest to masz po prostu kiepski upload a ok download, nie? Więc to Dobra, dobra. Ale słychać mnie normalnie. Nie mnie normalnie, jest Dobrze, da, może, możemy prowadzić dalej. Dobra, prowadzić. dobra. Dobra, dobra. To jestem. Jestem tutaj cały czas. E, dobra, to skończyliśmy na tym na tym kangu i na multiwersalnych wariantach. Wspomniałem o tym, że jak jest drużyna, to jest drużyna jak w Mortal Kombat, ona jest zebrana. A potem wchodzą multiwersalne warianty. I generalnie nie ma już miejsca wtedy na tą drużynę, którą znasz i lubisz. No, i dokładnie. I to, to nie jest w ogóle rozwijane już od paru lat, więc jesteśmy w dupie w tym momencie. A ja wiem, że oni będą bardzo chcieli, żeby te warianty opierały się przede wszystkim na jednej wykładni. Czyli mają powrócić znane twarze. Innych uniwersów, niby robić Deadpoolu, ale. Nie, 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 jeszcze inaczej. Wiesz, że oni mogą sobie pozwolić na to, że tutaj powróci Tony Stark, tutaj powróci Steve Rogers, Chris Evans, ale wiesz, że oni nie będą nasi. Ale będą znane twarze. I będą. I oni są. Ale wiesz, że to zadziała w jakiś sposób. Nie jestem fanem tego rozwiązania. A nie, ja też, nie zupełnie. to jest tanie, to jest w ogóle nie jest związane z tym, o czym mówiłeś w przypadku Across the spider West, gdzie tam wiedzieliśmy, że te wszystkie rzeczy dodatkowe, czyli te multiwersjalne pająki, to całe tam, wiesz, ich zbiorowisko, to było, wiesz, fugazi, fugazi, fiery dust, tego typu rzeczy, nie? To było coś zupełnie dodatkowego. Wiesz, że na przykład w dwójce najważniejszym wątkiem był wątek Gwen, nie? Tak. To było sedno filmu, nie? I oni wiedzieli, jak to z głową zrobić, a ja w tym tych pomysłach na to multiwersum czuję totalnie vibe tego Mortal Kombat Nieszczęsnego, pierwszego, ja który mi tak zbombardował jakiekolwiek z multiverse'ami, ja po prostu mi się ulewa multiversami. Tak, przy czym dla jasności, ja, ja nie mam nigdy problemów z samym konceptem multiversum. Ja wiem, że ostatnio jest do pożygania ja też absolutnie nim już mocno wymiotuję. Natomiast jeśli chodzi o sam koncept multiversum, a nie to, że ostatnio jest wszędzie i jest bardzo leniwie robiony, to jakby ja nie mam z nim problemu. Ja do, do dziś lubię bardzo w komiksach dobrze napisane łotyfy. No kurde, Age of Apocalypse do dziś jest perełką lat 90. Mm -hmm. to taką prawdziwą, a nie jak mówię o czymś z lat 90. I, I dalej lubię zerknąć sobie często na, na wariant, nawet jeżeli postacie trafiają czasem te, które znamy w komiksach do innego uniwersum. I możemy zobaczyć właśnie, co by było, gdyby jakaś historia inaczej się potoczyła. Oni sami mogą się skonfrontować z tym, że jakby jakaś historia się inaczej potoczyła, i tak dalej, i tak dalej. To są ciekawe koncepty, jeżeli wiesz, jak dobrze je pokazać. No, właśnie yy, Spider verse to robi świetnie, bo możesz zobaczyć wersję. Okej, okay, jest Peter Parker, który jest. W super miejscu jest świetnym bohaterem, ale ginie poświęcając się za miasto, a potem widzisz, co by było, gdyby jeszcze dodatkowe 20 lat super żył. No to nagle stwierdzasz: okej, okay, to kto wie, jak, jak to się odbija na danym życiu. To jest też trochę powrót do przyszłości, ale też inne uniwersum i, i, i tego typu sprawy. Więc, więc, tak jak mówię, sam koncept dalej może działać i, i, i jakby nie jestem przeciwny jemu. Radek w tej chwili jest Spider-Manem i wszedł na sufit. O, Kiemc. to działa coś, dobra, to ja to zmieniłem, a widać się teraz się ruszał, czy dalej się nie ruszał? Dalej w klatkach Ale zobacz jak śmiesznie wyglądamy teraz Ale teraz Radek, Radek stwierdził, jak tyle mówi o Spidermanie, to musi sam wejść Oskar, na syfli Oskar ma teraz moje ręce, są jego nogi, jest jak ten pająk z Dune'y To jest super śmieszne, Ej, będziemy teraz tak nagrywać, każdy live, każdy live tak będzie, bo to jest fantastyczne Mnie to bawi, strasznie Dziwię się, dobra Idziemy dalej. Idziemy dalej. Wspomniałem. O, yy, o sytuacji, yy, że jednym z głównych problemów, nie ja chciałem do tego przejść. Yy, jeżeli nie głównym, jeżeli najważniejszym problemem ostatniej fazy MCU, był brak centralnych postaci, do których możemy być przywiązani. Yy, I postaci, na których nam naprawdę zależy. Bo teraz nawet, jeżeli mówimy o Avengers 5, to kiedy było e, Infinity War, to wiedzieliśmy, kto tam będzie, kogo chcemy śledzić. Najśmieszniejsze jest to, że kiedy słyszymy o Avengers 5, Radek, zejdź z Sufitu, robisz ślady na suficie, jak to było w tym. E, kiedy mówimy o Avengers 5, to nawet nie wiemy, kto. Ja... To jest znaje, że to jest tytuł, ale nawet nie wiemy, kto, kto wystąpi w tym filmie. Ja, 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 ja nawet jakby możemy się domyślać, możemy strzelać. Ale, ale chyba nie o to chodzi w przyciąganiu widzów, żeby stwierdzali: Avengers 5! Nie wiemy, kto będzie w tym filmie. Radek? No ja się zgadzam, po całości. No, więc więc, więc, więc no, to, to już samo w sobie jest problemem, bo, bo nie mamy żadnego tronu. Jakby w Infinity War jasne było, że będzie kapitan, że będzie tam Iron Man, że będzie Thor, że będzie... A teraz nawet nie wiemy, kto. Im. I to był największy problem wydaje mi się, tej fazy. Natomiast. No był drugi problem. Drugi problem, jak się okazuje, jest tutaj bardzo konkretne wytykanie palcem, kto był tym problemem, i jaki problem stworzył. Więc pamiętacie, bo to wydaje się już, jakby to było tak dawno temu, a było wcale nie tak dawno temu, bo zaledwie dwa lata temu już się kończyła. Era era Boba drugiego generalnie kiedy pierwszy Bob Iger, zostawił po sobie Disney Plus mówiąc Disney Plus będzie naszym uzupeł uzupełnieniem kontentu Disneya po czym Abdykował i wszedł Bob II i Bob drugi stwierdził tak co mówiłeś nieważne w każdym razie y wszystko na Disney Plus i Nagle zobaczyliśmy sytuację, w której nie pamiętam było liczone, że Marvel w ciągu dwóch lat licząc, seriale, wyprodukował tam nie wiem, ile produkcji rocznie, ale, ale to były jakieś zawrotne liczby. To, to było przez przewalone. Od odrobienia od dwóch, czasem w wsparciu Sony trzech filmów rocznie, nagle przeszło do 15 produkcji. Może nie 15, ale, ale naprawdę bardzo wielu rocznie. No, i teraz była wypowiedź na ComicBook.com. W ogóle jest wywiad, bo jeszcze będziemy się do niego odnosić w przypadku innych newsów. Także, ale był wywiad z executives, jednym z jednym produ... z głównych ludzi, powiedzmy, w Marvelu, konkretnie zajmującym się streamingiem. Czyli powiedzmy osoba, która jest związana z Disney Plus, Bradem Winderbaumem, który. Generalnie to potwierdził. Powiedział tak. Powiem szczerze. Jeszcze mówi frankly and on all honesty, więc mówi praktycznie szczerze dwa razy. Był przykaz z góry yy, i on to jeszcze stara się mówić kind of i tak dalej, żeby nie mówić tego, wiecie, ej, Bob zjebał. W każdym razie yy, mówi tak. Był przykaz z góry, aby tworzyć tak dużo kontentu, jak tylko jesteśmy w stanie na Disney Plus. Tak szybko, jak tylko jesteśmy w stanie. Mówi e, w wywiadzie. A potem nastąpiła zmiana, bo teraz tłumaczę, jak wygląda to obecnie. I nagle musimy zacząć roz, e, spreading, czyli wiecie, rozkładać nasze daty premier. Więc e, to z tego wynikają teraz wszystkie opóźnienia, o których słyszycie. Teraz używamy tego czasu, nie siedzimy bezczynnie, więc pewne rzeczy mogą zostać dłużej w piekarniku. Możemy dogotować, mówiąc dokładnie, pewne rzeczy. I mówi, że myślę, że ostatecznie to spowoduje, że wszystko wyjdzie na lepsze, ale pamiętajcie, że przede wszystkim to jest, i on to nazywa shrapnel from the business, czyli wiecie, odprysk, odłamek hmm. po, po, po wybuchu, którym, którym był Bob Jaypek. I on tu nie używa bezpośrednio słowa Bob Jaypek. Ale yy, mówi wtedy był przykaz z góry, który kazał nam zapierdalać i tworzyć tak dużo kontentu, jak tylko się dało. Yy, w tak krótkim czasie, jak, tak szybko, jak tylko się dało. No więc tak trochę jakby nie patrzeć, to nie tak, że mówi Bob Czejpek, ale mówi Bob Czejpek. Yy, bo to ogólnie był wywiad też wokół, yy, dotyczący Iron Heart, na który wszyscy czekają niesamowicie. Serialu. Podobno nie. ma być fantastyczny. Już są pierwsze głosy tych ludzi odpowiedzialnych za produkcję, że oho. Ci, którzy od produkcji mówią, że są fantastyczne. Naprawdę. Niesamowite. W każdym razie, no właśnie jest pytanie, bo to miał być teraz, ale jest opóźniony i tak dalej. No i on właśnie mówi, że no opóźnienie jest, bo, bo było tak, a nie inaczej. Ja powiem tak. Z jednej strony to jest, są różne problemy tej fazy, o postaciach i tak dalej. Ale chcąc dać kredyt zaufania, mówiłem o tym wielokrotnie i no, coś w tym jest, no, w tym co on mówił, bo mieliśmy studio, które przez 10 lat yy, produkowało naprawdę. Nawet nie jeżeli najwyższej jakości, to przynajmniej pewnej jakości rzeczy, a nawet jeżeli. Radek, Nie, 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 przepraszam. A nawet jeśli nie były najwyższej jakości, to były często koherentne i mieliśmy wrażenie, że za tym stoi jakiś plan. No i nagle, oczywiście, stało się coś dziwnego i zobaczyliśmy, jak to wszystko zapierdala. I z tym wiązało się, się kilka rzeczy. Jeżeli faktycznie taki przykaz był, no a facet mówi, że był, który pracuje w tym, no to po pierwsze, Kevin Feige, który do tej pory był jednym chłopem, który ogarniał te kilka produkcji rocznie, nagle musiał ogarniać kilkanaście produkcji rocznie. Siły czy nie był w stanie tego robić, więc musiał na pewno odsyłać do tego innych ludzi. A nie możesz tak nagle, nagle przestawić wajchy. W sensie, da się może zbudować sieć ludzi, która będzie w stanie to robić, ale to pewnie jest proceder, który by pewnie wymagał lat, żeby to odpowiednio tą maszynę stworzyć, która by wtedy pracowała dobrze przy ta takim e, procesie. Natomiast no, Kevin Feige w jednym roku, robi trzy filmy, a potem jest wajchę, przełóż jak w Antmanie i nagle robimy kilkanaście projektów. Tam nie ma czasu na stworzenie struktur, żeby to ogarnąć w taki sposób. Kolejna rzecz, jeżeli do tej pory robiłeś to w taki sposób, no to, i tutaj jest też rozmowa o tym, w momencie, w którym mamy, e, to jest dłuższy artykuł ogólnie z tym, natomiast w momencie, w którym mamy Yy, powiedzmy, że najprostsza rzecz. Mamy yy, casting. Yy, casting to może albo, albo niech będzie. Yy, szukamy scenarzysty. I mamy powiedzmy frontrunnerów potem pięciu. Więc wybieramy najlepszego i on nam pisze scenariusz. Ale nagle yy, firma wymaga od nas 4 razy, 5 razy, 6 razy więcej produktów. Więc nagle musimy yy, yy, skorzystać nie tylko z tego jednego, najlepszego, którego wybraliśmy, ale pewnie zatrudnić też tego drugiego, trzeciego, czwartego i piątego, których nie wybraliśmy z tej listy, mhm. bo już nie możemy sobie pozwolić na szukanie tylko tych najlepszych, najbardziej odpowiednich osób, bo musimy zapierdalać, więc musimy od razu brać tych yy, gorszej jakości ludzi, bo, bo musimy tworzyć, bo, bo musi to lecieć, bo musi się kręcić. Więc. I ja, omówiliśmy ja to cały czas, że na, naszym tym papierkiem lakmusowym będzie mniej więcej Fantastyczna Czwórka. To jest ten, ten moment, w którym zobaczymy, czy oni faktycznie jeszcze mają w sobie power, żeby to zrobić, dlatego że no, widzimy tu też całą masę poprawek, całą masę rzeczy, które działają, ale no, w dalszym ciągu mam wrażenie, że jeszcze Marvels, mimo wszystko, i kto wie, czy jeszcze parę innych tytułów to nie są cały czas, jak on to mówi, shrapnel, czyli jeszcze one nie obrywają odłamkami, które lecą po bombie, którą im zdetonował Szapek. no trochę tak jest, nie? Szczególnie, że tak jak mówię, że Fantastyczna Czwórka jest tym projektem, który w tej chwili jest najciekawszy, bo nie dość, że to jest ten ta marka, która, no, na którą wszyscy czekali od dawna, nie? Od czasu Avengers to jest ta największa marka, którą w tej chwili wprowadzają, nie? Bo wiemy, że byli Avengers, podstawowy skład, Teraz będziemy mieli Fantastic Four, później to będą mutanci, nie? To są te takie kamienie milowe, które mogą być, będą istotniejsze dla dalszego działania MCU. No i tutaj też dla mnie najważniejszą rzeczą związaną z w ogóle z Fantastic Four i z tym, co mówisz przed chwilą, jest to, że jednak, nie wiem, taki Payton Reed tego filmu nie dostał. Oh. A spokojnie wiesz, ale wiesz, że mogli to dać Reedowi, mogli dać innym wyrobnikom, żeby to tylko film przypominało, nie? Bo to trzeba szybko robić. Bo wiemy, a wiemy, że Payton Reed no ale, ale, ale właśnie by nie był, ale wiesz, ale że. No, ale To Peyton robi by na by czas był? i pewnie w budżecie. Tak, robi, robi szybko, nie narzeka. Nie, to, to, to dokładnie tak było z manpenem, nie? Masz Ale wydaje mi się, tym... że masa produkcji, która powstała w ciągu ostatnich czterech lat, to nie, była, to nie były produkcje, gdzie Kevin Feige mógł podobierać ludzi, tylko to były produkcje, gdzie trzeba kogoś dobrać, kto zrobi szybko i tanio. Wiecie, dobrze już się nie mieści w tym, w tym... I, i to tanio. To znaczy, wiecie, Przepłacamy, ale na tyle, żeby nie przepłacić za dużo. I tak przepłacali za dużo. Więc, yy, więc to było po prostu tak naprawdę wybieranie ludzi, którzy zmieszczą się w czasie i, i, i ogarnął. Ja myślę, że tam proces selekcji spadł na łeb na szyję, bo po prostu nie było czasu na dobrą selekcję. Jak zwykle zanim wierzysz scenarzystę, reżysera, dogadać się do wspólnej wizji, potem zaczniecie castingi, wierzycie odpowiednich ludzi, potem zrobicie im chemistry reading, żeby zobaczyć, czy jeszcze ze sobą działają, i zrobicie wtedy przesiew. Ten proces trwa. Jeżeli chcesz mieć jakość, to musisz, to nie ma takich pieniędzy, które możesz w to rzucić i nagle zatrudnić pięciu innych fachowców. Sorry, nie da się, to tak jak często w grach komputerowych ludzie mówią, że nie gra powstanie szybciej, jeżeli więcej pieniędzy się powstaje. Jeżeli masz mieć spójną wizję i pewne rzeczy, to po prostu nie możesz pewnych rzeczy przyspieszyć, nie da się tego nie, zrobić. No, wie, wiemy w ostatnich filmach było, że oni to w takcie robili wszystko, nie zmieniali kluczowe rzeczy, no, tor, to nie miało zupełnie to, to, sensu. nie. No, tor tor, jest to jest filmem, który Sięty. był zmieniany już po dawno po zdjęciach i to tak kompletnie zdjęcia były przerażające. YTT Słuchajcie otwarcie mówi, to, to, to jest ważne, że YTT jednak jest, jaki by nie był, może lubić YTT, może nie lubić, ale to jest gość, który ci powie co i jak otwarcie. I wie, że studio się na niego nie rzuci, bo on jest jednak już nazwiskiem jest zbyt konkretnym. No i on mówi, że on zrobił wie, zupełnie inny film, ten film miał inaczej wyglądać, miał trwać, wie, zupełnie inny metraż miał mieć, wszystko tam było inne, nie, kazali mu to dociąć do tego, nie, i się wpiedalali cały czas, no i wyszło jak wyszło. No i to są duże problemy, nie, bo film powinien mieć jakąś wizję spójnie na samym początku wyjściowo, nie, a nie, że masz mało czasu, masz ograniczenia budżetowe Wiesz, i musisz go ka leczyć na się ktoś inny, jak to często było tak, że yy, sceny walki robią ci jeszcze zanim zacznie... Yy... I jak była ta metoda przecież Marvela, która, która działała? Sceny akcji się robione zanim w ogóle reżyser często był przypięty, reżyser siadał, sceny w akcji to były często dopisane jakieś dziwne rzeczy, które w ogóle nie miały sensu, które były urobione wcześniej. Potem inna ekipa zajmowała się tą częścią, inna tą, żeby zdążyć, i w ten sposób miałeś nagle w ogóle rozgaryasz, kiedy pięć ludzi. Które ze sobą nie do końca mogli się komunikować, robiło jeden film. Czy film to jeszcze, jeszcze mniej, bo rzadziej się to działo, ale w serialach. W serialach to było nagminne po prostu. Tak, kiedy tak, tak. kiedy Wiesz, naprawdę Miss Marvel jest tego chyba najlepszym przykładem, mhm. kiedy masz wrażenie, że tam po prostu każdy. Yy, masz te dwa pierwsze odcinki, które są rewelacyjne. Potem masz ten trzeci, potem masz w ogóle jakieś w ogóle coś innego ci wchodzi. Masz wrażenie, jakby tam nie, nie było jednego. Jakby showrunnerzy byli tam tylko z nazwy, bo i tak yy, nie ma czasu, żeby ci showrunnerzy faktycznie wszystkim doglądali, bo musisz już robić 10 różnych y, ruchomych elementów naraz. No, po raz kolejny, więcej pieniędzy, a rzucali często dużo pieniędzy na te rzeczy, ale ono po prostu nie pomoże. Więc nawet bym powiedział, że w przypadku Disneya to nie było dobrze, szybko i tanio, wybierz dwa, tylko po prostu szybko. Bo nie było ani tanio, ani dobrze, ale było po prostu szybko. No, to było a, to najważniejsze. Wez, to szybko... To znaczy najśmieszniejsze, że te filmy są przepłacane, nie? Tak, I, one są bardzo nie, przepłacane. Nie wiesz, nie wiesz na, co, na co przypalają te pieniądze, nie bo tego na, nie na czas, ten. na czas. Oni, oni, oni rezygnowali zarówno z dobrze, jak i stanio. Byle byłoby szybko, żeby jak najszybciej pchać jak najwięcej kontentu. E, no i mówię i te, te, te niedogadania, te dziwne rzeczy, wyobraź sobie, jak przychodzisz jako reżyser, robisz film, a w tym czasie ktoś inny już ma dla Ciebie scenę e, akcji i ty w sumie musisz ją gdzieś wepchnąć i nie masz gdzie no. E, mi to kojarzy się cały czas z Hawaii Meteor Mother, kiedy nagrali finał se serialu w drugim sezonie, a potem na końcu trzeba było wcisnąć wszystko pod finał i wyszło gówno, bo, bo, bo nie możesz tak pracować. No, no nie da się, no to wymaga kreatywnego dopieszczania tego, więc jeżeli to ma więcej czasu teraz, to może da się to jeszcze odratować. No. Skoro o tym mowa, to w tym samym wywiadzie z Bradem Winderbaumem jeszcze padły kilka innych rzeczy. Pierwsze, no to oczywiście to, o czym ja muszę powiedzieć, Czyli potwierdzone, kocha, powiedział, kochamy nowe. Jesteśmy we wczesnym development, tak, pracami nad tworzeniem nowy. Mamy nowy system, który jest behind the scenes, tak, w Marvel Studios. Jesteśmy teraz bardziej jak tradycyjne studio już i... Robimy, wie, de, robimy development większej ilości rzeczy niż naraz produkujemy. To jest bardzo kluczowe, bo preprodukcją można zajmować się, wiecie, więcej projektów naraz, ale to nie znaczy, że trzeba je natychmiast wpychać do Puszki, że tak powiem, i natychmiast je wyprodukować. To może być tak, że ktoś może usiąść na spokojnie, wy, wy, wyplanować to. Nie musimy jeszcze od razu uwalić dzikiego deadline'u, jakiegoś, nie wiadomo, nie, niemożliwych czasów do stworzenia. Tylko na spokojnie może zająć preprodukcją. I jak już to wszystko będzie, wiecie, zrobione, to dopiero firmy dostaje casting i tego sprawy, ale można spokojnie po kolei to robić, więc on mówi właśnie rozwijamy więcej niż, niż produkujemy. Są plany, aby stworzyć nowe. Też kocham nowe. Kocham Richa Rydera. Mam nadzieję, że, że trafi na ekran, ale świat jest zawsze chaosem. Rzeczy się zmieniają. Trzeba odpowiednio zadbać, że rzeczy by się stały, ale naprawdę chciałbym zobaczyć nowe jednego dnia. I teraz dla jasności: to nie znaczy, że nowa w ogóle wyjdzie. To znaczy, że oni, on tutaj wyraźnie mówi. Ro, jesteśmy w development, tak. Będziemy pracować nad nową, ale teraz jesteśmy, chcemy być bardziej tradycyjnym studiem. Chcemy tworzyć jak, jak najwięcej projektów, ale przy robieniu samych projektów, od momentu jakby, kiedy robimy te projekty, do momentu, kiedy to faktycznie staje się projektem filmowym, robimy casting i, i idzie w to duży budżet, jest jeszcze jeden krok. A to oznacza, że mamy, mamy miejsce na selekcję, mamy miejsce na na, 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 na no, no, Odpowiedni czas na rozwój tego i tak dalej, więc będą pracować nad nową, pewnie powstanie scenariusz, może jakiś reżyser będzie do tego przypięty i tak dalej. E, ale czy będzie z tego film, to wszystko zależy od tego, czy, czy jakość e, tego, co oni stworzą, czy to będzie miało ręce i nogi. I oni chcą teraz przejść w ten tryb, w którym będą pracować nad wieloma rzeczami. Ale nie znaczy, że muszą natychmiast wszystko wypchnąć do, do tworu. Tak, tak. to Wiesz, to nie będzie istota nawet jakość tego, jak ten projekt się będzie zapowiadał nowy, tylko całej tego toczki, która jest obok, czyli hmm. filmów, które będą przed tym i to, jakie one będą miały wpływ na uniwersum, jakie będzie zainteresowanie widzów. To się będzie zmieniało Kuper razy. Teraz takie samo, jak on może powiedzieć, że wie, że właśnie Richard Ryder, że kocha Richarda Rydera będzie potrzeba wprowadzić dzieciaka, będzie sam, sam Aleksander, nie? Tak. Tam kupa rzeczy się pozmienia, nie. No ale to jest też ważne, że jednak wiesz, wspominają otwarcie, że mają to w planach już, nie? Robią, tak? Jest okay. early development on nowa. To znaczy, że pewnie mają, to pewnie, że znaczy, że ktoś scenariusz pisze, bo od tego się zaczyna. Jedyna nowa w najbliższym czasie to będzie Kasandra Nowa. No to no tak, jest prawda. Więc, więc no, pewnie scenariusz będą mieli. Potem będzie kwestia, ale znowu to jest też lepsze. To, to jest. Może to brzmieć dla Was jak coś złego, że nagle będzie masa projektów, e, a nie wszystkie będą realizowane, ale jeżeli się na tym zastanowicie, to jest dokładnie odwrócenie tego, co było do tej pory. Do tej pory było tak, że każdy dostawał swój projekt. Mieliśmy Wakanda Forever, Iron Heart, lecimy tutaj. Ja, reklamujemy, y nie? Tak, wszystko reklamuje wszystko pojawia się jakaś postać, to teraz ty dostajesz spinów i ty dostajesz spinów i ta postać i ona pojawia się tu, ale ona też jest tutaj tylko po to, żeby zaspinowować coś innego. Czekaj. Skróle, dobra, Secret Invasion, lecimy, tutaj. Wiesz, Już tutaj też jak Red Motion napisał na czacie, nie? a ta nowa nie miała być specjalem, to, to, to się tyle zmieniały razy te koncepcje. Miał być specjalem, tak. serialem, wszystkim. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy to miał być specjal, to War Machine, jeszcze chyba moim jeszcze nie był, był wtedy. Je, je, Jeszcze nie był filmem. Tak, tak. tak. Czymś, Więc... czymś był. Tak. Kimś był. Kimś był. Wie, u mnie wie. w domu mieszkał, nie wiem. Wie. Mogło tak być. Więc kontynuując to, że to wyglądało w te, do tej pory w ten sposób... To odwrotnością tego jest właśnie, nie myślimy od razu o tym, żeby wszystko zapowiedzieć i wszystko dostało swój spin-off, tylko najpierw mamy scenariusze, przeglądamy różne warianty tych scenariuszy, patrzymy, które projekty mają ciekawe opcje, może, może jeszcze weźmiemy, okej, okay, mamy scenariusz, to może weźmiemy jeszcze reżysera, przychodzi reżyser, ma wizję na to, okej, okay? on ma wizję, dobra, czy ta wizja nam pasuje, tak lub nie, to jest... To jest dokładnie odwrotność pr procesu, który tak, mamy teraz. Tak, I dopiero tak. kiedy to, to się przykleje, dopiero wtedy materializujemy to jako film. A nie tak jak było do tej pory, czyli film jest już, materializujemy, jak jeszcze jest ten drugi film, w którym ta postać pojawia tak, się tak, i nowego. Tak, je i je tak to tutaj tego w ogóle nie było, tego, wiesz, to się sprawdza przede wszystkim yy, po czasie i to musi być przygotowane, że musi wiedzieć, jaki jest potencjał postaci, musi wiedzieć, jak się łączy z całym uniwersum, tak. musisz wiedzieć, czy będzie w ogóle zapotrzebowanie na coś takiego, nie, czy ta postać pasuje, żeby, wiesz, grać w swój. znaczy to jest uniwersum, teraz jest multiwersum, ale był uniwersum, one się muszą spotykać, nie, to musi być wszystko dopiero na ostatni guzik, a tutaj wiemy, że to działało w ten sposób, że na przykład pojawiła się Agata w serialu Ach, już, e, o Agata. Scarlet Witch. I to było tak, Katrin Kahn super, uwielbiam tak, Katrin Kahn. Ale... Katrin Khan ma dobry tracking u widowni. Już ma serial, teraz, już na tak, wczoraj. ale to nawet nie tak, nawet nie, że Katrin Kahn miała super rolę w tym serialu, bo jest kupa świetnych ról małych tak. w serialach, filmach, nie? Tylko było tak, że hej, Agata jest memem, bo ma tą piosenkę. Ludzie tak. o tym mówią, robimy serial. serial ale ale już na wczoraj, już lecimy tutaj. Tak, tak, I tak. teraz ludzie piszą, już. mówiliśmy o zmianie na poprzednim live już mówiliśmy o zmianie tytułu, ale to też widać, jak ten tytuł się pięć razy zmienia. Mam wrażenie, że tam wszystko się pięć razy zmienia, bo od momentu, kiedy oni, wiesz, Czajpek nacisnął, nacisnął on miał takie guziki, robimy, 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 serial, 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 nie? To od momentu, jak on nacisnął guzik Agata do czasu, kiedy ten serial faktycznie zaczął powstawać, to pamiętam się 50 razy. Umieram, Serię muszę serialu agacie samodzielnie uczyć grafika od loga. No tak, bo ten tytuł i to logo się zmienia Cały czas jeszcze się zmienia nowy tytuł, tak jak on napisze, on chyba ma nowy tytuł. Ale ja mówiliśmy o tym na poprzednim live'ie. Aha, bo to, wcześniej było co, kowen coś tam, Coven, nie? Hoven, ee, Harkness, Darkhold Diaries było. Tak, było House of Harkness? Coś... Tak, House of Harkness, Darkhold Diaries, kowen ja coś tam. To jest taki mem. A więc... wiesz, a ta seria może być naprawdę okej. Okay. Ja nie przeszkadzam mo, tego. Być. No ja cały czas liczę na to, że znowu to, o czym powiedział e, Winderbaum o tym dogotowywaniu rzeczy. To jak na przykład Kapitan Ameryka został nagle, ma mieć te poważne dokrętki, bo zrobili ewidentnie... Właśnie Kapitan Ameryka, wydaje mi się, że to był jeden z tych seriali wypchniętych na szybko. Seria filmów, sorry, to już film. Mhm. E, ten New World... New Or no nieważne, bo to też się zmienił ten tytuł. Nieważne. W każdym razie Kapitan Ameryka, to wydaje mi się, że był na, na szybko. Daredevil to ewidentnie był wyciśnięty po prostu na teraz, na już, na szybciutko. E, ten. No, ewidentnie to było jak leciało. Zła wiadomość dla fanów Agents of Shield. Kiedy było pytanie o Agents of Shield, i wiecie, skoro Devil jest kanoniczny i teraz tak, jest Agents of Shield? I wtedy Winterbound zrobił Dodge. To no, nie więcej wyglądało takie. Nie, nie powiedział mnie, to było takie. Ha, ha, tj, o, tak, lubię. To był fajny serial. Hej, le, fajny, dobry był. He, co, co, To może inne to był to, pytanie. Tak, to był fajny serial, fajny serial, fajny serial. Tak, dokładnie. <słyszyThe> <słyszy Agents of S.H.I.E.L.D.? Ej, a co to jest tam za tobą? Patrz, to Moon Knight, drugi sezon zapierdala. Tak. Więc zapomnij jeżeli ktoś... S.H.I.E.L.D., zapomnij o S.H.I.E.L.D., wariacie. Mamy inne projekty. Agata, miesz, miesz, nie Agata powiedział... nogą nie powiedział... Nowy tytuł mamy. Nie powiedział nie, prawda? Tylko powiedział coś na zasadzie... Agata tata. Kolejny tytuł więc no. tak, e, więc jeżeli ktoś liczy na Agents of S.H.I.E.L.D., no, ja powiem tak tak i y, jakieś tam wiecie, połączenia z takiego z tego typu wymijanych odpowiedzi one zwykle oznaczają nie ano. tak, to się, się to wszystkie projekty się skończą tym wszystkie te zapowiedzi, że wyjdzie Moon Knight i powie, że somehow Thanos Returned. To, to jedyna rzecz, jaka nam została na tym etapie. Tak, Kiedyś z Oskarem o tym gadaliśmy, nie? że przyjdzie ten moment, kiedy oni będą mieli tak pełno w gaciach i tak już nie będą wiedzieli, dokąd iść z tym że przyjdzie, i to by było idealne, jakby to Moon Knight powiedział, nie, jakaś postać, że Thanos wrócił. jej, hello, bonjour, wróciłem. Tak. Somehow Thanos Returned. Tak, yy, więc, yy, no... Jest szansa, że będą tutaj porządki. Jest szansa, że coś z tego jeszcze będzie. Ja trzymam kciuki, że te opóźnione projekty to faktycznie jest tam konkretna praca. I oni zdają sobie sprawę, szczególnie Fajki, który nie jest idiotą, że, o, że, że jeszcze Marvels musiało pójść. Ale Marvels było ostatnim filmem, który mógł być słabym slash średniaczkiem yy, po tym, co miało miejsce. Jakby następny film. No... Ciężko wymagać, żeby zachwycił, bo to, bo to nie da się przewidzieć tego, ale musi być przynajmniej angażujący. Przynajmniej musi być angażujący i wydaje mi się, że jakby muszą na tym etapie yy, się z tym liczyć. Po prostu muszą. I tak samo z serialem. Yy, nie nie mogą teraz pchnąć kolejnej Iron Heart i mieć z tego Miss Marvel, która no spoko, podoba się, ale, ale potem nagle nie, tak nie pociąg się wykoleja. Po prostu nie mogą. Czy, czy uczniów to Shihal, która się wykoleiła dużo szybciej, nie? Czy. Cyclet Invasion, <gry> to, które, które nawet nie wjechało na te tory. Ono, ono się nie wykoleiło. One nigdy, nigdy nie wjechało poprawnie na tory. Ja się zgodzę jeszcze z czatem, że chyba Konrad tam wyżej pisał, że Agenci S.H.I.E.L.D. byli lepszym serialem niż Secret Invasion. No na luzie. To nie jest trudne. Nawet, nawet, nawet te gorsze sezony były lepsze niż Secret Invasion. Wiesz co? Cloak i Dagger było lepsze niż Secret Invasion. Tak, tak, tak. Kurczę, nie no, te wszystkie filmy Runaways, tego typu rzeczy, były lepsze, bo one z były robione. One trafiły na mało podatny grunt, bo wtedy ludzie chcieli wszystko mieć powiązane z MCU, nie? A te rzeczy w seriale były gdzieś na boku, no to wyszło jak wyszło, nie? Ale to fajne. Kurczę, pamiętasz to o mutantach z uh, Gifted Gifted. To nie był zły serial. On się później rozjechał strasznie w Pie, ale wiesz, Pierwszy sezon postacie... tam z kawałkiem drugiego był tak. całkiem... Kurczę, ja, ja, ja bym chciał tą Polaris przenieść do MC, jakby się dało jakimś cudem, nie? Zresztą tak jak tutaj się pojawił, że Konrad napisał, chciałbym zobaczyć Quake w filmach. Ja też, Jak Quake uwielbiam jako postać. I aktorka ta, e, Chloe Bennett, mhm. była bardzo spoko. Ona by sobie poradziła w filmach, spokojnie gdzieś tam na boku, nie? W jakiejś mniejszej roli. Tak, no kurczę, ja bym chciał i Marie, hi... ja, ja jestem wielkim fanem Quake, i Daisy Johnson i Mary Hill. Już dostałem po głowie z Marią Hill. O więc, Boże, Maria poruszę, Hill? Bo... Najbardziej, najbardziej kobieta w lodówce po prostu. E... Nienawidzę absolutnie absolutnie, co zrobili, więc może niech ta Quake zostanie mi w wspomnieniach, bo ja wiem, że oni mogli zrobić jeszcze coś gorszego. Maria Hill, to, tak, tak bardzo kobieta w lodówce, że, że aż boli. Nie, świeczka dla Marii Hill, bo fantastyczna postać. I to, co zrobiło z In Invasion z nią, to jest. O nie, tak! To jest okay. zbrodnia. Okej, okay. Dariusz Tokaczko, Marvel Inhumans był koszmarny, ale to Scott Buck. To Ej, Inhumans nadal było zabawniejsze niż Secret Invasion. Było zabawniejsze, tak. Jeśli miałbym do czegoś wrócić, Inhumans, wróciłbym do Inhumans. Inhumans mogliśmy zrobić z Łukaszem e, audio no. gdzie, siedzieliśmy, nawet gdzie siedzieliśmy i nawet wideokomentary robiliśmy. Siedzieliśmy oglądaliśmy Inhumans i mieliśmy wiele radości z Black Bolta aresztowanego przez policję hawajską. Karnaka, który dostał w łeb i od tej pory mu moce nie działają i jest yy, wo, yy, surfer bro, który ratuje yy, kry, tą Krystal, to mu naprawdę, ten film był, to, ten serial był absolutnie chujowy oczywiście, na, na maksa, ale on był chujowy tak po, podchodząc pod wiecie, Rodowód kwio w te strony chujowy. Natomiast no y, tak, no Secret Invasion jest nudne. Jest nie, nie, ale nie, no, Secret Invasion jest głównym po prostu. To jest straszny serial. No on ale jest, jest nudny, tam nigdzie się na... szlaja i. On, nie on wie on nie ale wiesz, on nie działa na żadnym poziomie. Na żadnym, nie nawet tym, właśnie, żeby był tak zły, że aż dobry. On nie jest tak zły, że aż dobry, on jest po prostu złym tak. serialem. A Inhumans jest dokładnie serialem tak złym, że aż dobry. Tak, Inhu wiesz, Inhumans że... totalnie. Tak, bo Jak, ja, my mieliśmy wiele radości oglądając Inhumans. Tak, ale wiesz, co, na, na ludzi się narzeka na Scotta baka, bo to jest straszny scenarzysta, jeden z najgorszych, jaki znam w życiu. Piszą jeszcze. Tak, ale on ma ten pierwiastek, yy, że jest zaangażujący. Tak Robić tak, rzeczy, rzeczy tak chujowe, że bawią. Tak, a, wiesz, a to, to jest talent dla mnie. Jakiś, <laughs> nie? Jest tym Bo jakiś Ja jakiś talent. Ja wolę, ja wolę film, który jest chujowy, nie, ale taki, że mnie angażuje, niż żeby był absolutnie. po prostu zupełnie nijaki. Wolę, wolę Dracula 2000 niż Morbiusa, nie? Jeżeli no, oczywiście, tak, tak. Więc tak, to pewnie zgody. Dobra, jak jesteśmy jeszcze przy marwolkowych rzeczach, możecie usłyszeć, że Blade ma znowu problemy, yy, ale to nieprawda. Yy, Blade w sensie to już jest szukanie bo ostatnio były informacje że Aaron Pierre aktor który grał w potężnym serialu Krypton w każdym razie że nie będzie nie pojawi się w nowym Blade'zie były spekulacje że będzie Hannibalem Kingiem czy coś takiego ale bla 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 Ktoś gość napisał że na początku rozmowy projekt ewoluował, a ja już nie jestem jego częścią. Słuchajcie, gość był ogłoszony w 2022 roku. To był ten moment, kiedy to był jeszcze scenariusz, ten jeden z tych, który poszedł do kosza. To, że gość nie jest brany teraz pod uwagę, po tym, kiedy wiemy, że zmienił się scenariusz w taki, który Maharshala Ali bardziej akceptuje, to Blade miał 100 tysięcy problemów. Ale teraz jak słyszycie, że Blade ma dalej problemy, kolejny aktor odszedł. Okej, okay, to to jest aktor, który był przypięty do projektu od 2022 do scenariusza, który poszedł dawno do kosza. Powiem więcej: To, że on już nie jest, nie, nie bierze udziału w tym projekcie, to dobry znak, ponieważ to znaczy, że projekt idzie do przodu. To znaczy, że oni podjęli jakąś faktycznie decyzję, że, te, że jakiejś postaci nie ma. Skoro podjęli decyzję, że jakiejś postaci nie ma, to znaczy, że dalej rozwijają ten projekt, a nie, nie jest w limbo i w sumie nie wiedzą, co w nim jest. Więc ja bym powiedział, że to nawet nie jest problem, a to jest znak, że ten projekt dalej powstaje i dalej jest dopinany, bo, bo wiedzą, z czego muszą rezygnować po drodze. To, tak tylko mówię, bo, bo żeby nie traktować, że, że, że znowu. Blade miał już, już tyle problemów, ale to, to, to nie jest problem akurat, okej. Okay? Eee, mhm. Dobra, to jeszcze. To jeszcze na końcu. Eee, Taka tam wesoła informacja, jak jesteśmy jeszcze przy Marvelkach, bo jeszcze mamy dwie rzeczy nie Marvelkowe, ale jeszcze jak jesteśmy, to koniecznie muszę powiedzieć o. Bo, bo w ogóle dowiedziałem się o tym, nawet gadaliśmy o tym przez jakiś czas, ale jestem absolutnie pod wrażeniem tego, jak bardzo rozwinęła się dupienie na, na X-Men 97. X-Men 97 wychodzi zaraz na Disney Plus. No i w 90 latach, w których X-Men było, to jest ciekawe, bo ten serial wprowadził nową postać, której nie było nigdy w komiksach. Tak jak yy, X-Men Ev Evolution, tak, Evolution, nie, yy, tak, Evolution wprowadziło Laurę, nie? Dobrze mówię. Tak, tak. No, tak jak Evolution wprowadziło Laurę, tak 97 wprowadziło Morfa. Morf nie istniał w komiksach przed X-Men 97. To jest postać stworzona przez twórców serialu X-Men 97. Tak, ona, ona była trochę wzorowana na mimiku, nie? Ale, ale to ale, nie był mimik. Tak, to nie był mimik. Nie, nie, nie. Morf y, w oryginale, jak się pojawiał, to wyglądał jak generalnie brunet, taki facio, który tam się pojawiał i tyle. Y, natomiast Później, w, w tym jak od, odnoczono się do Morfów Tak, wiesz, nie, nie, on był wzorowany na Changelingu. Na tym, który na się pojawił w tych tak. pierwszych. Tak, chang tak. Changeling, tak. tak. W każdym razie morf był właśnie tak powiem, później, natomiast jak pojawiały się jego tam inne wariacje, w też komiksowych wersjach, jak morf tam się pojawiał potem, no to morf wyglądał jak łysy gość, biała twarz. I ta twarz wygląda trochę jak kreskówkowa twarz postaci, taka dziwna. No i w tym X Men 97. No, tym, co teraz wyjdzie. Tak będzie wyglądał Morf właśnie. Ta, ten jego wygląd, który później widzieliśmy. Jeżeli ktoś gra na przykład Marvel Snap, to wie, jak wygląda Morf dzisiaj, to tak będzie wyglądał morf w X Men 97. Tak? Taki manekinowy powiedzmy, wygląd trochę. Trochę jak Darwin. No, 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 trochę jak Darwin. Komiksowy Darwin. I. No, i to jest jedna rzecz. No ale to, 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 to tam. Wiecie, jedna. Ale potem poszła ta, ta informacja, ta informacja, która tutaj strygerowała potężnych mężczyzn. Czyli morf będzie postacią niebinarną. I. Wszyscy pani Morfa, prostu Wszyscy fani Morfa ale naprawdę to można tak się wyobrazić, że nagle, nagle dowiadujesz, że Morf chyba był. jebać tam Logana, Cyclopsa, Storm, Jean, Rogue. Morf to jest postać, która jest ważna. To są fani. Nie, yeah, no Deadpool zmienia tytuł filmu. Teraz będzie Deadpool i Morf. No, <laughs> proszę Cię, wszyscy, po, po co komu inne postacie? Teraz Morf jest najważniejszy, ewidentnie. Fani Morfa tutaj. jednoczmy się. Anyway. No tak, Pronouns, fucking, fucking Pronouns! pronouns. E, w każdym razie... E, zacznijmy od tego, że Morf jest postacią, która się morfuje. Niemożliwe, prawda? To jest zmiennokształtny. Fucking Pronouns! Fucking pronouns. To, jest, to jest zmiennokształtny. Um, w Marvelu nawet, w komiksach zauważono już dawno temu, że wśród zmiennokształtnych postaci procent osób niebinarnych, skróle są dobrym przykładem w komiksach Marvela, jest znacznie wyższy. Powiem więcej. W rasie z króli osoby, które mają, ide identyfikują się z jedną lub drugą płcią, to mniejszość. I jak o tym pomyślicie, to jeżeli macie rasę osób, dla których takie rzeczy jak wygląd Wiecie, fizyczne cechy, które często wpływały na nasze role społeczne i, i to, jak definiujemy się jako mężczyzna czy kobieta w danym społeczeństwie, co wynikało często z naszych fizycznych atrybutów, które wpływały na społeczne normy. No to generalnie, jeżeli kompletnie to wyrzucimy za okno, bo każdy może wyglądać jak chce, łącznie, dosłownie tym, co ma w środku i jak sobie przełoży organy w którą stronę. To może, za, to może dojść do wniosku, że w takim społeczeństwie faktycznie osoby, które nie identyfikują się z żadną płcią, będą stanowiły większość. Nie? To tak. Tak jest w Runaways ten moment, jak Zawin mówi, że dla skróli to dla nas to jak dzisiaj, czy, że założę jakie ubranie. nie? To jest jak zmiana ubrania. Jakby, my się, dla nas to nie jest identyfikacja z kobietą czy mężczyzną, no, jesteśmy zmiennokształtni, możemy być kimkolwiek, jakby dla nas to whatever. I to jest ta pierwsza rzecz. Taka najbardziej sens... Yy, mało tego, w... Yy, oryginalnym X-Men, i zaraz do tego przejdę, jest scena, w której... Yy, Morris zmienia się w... Jean Grey i oszukuje Logana i się z nim całuje. W oryginalnym X-Men, tym, które, które było, które tworzyli oryginali no, twórcy. Yy, I... Dla raz powiem wypowiedzi twórców rygnalnych, ale oni dokładnie tak postrzegali Morfa jako dla gościa, którego, dla którego nie ma znaczenia. On nie identyfikuje się. To nie, on nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. On może zmienić się w kobietę. zmienić się w mężczyznę to nie jest dla niego istotne. I teraz wypowiedzieli się twórcy serialu. E... Tego z lat 90., tego z lat. E... Oryginalnego serialu z 97, tak? I generalnie ich wypowiedź jest przepiękna, bo e, oni mówią: e, jest przede wszystkim takie. Czy ci ludzie, którzy mają z tym problem, bo oczywiście już słyszymy, tak? Bo jest łuk. ale twórcy mówią: Czy ci ludzie oglądali nasz serial? <laughs> czy oni oglądali, co my stworzyliśmy? W sensie jakby. Oni, oni mówili, że dla nas ten Morph zawsze był postacią, która z, może zmieniać sobie płeć z jednej do drugiej, może być człowie, może zmieniać się w zwierzę, może zmieniać cokolwiek. Dlaczego ma być przypięty do jednej płci? Jakby to nie ma sensu dla nich, oni dla nich... Ta postać, to w ogóle nie miało sensu i, i jest napisane, on mówi do mnie, że atakuje Wolverina w, to mówi wcześniej w najbardziej dramatyczny sposób, zmienia się w Jean Grey kładzie rękę na szyi Wolverina i, nie, i nachyla się do pocałunku. Tam jest powiedziane. I mówi, że on się zmienia w kobietę i, i, że, i, zmienia, i, i coming on to Wolverine to freak him out. E, I to jest powiedziane, że to, to on nie ma problemu, ale co jest najważniejsze w tym wszystkim? Ja mam taki problem z ludźmi, którzy są fanami X-Men. X-Men? A jednocześnie mogą mieć problem z tożsamością płciową, orientacją seksualną, kolorem skóry, płcią w ogóle, czymkolwiek. I jednocześnie być fanami X-Men. Jakby, sorry, ale mi się to gryzie. No wiesz, dla nich to, dla nich to jest zgodne. unikać tych tematów, nie? żeby tylko o tym nie myśleć. No kurczę, Brian Singer, który wiemy, że wiesz, no jest. jest ten, no, jest gejem, nie? Tak. I robił filmy te po to, żeby zaznaczyć te wszystkie rzeczy, nie? I mieliśmy wielu ludzi wtedy, którzy bardzo unikali tego tematu, nie? Że, Absolutnie. No, tam nie nie, wcale x nie mówi o... o Patrz o... jak Cyclops napierdala z oczu! Logan, yyy. o, pazury, o, a pazury! Yeah. Jakby, y, wiecie, r, jeszcze, nie to, że rozumiem, bo, bo, nie, bo nie mówię o tym, ale w wieznych Wojnach, czy w innych markach Marvela, jakimś Iron Manie, czy coś takiego... W sensie, nie, nie że rozumiem czy coś takiego, ale X-men jakby jest trochę o uciskaniu mniejszości. I jeszcze pie pierwsza konkretnie grupa, chociaż była cała biała to ze względu na warunki, jakie były, odnosiła się konkretnie do praw czarnoskórych. Ale już późniejsze grupy, Cały trik polegał na tym, że wraz z tym, jak społeczeństwo, że to oni tutaj twórcy mówią, że społeczeństwo jest dzisiaj trochę bardziej wrażliwe i może po prostu zwrócić uwagę na, na te kwestie, na które po prostu wcześniej nie było miejsca i X-Men cały czas musieli przemycać przez supermoce, mutantów i tak dalej inne kwestie, ale nie bez powodu. Cały czas to się rozszerzało, bo X-Men cały czas tym opowiadało. Pierwsza grupa to są białe dzieciaki, e ale opowiada tak naprawdę o problemach czarnoskórych. Potem mamy kolejną grupę, w której nagle. E Możemy wprowadzić Afrykankę, Rosjanina, Japończyka, Kanadyjczyka, Niemca. Kto tam jeszcze był? Rdzenny Amerykanin? Irlandczyk. Irlandczyk. No i Amerykanin po prostu Scott Summers, nie? Był, był liderem mm. tej ekipy. I, 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 i potem mnie to się rozszerzało. Potem miałeś. Je, jeszcze inne narodowości miałeś. Potem New Mutants, które też tam. Ale wiesz, nawet było... narodowości, ale wiesz, wyznania, wszystko tam. Wyznania, wypuszy, właśnie, jak się e... mieszamy. Nightcrawler, ale super te... religijny, i obok tak, Beast, który tak. jest ateistą, obok Kitty tak, Pride, która jest wiesz, żydówką. Kitty Pride żydówkę, nie? gdzie tak. to było bardzo zaznaczone, nie? że to jest jej heritage tak Tak, u i Kitty Pride tym, bycie Diedzictwo. żydówką jest ważne, tak. u Nightcrawlera bycie katolikiem. Tak, tak. tak. A, a Bis był y, naukowcem ateistycznym. I jakby tu miałeś te wszystkie rzeczy, które się zbijały w, ka w każdym tym miejscu. Potem miałeś. Razem z tym, jak to, jak y, ludzie byli coraz bardziej otwarci na inne kwestie, miałeś motyw, w którym y, wprowadzano wątki homoseksualne. No, pierwszy ślub w komiksach homoseksualny no, to jest North Star z y, Polem jego mężem, mhm. który, który, który się pojawia z Alpha Flight. Nie? To, to jest pierwszy pierwszy ślub homoseksualny i już też na to były otwarcie, ale nie tylko. Mieliśmy przecież Uże, wiesz co e, ostatnio przecież sprawa z Mystique, która wiesz, i to nawiązuje do Morfa, która okazała się biologiczną matką, Matko, biologicznym, bo biologicznym ojcem, ojcem Kinda Nightcrawlera. Tak, tak, Nightcrawlera, nie, bo zmieniła sobie wszystkie rzeczy w ciele po to, żeby móc doprowadzić Spłodzić. do zapodnienia destiny, nie? Tak. Ale, ale Destiny i Mystique miały już e, homoseksualne wątki na tak. długo przed tym, No tak, Clare, nie Clermont, chciał Clermont już je przemycał, nie? Tylko, nie? Ju, były były już, czasy takie, i, i też mu było ciężko, żeby to zrobić tak otwarcie, nie? Ale teraz jesteśmy w takich czasach, że spokojnie można i to pasuje do postaci. No, no, w latach nie? 80. Clermont już miłości. przemycał te wątki, nie? Tak, New tak, Mutants tak. były, były te elementy. Oczywiście. I tam też miałeś. I, Kuczy, i... w New Mutants u Claremonta genialny wątek Wolfsbane. Właśnie o to chodzi. Miałeś sprowadzenie z jednej strony miałeś Nightcrawlera, który miał oparcie w wierze, a z drugiej strony miałeś Wolfsbane, u której wiara była naprawdę opresyjna. Goś, ten jej pastor, czy tam no, go, ksiądz, który... ja, go, Tak, God Loves, One Kills, nie? o no... którym już mówiliśmy w ostatnim live nie? I Striker. Znaczy, tak, nie mówiliśmy Striker w właśnie. Mówiliśmy w innym materiale, którego jeszcze nie ma. O. Tak, Ale Striker, <laughs> właśnie, wielebny Striker. I miałeś, mia, i miałeś na to spojrzenie z dwóch różnych stron, nie? Wolfsbane została osobą wierzącą, ale jednocześnie widzieliśmy, jakim był tyranem, on ją tam napierdalał, gość, który uważa, że ona jest pomiotem diabła czy coś takiego, nie, z tego wszystkiego. Y y y jak przecież podchodzi potem Peter David do relacji, kiedy mamy właśnie tą wierzącą osobę Wolfsbane i obok jej masz w tej jej drużynie nagle Shatterstara i Riktora. Jak ona musi sobie z tym poradzić, z tak, ich... Y ale homoseksualnym Ale wiesz, to, 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 to jest taka nauka jest, genialna, tam, nie To respektu. jest absolutnie genialna, tam jest, tam jest, mówię, to jest jedna z moich ulubionych scen w komiksach w historii. idzie, opowiadam to setki razy, Wolfsbane idzie do kościoła. Wolfsbane nie może sobie poradzić z tym, że jej członkowie drużyny, jeszcze Riktor, z którym miała wcześniej romans, ale teraz tam ich przyłapała na w scenie intymnej Rictora i Shatterstara i idzie do kościoła, bo musi pozbierać myśli, bo ona się odnajduje w wieże. Idzie i widzi na ulicy pada deszcz, najdzie z parasolką, widzi na ulicy tańczącego Shutterstara, który jest z wymiaru, gdzie telewizja ma znacznie większy wpływ, więc na oglądał się deszczowej piosenki, więc teraz tańczy w deszczu. Nieważne, świetna postać. Yy... I nie, nie potrafi z nim rozmawiać, bo nagle widzi go jako tą, sama przeszła yy... dyskryminację ze względu na to, kim jest, ale mimo tego dyskryminuje ich, bo nie potrafi, bo tak się wychowała, bo, bo nie potrafi tego pogodzić. I Shutterstar do niej dołącza, i razem idą z parasolkami i sobie rozmawiają, i ona trzyma go na dystans, nie potrafi się do niego, do, do, do niego otworzyć. I nagle mijają siedzącego gdzieś w kącie jakiegoś bezdomnego, który moknie na, na deszczu, jest zmarznięty, i jeszcze, jeszcze deszcz na niego chlapie. Shutterstar bez słowa, jakby prze, przerywa rozmowę, odbiega. I to jest ważne. Schenner jest człowiekiem z innego wymiaru, gdzie telewizja w ogóle rządzi, gdzie on był jakimś gladiatorem na arenach, zabijał ludzi na lewo i prawo, ale jego pierwszy instynkt, to jest podpis do tego bezdomnego, widzi, widzi chłopa w potrzebie, oddaje mu swoją parasolkę, wraca do rejn i kontynuuje rozmowę tak jakby... jakby w ogóle to się nie... jakby to było tak. tak jakby on oddech wziął, tak? To było dla niego tak naturalne, że ma oddać parasolkę chłopowi, który marznie tutaj i jest na deszczu, że ten... i w tym momencie i... Wallsby i nagle patrzy na niego i ma takie... Kurwa, to jest dobry człowiek po prostu. I, i tyle, I jakby nie ma tu nic więcej do gadania, to jakby tu wszystko inne nagle odchodzi, nie? I mówi mu, e, wiesz, chodź tu pod moją parasolkę, nie? Zmieścimy się razem. To jest dla mnie tak piękna scena w jednej chwili, w której, w której nagle te wszystkie uprzedzenia, jakieś inne rzeczy, że kto, kto jest jaki, w co wierzy, z kim śpi, nagle, to wszystko nagle znika, nie? To wszystko nie ma znaczenia, nagle, tak, nagle tak, to są tak. dwie osoby, które... I jak zawsze jest... o tym było! Więc, no. Tutaj, tutaj, mister Misha, nie pokazujcie im, tym, którzy narzekają na te rzeczy, nie pokazujcie im, że Wolverine jest w trójkącie z Cyclopsem i Jean, bo im wywali styki. No, Hikman Hick to dosyć mocno zaznaczył, że tam wszystkie drzwi są otwarte tam w domu tak, przede wszystkim, wszystkie drzwi są otwarte. Wszystkie drzwi, i tak, mamy dom Summersów, gdzie mieszkają wszyscy samersowie i, I masz Logan. te pokoje, i takie, i takie jedno miejsce, gdzie są, gdzie są drzwi tak dziwnie połączone. Kurczę, no. nie, ale, ale, ale zawsze najbardziej ten wiesz, sexual energy to była między Loganem y a Scottem, nie? To przez lata, wiesz, napęczniałe wszystko, nie? W jednej wersji Wolverine ma... Tak, w alternatywnej ziemi. To jest też piękne. Logan, generalnie jak przeglądacie, że to ostatnio jest ten yy, komik z Loganami, co tam latają. Logan ma zawsze tragiczne miłości, tak? Yy, on nie może znaleźć... Jak w kim, kim się zakochuje, to ta kobieta powinna już testament spisywać generalnie. Logan gen kogo nie spotkał, to ta kobieta albo była zabójczynią, krachcia go zamordować, albo sama umierała. Tak jakby nie ma opcji innej. Jin cały czas umiera, nie? I śmieję się, że jest jedyny świat w całym multiwersum, w którym widziałem, w którym Logan ma szczęśliwy, romantyczny związek, który się udał, to jest ten, w którym ma z Herkulesem. Tak. To, to jest jedyny, w którym on ma szczęśliwy romans, w którym nie kończy się śmiercią albo innego rodzaju tragedią z obiektem uczuć. To jest, to jest zabawne, dosyć. Więc, yy, no, więc więc, mówię, jakby cały czas wracam do tego, że właśnie. I, I widziałem gdzieś wypowiedź tego. Ludzie, którzy narzekają na Morfa, że jest osobą niebinarną, lub na jakąkolwiek inną osobę, na jej tożsamość seksualną i tak dalej, wszystko to, co wymieniałem, jednocześnie nie zdają sobie sprawy, że oni w tych komiksach są strajkerem. Oni w tych komiksach są. Gideonem, oni w tych komiksach są Bolivarem Traskiem i tak dalej i tak dalej, no. nie? Oni są tymi kolesiami, z którymi X-Men walczą. Oni się właśnie z nimi utożsamiają i to im kompletnie przelatuje nad głową. To jest dla mnie mind blown po prostu. I twórcy tutaj na to patrzą właśnie oryginalnego, nie, jest... oryginalnej animacji i mówią, ludzie, narzekacie na to. Czy wy w ogóle oglądaliście tą animację Kurczę, w latach 90.? -tych? No tak, ale tam wszystkie te problemy były, wiesz, podane na tacy, wiesz, tam miałeś nawet te wszystkie odcinki z tymi, mm, jak to się nazywa, mm, no z camp tam gdzie się ludzi zbiera. Z tych obozach koncentracyjnych? Tak, bo obozy koncentracyjne, nie? I, i to, to było dosłownie pokazane, nie te wszystkie rzeczy, te wszystkie straszne, się tak, które się dzieją mnie. to wprost, tam nikt jest, tego nie ukrywał. No, jest ten cały piękny motyw właśnie związany z tym, to bodajże Cyclops, nie Cyclops, Kolosus to mówi, nie, nie w tym serialu, ale też w tym związany z tym, kiedy on mówi no, całą tą historię, czyli najpierw jest dowcip o tym, że trzeba odebrać prawa tym osobom. Przychodzą po te osoby, i oczywiście jest to cała historia, przychodzą po te osoby. Nie protestujesz, przyszli po kolejnych, mm. nie protestujesz, przyszli po kolejnych, nie protestujesz, w końcu przychodzą po ciebie i nie ma już kto protestować, nie? I jakby X-Men też zawsze się do tego nosiło i te właśnie zbieranie ich w tych obozach. Na przykład, dlaczego inni superbohaterowie często pomagają X-Men? Bo w tych destopinnych przyszłościach masz te groby X-Men, a potem widzisz, że kolejne groby to już jest Mr. Fantastic i tak dalej. I widzisz, że od nich, wiesz, od nich się zaczyna. Juggernaut dzisiaj jest w X-Men i cały czas będzie, i on właśnie, i, i, i dosłownie jest tam motyw, że on przychodzi u Rosenberga jeszcze, jak oni tam w tej piwnicy siedzieli. I wchodzi do Cyclopsa i mówi: Juggernaut, czemu ty tu jesteś? Ty no, nie jesteś mutantem, nie? Jakby czemu to ci zależy? A on mówi: No wiesz, najpierw przyjdą po was, potem przyjdą po mnie. Tak. No kurczę, że jakbyś te, wie, że zaczęła się ta gonka teraz z Orchis i polowanie na mutantów, no przecież tak. pierwszy kap wyskoczył i zaczął im pomagać, nie? Tak, od razu, od razu y do nich mówi: Kurde, to jest faszyzm. Tak, z tak, ty, tak, ja tak, a wiemy, że... A, a, to, ja z walczyłem! Tak, a mówimy o organizacji, która przejęła media, która stawia się Osparcia na... wsparcia tak, rządów. Tak, która umoczyła mutantów i wszystkie tak. ich działania, a dalej mają bohaterów, którzy bez y, zastanowienia nawet, nie? Od razu stoją po stronie mutantów, nie? Bo wiedzą, jak tom, to działa, tom, nie? Tom, który regularnie wpada na ziemię, obiśryje orchisom i wraca. Tak, 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 i o tym dokładnie, ja mam nadzieję, że właśnie te no, 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 nowe X-Men będzie dokładnie o tym mówiło, nie? I... Kilka rzeczy uzmysłowi, może niektórym ludziom. Nie bo ja wierzę, że dalej. Ale wierzę, że są tacy ludzie, którzy są na przecięciu. którzy Ale, ale, ale po raz kolejny, jak słyszę o całym Walk i tak dalej, to słyszę o różnych rzeczach. W momencie, kiedy słyszę ludzi, którzy narzekają, że coś jest Walk w X-Men, to mi zawsze rozsadza mam... banie, bo to jest nie, dla mnie. Nie. Bo, 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 mówicie o X-Men! No nie, no tutaj nawet nie, no tutaj to nawet nie zaczęło dyskusji, ale wiesz, że mamy ludzi nawet wychowanych na tych filmach, jak właśnie Singera, niektóre też dokładnie o tym mówiły. Mieliśmy jeszcze geja, który dokładnie chciał przycisnąć te rzeczy, żeby było o tym głośniej, żeby taki wiesz sposób no, konkretny, nie? No pada ale... hasło w drugiej części, kiedy matka Icemana mówi do Icemana, czy próbowałeś może nie być mutantem? No i wszyscy, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Wszyscy wiedzą, Kto, co, ona mu tak na, co ona tak naprawdę mówi i o jakim problemie mówi. 2003 rok, czwarty nie pamiętam już, kiedy było X-Men 2. 23, I... 23, no. 23. no i mówi, i mówi no, no właśnie, to, to, to e, lazeraptor. Nie próbowaliście być to jest no, dokładnie. Czy, czy nie... A mógłbyś spróbować nie być mutantem, jak mówi matka do syna? No, każdy wie, o czym nie mówi. Wie, że ta, ale ta cała rozmowa to jest dokładnie wychodzenie z szafy. To jest coming nie? out dokładnie w tym no. miejscu. no to Kawan. Cała ta rodzina, która patrzy, dowiaduje się, że by oje. To jest wszystko. I jest masa Ale to jest wszystko, mamy, ale mamy całą, całą tą sprawę z Pyro który się boi pokazać tak. swoich umiejętności, że wiesz, tak. nie czujesz się z tym pewnie, że jak ludzie zareagują, mam magneto, to jest zresztą, kurczę, magneto gra też aktor, który jest gejem, jest który, tak, tak. który idealnie to wiesz, że musisz pokazać, że jesteś piękną tak, istotą, tak, nie, nie tak. możesz się bać tego, kim jesteś, to są tak. dokładnie te rzeczy powiedziane i one nie są ukryte jakoś mocno, nie? nie, nie X-Men tak. zawsze mówiło o ważnych no, rzeczach, nie? Brandowanie M na twarzy i wiesz, w tej przyszłości, no. to wszystko to którym przy tym jesteśmy to chciałbym polecić bardzo yy, Polecałem go na naszym Discordzie Na który oczywiście zapraszam, ale bardzo chciałem polecić Esej yy, Na kanale Jose yy, Jest świetny esej, który dotyczy najpopularniejsze chyba, na, Najpopularniejszego chyba Najpopularniejszego chyba prawicowo-konserwatywnego yy, Prawda Krzykacza, czyli Critical Drinkera I jest esej Nazywa się The Critical Drinker and Shallow Conservative Critic Gość tam Punktuje po prostu raz za razem gościa W piękny sposób Jedna rzecz, do której się odnosi, to tylko wspomnę Jak mówi na przykład o tym, jak problem jest Kiedy kobieta w filmie Rozwala gościa, który jest od niej większy i silniejszy Ale jednocześnie chłop, który Rozwala dziesięciu chłopów To nie jest problemem, choć jest to jeszcze mniej realistyczne Niż to, co było przed chwilą, bo odnosimy się do realizmu Ale mówiąc o tym Nawiązując do tego, o czym mówiłem teraz Z moich ulubionych wypowiedzi Yy, otwiera mi oczy, ja, ja mówiłem wielokrotnie, że uważam, że gdyby dzisiaj wyszły Obcy czy Terminator to byłoby okrzyknięte Sarah Connor czy Ellen Ripley jako woke i myślałem i, i używałem słowa byłoby, jak się okazuje byłoby to złe słowo bo wiele kobiet stamtąd były już określane jako manifest feministyczny przez ówczesnych krzykaczy, po prostu nie było social mediów i te rzeczy nie mogły tak bardzo się rozwinąć ale w tym konkretnym eseju on podaje świetny przykład. Krytykowany przez niego Drinker yy, mówi, że od 2016 to już woke i dalej Hollywood woke, ale wcześniej było jeszcze ok, i dobrze napisane kobiety wymienia. Helen Ripley, Sarah Connor oczywiście i tak dalej, a potem wymienia najzabawniejszy moment, czyli wymienia postać z Battlestar Galactica reboot, ten, znaczy remake 2003 roku, postać Starbuck, czyli e, graną przez Katie Sackhoff, dobrze mówię? Tak. Tak, tak, tak. Eee, którą w oryginale grał Buźka z drużyny A, Który. Jest to genderswap. I goś wymieniał, mówię o drinkerze, jako dobrze napisaną kobiecą postać. 2006 rok, czyli trzy lata po premierze nowej Battlestar Galaktyki, i aktor, który grał Starbucka w oryginale, na forum, bo wtedy wiecie, jedynie jest jakieś forum czy coś takiego, no nie mamy social mediów, zaczyna. Yy, mówić o tym jak dzisiejsze media feminizm itd. i tak dalej powołuje się na to, że ta postać Starbuck jest zbyt yy, yy, maskulin, że ma za dużo męskich cech, że za bardzo kopie tyłki, że ma za mało wad, że nie jest zniuansowana. A potem on zestawia ten twórca eseju na Hose, yy, ten wys, przy, wys, przystawia rzeczy, które Drinker mówi o dzisiejszych kobietach. I to jest słowo w słowo. To jest po prostu argument w argument, argument w argument. Tylko, że on podaje to, co pamięta ze swojego dzieciństwa jako to, co jest właściwe, a to, co dzisiaj jako jest złe. Natomiast gość, który wychowywał się wcześniej, podaje to, co dzisiaj dla niego, 2006 rok, to co wtedy to jest dla niego złe, a wcześniej było dobrze i pewnie gdyby się zdało znaleźć zapiski już, wtedy już jeszcze internetu nie było, ale kogoś, kto poprzedza jeszcze poprzednie pokolenie, to pewnie on by pisał to samo właśnie o Ellen Ripley. Ale było yy, tak, tak był, ale było tak z RN, było tak samo były osoby, które też na to narzekały. To nie jest tak, jak dzisiaj wspominasz, to były fantastycznie napisane kobiece postacie, nie? Które były przez wszystkie uwielbiane. Tak. Nie, te głosy też się pojawiały w mniejszym natężeniu, bo nie mieliśmy, bo nie mieliśmy social mediów, social media, właśnie. Oczywiście, nie? Ale to cały czas tak było, ale jeśli z tym wychowa i to jest ważne, dlatego takie postacie muszą pojawiać, nie? bo się masz z tym wychować. Ma to być czymś zupełnie normalnym, nie? I później te postacie zupełnie inaczej część, Tak jak Starbuck, która była świetną postacią, która była zmuskulizowaną, ale to było częścią tej postaci, nie? którą Candy zagrała fantastycznie. Tak, ale właśnie i, i, i dotarło do mnie, że właśnie cały argument tych ludzi to jest generalnie kiedyś to było. Jakby, no to jeżeli podajesz jakąś dziwną, arbitralną, że od 2016 już kino jest woke, ale gość, który jest od niego o te 20 lat starszy, on uważa, że do 2003 najwidoczniej było dobrze, a ktoś wcześniej uważa jeszcze i podają te same argumenty, to, to jest najpiękniejsze, I krytykują dokładnie jak samo kobiety, tylko że ten gość uważa, że tamte były dobrze napisane, ale teraz się spieprzyło. To jest absolutnie przepiękne, jeszcze raz polecam bardzo ten esej, bo jest, jest naprawdę dobry, wkleję go na czacie, bo, bo, bo bardzo warto go zobaczyć, gość tam punktuje całą masę innych problemów. Jak na przykład wypunktowanie yy, Captain Marvel, że ona tam rozpieprza wszystko i tak dalej. I nie ma problemów i tak dalej. coś mówi, ale mówisz o zakończeniu filmu. Ona na końcu filmu staje się potężna. Jakby cała idea droga bohatera. Pogram, że na końcu faktycznie filmu. Hmm. Jakby, jakby film się od tego zaczął, że ona wszystkich rozwala bez problemu. I nie ma traum, i nie ma. Pro... Okej, okay, to był problem, ale ona to robi na końcu. I masa innych rzeczy polecam Ej. Yy, dobra, to jeszcze. Nie, ch nie chcę mi się mówić o Puch Wers horror. Nie, o Puch Wers też chciałem coś powiedzieć, ale co tu można powiedzieć? No te filmy będą głównym, nie? Tylko to Mają jest tak licencję. Mieliśmy, mieliśmy tego, co tak, tanie. Mieliśmy, tak. Mieliśmy ten film We Need the Pooh e, Blood and Honey, czyli kubuś Puchadek w tej wersji horrorowej. Okazał się strasznym głównym. E, dostał te maliny inne. Ale i to nieważne, że ten mało pieniędzy jest, i zarobił dużo pieniędzy. Oczywiście, bo to jest tylko na tym oparte, że teraz mogą brać sobie te. E, rzeczy, które są już w ogólnym dostępie, wolnym dostępie i mogą z tego robić filmy, nie? Mamy te postacie Disney'owe, które mogą wykorzystać, bo one wcześniej były z innych też przeszczepione, nie? Z innych mediów. Disney nie ma na to wpływu, nie może tego kontrolować, więc dostaniemy główną Avengers, jak to Oscar się pięknie nazwał, jak gadaliśmy o tym prywatnie, czyli będziemy mieli zaczęło się to te do tego uniwersum teraz dojdą jeszcze, tam są zapowiadanie Bambi, to eee, tak, dzwoneczek z Prytusia Pana. W sensie nie dojdzie do Głównowężysz, dlatego że ten pomysł się wyczerpie zanim do tego dojdzie. Jakby Oczywiście, to... tak, 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 no są zapowiedzi, bo o tym ma być głośno w tej chwili, nie? wyjdą tak. jeszcze jeden, dwa filmy, bo to oni... To no jest jeszcze to tanie, mogą pociągnąć chwilę zrobić. na tej licencji, ale pomysł się wyczerpie. Z bardzo tak, się. bo oni tam, wiesz, tam, ma być wszystko, ma być ten... E, prosiaczek ma zostać swój film, tak zapowiadają, Tygrysek... No, to nie pino, potrwa tyle. Bo ten szalony Kapelusznik, no nie, Śpiąca Królewna... To, Proszę cię. To, to mówię, to jest tanie, ale nawet pomimo tego, że to jest tanie, to nie będzie zarabiało ci tyle pieniędzy. Że... Tym bardziej, że zaraz będziesz miał kolejne postacie, które trafiają do domeny publicznej. Już przecież ta myszka Miki z Steamboat Willie jest ten... No błąd, już dostała filmy, już... nie? No, to, to źródełko wyschnie szybciej niż, niż wiele osób się spodziewa. A. Ten puchatek to jest jedna rzecz, która mogła zrobić szum. Teraz to już nie będę, nic nie będzie ruszało po tym w taki okay. sposób. Nasz ostatni news na dzisiaj jest związany z... Rozrywkowym segmentem Amazon Prime i YouTubeowym segmentem. Tak, bo to to, to. to jest bardzo ciekawa rzecz, nie? Bo mamy Mr. Beast robi reality show dla Amazon, dla Amazonu za grubą kasę, gdzie na zwycięzca ma tysiąc uczestników, ma brać udział na wejście. I ten, kto wygra finalnie to reality show, ma dostać 5 milionów dolców. I to jest największa w tego typu programie nagroda, jak jakiegokolwiek się pojawiła. Nie? Bo to dalej jest liczone jako telewizyjne, nie? bo to, 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 to tak to działa. I to jest niesamowita sytuacja, bo mamy gościa, który zarabia wszystkie pieniądze świata na YouTubie i pokazał, jak można się ustawić na tej platformie. Nie? I to jest Donaldson, jest tym gościem, który. On nie jest aż tak kontrowersyjny, on jest bardzo uniwersalny, tak, bardzo, tak, bardzo no, przystępny do każdego, nie? Nie miałby, nie miałby tylu Oczywiście, milionów tak, 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 wyświetleń, tak, gdyby on, był kontrowersyjny. Nie, 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 on robił właśnie te rzeczy, które e, robią ci wyświetlenia absolutnie kosmiczne, niepojęte, nie? Ale ja, ja lubię sobie Mr. obejrzeć Ja na jakiś czas, jakieś te jego dziwne pomysły, nie? które tam się no, pojawiają, nie? Bo wiesz, że, wie, że to jest, to, bo to jest wiesz, e, RIS, tam jest wiesz, że dużo jest yy, pieniądze na to przeznaczane i to tak, widać, nie? Tak. To jest zupełnie inny typ rozrywki, nie? To jest to, co kiedyś telewizja robiła, jak jeszcze była kasa w telewizji, nie? Mm. Że mogli sobie czasami pozwolić na coś, co wygląda na bogato, nie? Mr. Beast to robi, bo sobie zrobił imperium, nie? I teraz on wchodzi za kasę, no też imperium, które ma wszystkie pieniądze świata, bo Bezos i to, co za nim stoi. Mm. I mnie to połączenie naprawdę bardzo ciekawi, nie? Po prostu jak to będzie wyglądało przede wszystkim, nie? Że mamy Mr. Bista, który nie działa już na własnych zasadach, ale robi Dalej swój kontent, bo to ma bardzo przypominać ten jego kontent, który pojawia się u niego na kanale. Ale to też są inne warunki zupełnie i mnie to bardzo ciekawi, jak będzie wyglądało to zderzenie, trochę z innym typem, wiesz, medium, nie? Bo to jest jak wyjście poza to. Nie, nie masz tej już pełnej kontroli nad tym, tak jak Mister Bizma w tej chwili, nie? Kontrakty reklamowe, wszystko, tylko to działa na innych zasadach. No i już są takie pieniądze w to ładowane, że ja ten projekt będę śledził naprawdę z uwagą. No dobrze. To na tym kończymy, jeśli chodzi o nasz segment newsowy. No, więcej nie możemy tu nic powiedzieć, bo to dopiero wiesz, jak się pojawi coś, nie? Przechodzimy sobie do pytanek. Pamiętajcie, że możecie zadać pytanka zarówno przez te media, mamy do tego link, jak i jeżeli jesteście naszymi wspierającymi, to macie oczywiście opcję zadawania odpowiednio pytań na Discordzie. Za tydzień jest ostatni live w marcu, więc za tydzień pójdą te pytania, które wysyłacie do pytań miesięcznych. Zawsze robimy jest ostatnim tygodniem, więc one pójdą za tydzień. A teraz zrobimy, jak dalej, pytania tygodniowe. Więc, <laughs> najpierw yy, Oktan przekazuje pytanie od Hall Horse. Hej, jak jest okazja? Anime Freerend zmierza powoli ku końcowi w tym sezonie, dlatego mam pytanie dla Radka. Na którym odcinku Freerun jesteś obecny, Jak ci się podoba? I które motywy w serialu no to chwila najfajniejsze? Adekwatnie Oskar może powiedzieć o Dungeon Mesh'i, jeśli jeszcze nie wrócił do Freerun. Kurczę, ja przerwałem gdzieś, jak była przerwa dłuższa. O matko, ja jakoś na 15 odcinku, teraz nie pamiętam dokładnie, nie mam to gdzieś zapisane na kran, czy gdzie, gdzie, gdzieś wiem, że w tym momencie przerwałem. E, mi się film cały czas podoba, bo ja lubię to tempo powolne, na które jest dużo narzekania, ale przez osoby, które lubią anime o innej dynamice, nie? ale ja uwielbiam to tempo. E, I tu bez spoilowania, e, do tej pory mam dwa Chyba ulubione motywy. Jeden to jest walka z Demonem z początku, yy, z początku serii, która jest fantastycznie rozwiązana i pokazuje, jak upływ czasu i to, co Freeland przeżyła, wpływa na nią i wpływa na cały świat. A drugie to jest jej walka z jedną bardzo pewną siebie przeciwniczką, gdzie ona mówi jedno zdanie i wtedy jest piękne cięcie montażowe z punktu widzenia tej przeciwniczki, bo coś się stało. I to trzeba zobaczyć, bo to było takie wow, mówię, ta postać działa na zupełnie innych warunkach i to jest fantazy, które daje mi kapkę więcej niż inne rzeczy, które wcześniej jadłem z fantazy, bo ja nigdy nie miałem podróży z fantazy, nie? A to jest coś, co mnie trafiło właśnie to, że pokazuje inne perspektywy tego, jak działają postacie w tym świecie. Czuję, że to jest niesamowite, że mamy elfkę, która po prostu żyje tak długo, że odbiera w rzeczy w sposób niepojęty dla śmiertelników, nie? Do jeszcze nie wróciłem, teraz dzień tylko jeden odcinek, natomiast z Delicious in dungeon jestem na bieżąco nadrobiłem. Podoba mi się bardzo to, że w ostatnich odcinkach zamiast... bo Ten dowcip oczywiście z tym, że muszą upolować zawsze coś i zjeść, to jest główny wątek serialu i, i ugotować, to jest istotne, ale gdyby to trzymało się tylko tym, to ten serial byłby się nudny mhm. mimo wszystko i podoba mi się to, że jak już trochę się pobawiliśmy tą stylistyką, to teraz trochę więcej miejsca jest na postacie, ich, ich relacji, ich przeżycia i tak dalej. I w tych ostatnich odcinkach trochę już odeszli od tego po prostu, że ma być kolejne danie i tyle, to dalej się pojawia, ale na przykład w takich zabawnych motywach jak dowiadujemy się, że garnek yy, jego czyli krasnoluda jest z adamantum. I nagle okazuje się, że jest po prostu mega tarczą, która wszystko jest w stanie obronić, ale już nie ja musimy ulubiona, wtedy... na postać. Wiadomo, to wszystkie na postać, bo on jest tym tutaj, tutaj, tutaj uosobieniem tego gotowania. Ale, ale podoba mi się to, że, że, ok, no dobra, to mamy ten motyw z tym garnkiem, ale już nie musimy teraz robić całego wątku o tym, że on i ten główny bohater chcą koniecznie coś upolować, bo muszą to zeżrzeć, nie? Jakby to się wyczerpało. To jakbyś robił to cały czas, to byłoby nudne, ale nie. Jak w momencie, kiedy to już zaczęło być takie, że mogłoby być nudne, przeskoczyliśmy dalej i mamy nagle wątek, że, ok, musimy zabić rusałkę, ale nie dlatego, że wszyscy ciekawi jak smakuje rusałka, tylko dlatego, że yy, czarodziejka jak wypije rusałkę, to może manesę odnowić. I, I muszą ją zabić, żeby ona mogła dalej być użyteczna. Albo smutny wątek, jak Senshi myśli, że Kelpi konik to jest jego przyjaciel, a potem konik chce go zjeść. I tego typu rzeczy. To, to, to jest... To się fajnie rozwija, więc jestem zadowolony. Ehm, tak, bo tutaj dużo osób wspomniało, nie wspomnieliśmy o ogłoszeniu faktycznie, że Teen Titans dostanie film swój w DC Aha. Universe. Ehm, to ja się cieszę z tego powodu, to ma sens, jakby jeżeli e, pomyślimy, że będzie Damian, to znaczy, że... Nightwing, prawda? Jest dorosły, jest Nightwingiem, a nie Robinem, i ewidentnie Gun trzyma się tego, że Bad Family miało istnieć, więc jest Nightwing. A skoro mamy Nightwinga, no to nie robimy filmu Nightwing, bo Gant też jest pewnie fanem Drużynówek, więc pewnie chce w swoim uniwersum więcej Drużynówek, więc zróbmy te, ten Titans. I znowu no, dlatego, a... że mieliśmy serial Teen Titans, którego ty jesteś fanem. Nazywał się Titans, bo Teen Titans jest dla dzieci, więc, yy, więc yy, rozumiem, że, że nie mógł się nazywać, więc zakładam, że w Gunwersie to będzie esencja Teen Titans. Czyli będą Holso postacie, które będą hol. No nie tak, plus, plus, plus masz jednak tak mocne te postacie, które są markami sami w sobie, że to jest najnormalniejsza decyzja, jaką można było podjąć w tym momencie, bo tam dasz, wiesz, Raven, dasz Bisboja, całą tą, całe to zaplecze i to będzie działało. Pewnie, więc ja absolutnie jestem zadowolony. Lecimy dalej. Książkowa Wrona. To mój slot pytań daję na polecajki, bo też byłam kiedyś po stronie. Skąd nie był współczesny rasizm? Przecież wszyscy mają te same prawa i czemu niby wciskamy tych czarnoskórych wszędzie. A potem postanowiłem zacząć czytać książki o USA i o tym temacie. ktoś lubi fakt, świetny reportaż polskiej autorki Ku Klux Klan, to mie tu mieszka miłość. O współczesnych klansmenach mm -hmm. i o historii rasizmu. Polecam też bardzo eseje Baldwina, czyli jednego z najważniejszych amerykańskich czarnoskórych pisarzy. Tak, Jamesa Bodlina, to jest fantastycznie wydane w ogóle u nas rzeczy. Zapiski syna tego kraju, tak. pisze o romantyzowaniu rasizmu, a jeśli chodzi o fikcję, to książki Colsona Whiteheada, na przykład Miedziaki e Mie i Toni Morrison, umiłowaną przede wszystkim, bo to czarnoskórzy autorzy, a jeśli ktoś chciałby poznać czemu wciąż się mówi o współczesnym rasizmie, Black Lives Matters, to esencja jest tego w angielskiej książce Otwarte Wody, a już najbardziej o Hollywood i akurat azjatyckiej kwestii. Genialna książka, Ucieczka z Chinatown, daje do myślenia bardzo. Mm. Ja już teraz Święty. nigdy nie zastanawiam się, dlaczego mniejszości w kulturze, w polityce i wszędzie są ważne. Wybaczcie, długość absolutnie, super dużo polecają. Nie, super, super i fantastyczne tytuły, nie? sam wszystkie polecał. Ja jeszcze do tego dodam Tanisiego Coatesa. Między światem mną, bo leży tutaj niedaleko. I to jest esej na temat y, rasizmu, tego, jak am, w Ameryce to wygląda, na podstawie jego doświadczeń. Ale to jest w formie eseju pisanego dla syna, nie? żeby wyjaśnił, mm. jak to wygląda. nie, Fantastyczna rzecz, żeby ogarnąć, jakie straszne rzeczy w ogóle na życie codzienne, do dzisiaj. Niektórzy mówią, że nie ma rasizmu, nie że to działa tam na jakichś wymyślonych zasadach. Nie, to ma swoje podstawy konkretne, więc bardzo polecam i polecam te tytuły, które się pojawiły, bo Baldwin, Baldwin pisał fantastyczne rzeczy. Zresztą Fences jest z Washingtonem, nie? Na podstawie no. jego, jego, tej, jego, nie, nie. jego literatury. tak um, Maciek. Radku i Oskarze, czy oglądaliście Kubuś Puchatel i Hefalumpy? Milion lat temu. Jezu, lata Jak temu. tak, to jaka opinia, plus chłopaki, jakie macie pomysły na zwalczanie choróbka? Pięć sposobów na zwalczanie przeziębienia napisów końcowych. Nie mam czajnika w domu, więc nie mogę pić herbaty. To, już, to, to już odpada to bardzo jest... wiele z pomysłów. Jak w tych czasach... Dalej, dobra, to jest jakaś mieszanka, więc lecimy. Dobra, będziemy rapid fire, bo, bo on tutaj zadaje masę dobra, pytań, dobra. więc będziemy odpowiadać pytanie, rapid no? fire. Więc jeśli chodzi, nie masz czajnika, to przewalone. Nie wiem, jakieś Teraflu, czy coś takiego. Ale jak nie masz, to nie wiem, aspiryna, to jest jedna rzecz, której nie kuczy, potrzebujesz. Po pierwsze, kup sobie w zawczasu czajnik, nawet elektryczny jakiś. Kucze nie super drogi. Wypić Teraflu, wypić gorącą herbatę, wypić zioła i tak dalej. Kurde, na, na, na przeziębienia rzeczy. naprawdę ciężko lepiej niż gorące płyny na przeziębienia pić. Tak, tak, tak. I wiesz co? I jedz dużo miodu. Miód jest bardzo dobry i ma dużo witaminek z... i... Jak ogólnie, nie masz czajnika, to nie wiem, aspirynę rozpuszczalną, tak. cokolwiek. albo Czosnek, Albo ugotuj wodę w, i... w garnku, dokładnie. to tak. A jeśli masz Jezu, jak nie masz garnka, to, to nie wiem, to podgrzej kubek. Tak. Cokolwiek. <grym> się... <śmienny> Naprawdę ciężko doradzić. Syrop z cebulą, może. Cudownie. E... Dużo cebuli jest i, i dużo cytryny. I tak będziesz w domu się jesteś chory. Cytryna, cytryna, jeszcze raz cytryna. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale jak... Ale, jest, a i kolejna jest, rzecz, jest, rzecz, jeżeli masz jak jeszcze jak masz wody. przeziębienie, to, to ugotuj sobie wodę w garnku i się podinhaluj na przykład, <laughs> a, <laughs> chciałem powiedzieć, to też jest dobra rzecz, nakładasz kurczę, ręcznik, nakładasz jak ręcznik ten... na głowę, nachylasz się, na, możesz jeszcze oczywiście dodać czy, różny, czy, oleje taniec, tego typu rzeczy, a, to, to super, ale nawet jak nie masz to czysta, gorąca woda, która ci po prostu rozgrzewa Z zatoki, e, zatoki i tak dalej, to jak nie masz innych olejków i tak dalej, to już samo w sobie jest dobre. Nie, ale dobrze mieć jakiś ulejek w domu jednak, nie? Żeby to, bo to bardziej działa, nie? Okej, okay. że... lecimy dalej. Pytanie, bo to, bo to jest cały rapid fire. Jak w tych czasach znaleźć dziewczynę? Nie szukać. Yy... Nie szukać, no, to, po prostu żyj jest... życiem. Yy, I co zaczyna się na p, a kończy na on? Ponton. Yy... Yy, czekaj, na p, a kończy na on? Tak. Pierdylion. Okej. Okay. Yy, najlepszy <laughs> człowiek na świecie, czy, yy... to dużo. czyli napisów końcowych Patron. Prawda. Czy oglądaliście Gotham jak sądzicie postać Gordona? Yy, tylko pierwszy sezon, no tam, miałem dosyć. To był, to Gordon był, był spoko. Gordon był spoko, no to jest. Nie? Gordon i ten jego, i Bulok w tej wersji, nie? Tam był Bulok. Pytanie do radka: co uważasz, że zboczony pustelnik z Naruto był zboczony? Ale z Naruto? Y, Jiraiya był zboczony. No, był zboczony. Okay. Był zboc... Ale on był, te, on był tym zbokiem tego mniejszego kalibru. Nie takim strasznym zbokiem jak na przykład Boski Mistrz z Dragon Ball'a. Wiem, szybko. Lecimy, lecimy. Yy, czy Radek uważa, że Peter był dobrze napisany Spider-Man 2? Czy nie był za dużym przegrywem? a Majs rycerzem na białym koniu. Chodzi Był, ale w tej kampanii, w grze, tak? A tak? w grze, tak? Nie, 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 nie uważam. Okej. Okay. Kocham was PS, Peter dostał nerfa, bo przygniotła go lodówka, a ma moce proporcjonalne pająka w czasie, gdy MJ dostała 19 sali Venoma. No, to nie wiem o co chodzi. <grych> ja, i, ja, ja, ja nawet... Ja nie, nie chcę, chcę gry spoilować, no. O co chodzi, ja nie grę. E, Tak. nie gram. Ale okej, okay. lecimy dalej. Sawicki Radosław. Słyszałem kiedyś porównanie polskich pisarzy fantastyki do gatunków muzycznych. Lem to muzyka klasyczna, Sapkowski to pop, a Pilipiuk to disco polo. No. Nie no, kurczę, Lem to bardziej jakiś David Bowie. No. Nie, klasyka, nie? nie klasyka. On to był cool nie, jednak, nie. kurczę, pogląd z gwiazd był cool. Takie I pytanie no. odnośnie tego, czytałeś coś z jego twórczo twórczości, ale kogo? Lubicie czy niekoniecznie? Kogo? Ja Nie, Wydaje mi się Filipiuka, bo tak było zbudowane. Wiesz co, próbowałem, ale ja, ja nawet w liceum się z tym minąłem. Ja też, ja, ja za dzieciaka myślałem, że mnie to będzie bawić, wiesz, ja miałem kolegę, i... który wiesz, Wędrowicza czytał na, na, na lewo i prawo o. i dał, pożyczył mi jeden tom i tak... A czytałem chłama, czytałem, potrafiłem czytać naprawdę chłam w liceum, czytałem największe gówna takie jak yy, Inkwizytora. A kurde, a to jak jakoś... Aha, tak, nie? ja mam, ja, wiesz ja, 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 ja mam kumpla, który jest, do dzisiaj ma dużo sympatii do filipiłka i on był wielkim fanem za dzieciaka, nie? Jak się, jak się poznaliśmy, to on, wiesz, zawsze polecał i ja nie umiałem się wkręcić zupełnie, nie? Ja czaję czemu to działa i bo to może działać, ale to nie, mijam się z kumorem. Absolutnie. Ten. Bartek Al-Gaib. A jeszcze jest na przykład PS Obejrzyjcie Gentlemanów rewelacyjny serial. No słyszałem dobre rzeczy, ale... Też, też, na pewno obejrzę, ale czas, czas. też Shoguna muszę, bo mam parę odcinków do tyłu. Szogun jest tak dobry, no. tak dobry. Oglądajcie Shoguna! No, no Szogun jest super. Duna, Duna dobra, Bartek Algaib, Duna 2. Bardzo lubię, fajny film, ale nadal wolę książkę, bo jest bardziej sci-fi, ale odchodzę od pytania. Okej. Okay. Uważam, że Villeneuve, chcąc bardziej pokazać, że Paul, uważam, czy są spoilery, to nie jest fajny ziomuś, zrezygnował z jednej rzeczy, bo Herbertowi super wyszła w książce. A to będzie spoiler. Jest. Możemy autorowi odpowiedzieć Odpowiem, bez. Powiem, możemy ci odpowiedzieć, ale nie, nie na live. Um, znaczy, to jest spoiler. To jest, tak, to jest duży spoiler. Nie, nie możemy, wiesz Możemy jakoś to pytanie przestawić na przyszłość, żeby to. Było A już odpowiemy na czasu, nie bym... na samym końcu. O, dobra. Dobra. Na samym końcu Damme powiemy, że ten. Tak. Sarmie89 Cześć, dzięki za polecajki Uzumaki zamówione Na pewno sprawdzę hmm. też Phantom Limb. Eee, skończyłem Blue Lock, świetne anime Mega emocjonujące Ze świetnymi bohaterami I relacjami między nimi Radku, jaki jest twój ulubiony bohater? Mój chyba Chigiri Miał jeden z najlepszych momentów Zerwanie łańcuchów, ale świetny był też Kunigami czy Barrow W ogóle super pomysł Z tym Ewoluowaniem piłkarzy, nowe strategie broni i tak dalej. Naprawdę polecam ci też Kuroko Basketball. Podobne motywy. Pozdrawiam Was serdecznie. Kurczę, wypadło, wypadło mi imię postaci zupełnie z głowy. Eee, y, dobra, czy tak, Giri, czy Giri, czy Giri to jest moja postać, bo to jest gość, taki z długimi włosami, on jest bardzo fajny, ale on ma to, co lubię w postaciach, że on ma jakąś wiesz, jest, jest super szybki, nie? ale miał kontuzję który... i ma cały czas problem z kolanem w jakiś sposób, że w każdej chwili to może powrócić, że jak coś się stanie, to już, wiesz, kaplica, nie? Ja uwielbiam takie postacie, to tak samo jak w bliczu był Kitake, który miał problemy z pusami, był chory, nie? Miał gruźli... On gruźlicę miał, nie? I wiesz, i masz gościa, który jest super potężny, ale coś go tam blokuje, nie? Ale sobie z tym radzi, wiesz, próbuje na wszelkie sposoby, nie? Uwielbiam ten typ postaci i Chigiri właśnie to ma, bo on jest naprawdę zajebiście szybki. I tak, to jest mój ulubiony postać, ale też Bachire bardzo lubię. Czarny, ostatnio wszystko w skooku 2 się kręci, więc wasze ulubione drugie części. Poproszę u mnie Terminator 2. Terminator 2 jest u mnie, Ty, powiem, że wolisz 1, ale u mnie na no. pewno jest na tej liście. Ostatnio gadaliśmy o Extu. To jest świetne. O X2 na luzie, na luzi. Extu jest fenomenalną dwójką. Jest... Lubiłem jeden ale Extu jest tak dużo lepsze. Hmm, I, czy jeszcze i, coś i, przychodzi do, do głowy ze świetnych dwójek? Świetnych dwójek. O okej, okay, wiesz co, tak teraz myślę, wiesz, Indiana Jones nie, nope. <laughs> Indiana Jones nie ma lepszej dwójki Terminator w ten Terminator to jest, wiem, że no Spider-Man pewnie, to dla mnie też, bo ja nie jestem fanem... Nie, wiesz Humbery co, innego. ciężko mi na przykład rzeczy z trylogii, bo na przykład, ale też nie, dla mnie nie jest bo chciałem powiedzieć Władca Piesienia, ale moją ulubioną częścią jest drużyna. O, moją Powrót Króla. Więc Kung no. Fu Panda 2 ok. niech będzie... No, w sumie szereg dwójka. stuprocentowo. Mm. Szereg dwójka to jest najlepsze dzieło. Kiedy był na dziołu? No Spider-Man 2, Spider-Man 2. To... No to też na ludzi. Okay. Kapitan Ameryka 2, ale to też ciężko też cenę, Ciężko na no, w, tym w... Paddington, 2. Paddington 2 to jest na pewno. No, Paddington 2. Paddington to 2 jest, to jest to sequel jest ostateczny. Najlepszy, tak. To jest sequel, sequel tak, nad, tak, który, tak, który, który zakończy zakończył wszystkie sequele. A ja też ten 2 nie, u mnie nie. Ja wolę nie, ja, ja wolę jedynkę. Jedynkę. Też wolę jedynkę. Tak. Jedynka jest bardzo dobrym filmem, ale jak miałbym wybierać jedynkę. Tak. Jedynka i Vito. Oczywiście. No o tym ja to też ja nie powiem, no bo ja jestem wielkim panem yeah. jedyneczki, no. Obcy 2, ja wolę jedynkę. Ja wolę jedynkę. <śmum> Obcy 2 e... też jest wybitnym filmem, tak, ale jedynka jest jedynką. Ale, ale wolę jedynkę. Um, Dobrze. Do, do, do. dobra, no. lecimy dalej. <śmum> Michałem, dziękuję za polecenie. Co postawić koło Sandmana i Kaznodziei? Błem Invisible na razie 3-6, bo 1 niedostępny. Choć dokupiłem też serię Batman Metal i Death Metal, Injustice, Nieśmiertelny Hulk. Promithia, Deceased. Panowie, jak przestać. Ja się. Jak już wpadniesz w ten tryb, to już koniec chłopie. Stracony. Imperium kontratakuje. Ja... Ja najbardziej lubię powrót Jedi. What? A tak, już kiedyś o tym gadaliśmy. Ja to jest pojebana sprawa. Nie, nie, Imperium. w ogóle jak mogę nie pomyśleć, że imperium? Imperium to jest najlepsza dwójka. Ehm. Jak, można, jak można jest powrót lubić? Dobra, kiedyś ty pogadamy, bo to jest ciekawe. No, lubię. E... Dobrze, że mam swoje konto, a nie wspólne z żoną. A teraz pod skalpem. Lubię klimaty Indian, ale czytałem się za młodu Wiesława Wernika, Karola Maja i mi starczy. A nie. Powiem tak, nie polecam wracać dzisiaj do tych książek. Tak. Do no wszystkich Old Też się na tym wychowałem, dla jasności. No. Ja, ja wiem, o czym są te książki. Ja, jakbym mały, to były oczywiście moje książki, ale dzisiaj nie polecałbym naprawdę do Winnetu i Old Shatterhand dobra, co To ciebie. prawda, to prawda sama. Co byście dalej postawili na półkę bez względu na rozmiar serii bądź tom Dziękuję za waszą pasję. Czekaj, poza skalpem yy, obok. To bym jeszcze rynek. dodał? O Jezu, tego, tego jest bardzo dużo. Ale takie. Du Nie wiem, ja bym da Devila Bendisa, tak jak wspominam często, ja, bo to ja jest seria, która mnie ukształtowała. ja uwielbiam Anihilację która mnie, która wiesz, jest dla mnie bardzo ważna. Ja bym jeszcze Batmana Morrisona tam dał, którego ubóstwiam. No ja wie, jak będę, tak kocham absolutnie. Mówię, dla mnie to jest nawet ponad Watchman. No, no umiał Watchman wyżej, ale też wie, że jest zajebisty. Kurczę, każda, każda, każdy komiks mura praktycznie, nawet te jego Zwyrolskie adaptacje Lovecrafta. Nie jest tego trochę, kurczę. Pewnie, pewnie jest. No, no za dużo nawet. Dobry. Dobra, już tam nie szukaj, bo nie że... wiem <gry> Już tam zerka. Przypomnę, co miałeś a nie ściągi. <gry> Kro. A ja moje pytanko tym razem wykorzystam na podziękowania za rozmowę o energetykach. Od początku stycznia, czyli waszego materiału wypijemy energetyka raz, bo się jakiś zachował głupio było wylewać. Kiedyś miałem z tym duże problemy, ja również. Bardzo wam dziękuję, życzę tak dobrego wieczoru. Też miałem... Tak samo trzymaj też się tego. energetyki na lewo i prawo od list, tak dalej trzymam się, czyli od listopada zeszłego roku nie wypiłem ani jednego energetyka do tej pory i ja jak, mi z tym dużo lepiej ja odkąd Uli obiecałem, że nie będę pił energetyków 10 lat temu ponad 10 lat temu, to wypiłem w tym czasie może 4 razy energetyka ja... a kiedyś piłem na tony Są, miałem, miałem zajebany energetykami kiedyś miałem takie nawet, że wiesz na przykład, jak jeżdżę samochodem, jadę rano w trasę, czy coś takiego, bo muszę przejechać z miasta do miasta. Hmm. Okej, okay, to wtedy dobrze się tak dowalić kofeinku nie? I żeby nie zasnąć na drodze, ale prawda jest taka, że wtedy muszę tak zorganizować sobie dzień, żeby się wyspać. <laughs> to działa lepiej. To, myślę, że... to działa lepiej, więc... Kawa to leci, co nie? Wiesz, co z kawą jest troszeczkę inaczej? Ja nawet gadałem... Z ja kawę ograniczyłem. Z... Ale ja nawet gadałem z psychiatrą, który, mówię, dalej mam kontrolę, i on mi mówił, że generalnie... Kawa działa jednak inaczej niż energetyk. I jeżeli nie pijesz pięciu kaw dziennie, to ok. Tylko są dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, nie pij pięciu kaw dziennie. Po drugie, e, nie pij raczej kaw tak po dwunastej, po trzynastej, bo po prostu one ci się będą utrzymywać w organizmie kofeina. I, e, i po prostu jest ten half-life e, kofeiny, który dalej może ci zaburzyć ten, jak już będziesz spał. Yy, który spowoduje, że wiecie, macie czas trwania, potem jest każdy narkotyk i tak dalej, ma swój half-life i kofeina też. Więc to jest ten jego, czy, czy, czy tam quarter-life potem, który też, te, też się znajduje i dalej może ci wpłynąć na zaburzenie snu, więc tak długo jak będziesz pił, yy, w ogóle ja nie będę wam przywoływał, ale mi pokazał badanie, gdzie generalnie jedna kawa dziennie jest bardziej szkodliwa niż dwie, niż dwie kawy dziennie, bo wynika to z regulacji ciśnienia. Nieważne, nie będę teraz o tym mówił, bo nie jestem ekspertem, widziałem badanie. Ale generalnie, yy, jeżeli yy, pijesz kawę, powiedzmy, pierwszą kawę wstaniesz sobie, wypijesz, nie wiem, o szóstej czy siódmej, w zależności jak się budzicie, a potem drugą sobie strzejcie, powiedzmy o dziewiątej, dziesiątej, to generalnie jest ok. To tylko tak mówię. A yy, Energetyki jebać. No. Yy, dobra, lecimy dalej. Daniel Hejka, właśnie skończyłem czytać polecone przez Was kosmos Marvela, z anihilacji, ja kończę na Imperatowie Thanosa i to było piękne doświadczenie, dziękuję. Mamy! Proszę, to, to ukształtowało moją miłość drugą po Semikach, moją miłość do Marvela generalnie. Gdyby nie anihilacja i cały kosmos Marvela, ja bym nie wrócił do Marvela po Semikach prawdopodobnie, bo czytałem Civil War czy coś takiego, ale to było takie no tam trochę poczytam, zobaczę co się dzieje, a tu to było coś, przy naprawdę Siągnąłem. Um. Cześć, mam nadzieję, że takie pytanie jeszcze nie padło. Jak wspominacie Dune de, de Lincha, No. Linchem bardzo, bardzo proszę Ja to za każdym razem przypominam, że ja. Je... Mam sporo sympatii do tej Dune. Ja naprawdę lubię ten film, bo on był bardzo kreatywny pod względem przede wszystkim wizualnym, nie? I był angażujący, ale tak, ale przede wszystkim był bombastyczny pod, pod względem tego, jak na niego się patrzyło, nie? Bo kurczę, ta gildial nawigatorów w tych słojach, nie? Te kostiumy, które tam się pojawiają, nie? To jak harkonenowie wyglądają. Wszystko ma tyle uroku, że naprawdę bardzo, bardzo lubię Dune Jelincza. Mogę, mogę się zgodzić tu jeszcze wspomnę, masz e, Raven Dice, piję, mówię, piję, energetyki, bo nienawidzę smaku kawy, a napoje o smaku energetyka są za drogie i za rzadkie. Dalej nie polecam i co do nienawidzę smaku kawy, uważam, że kawa ma tak różnorodne smaki, jeżeli chcesz pić kawę, że możesz znaleźć w końcu taką, która ci posmakuje. Są substancje słodzące, nie, nie mówię o słodzikach, tylko takie, że jak cukier drzew brozowy, czy czy tam kory, nieważne, ksylitol, czy erytrol to się nazywa, czyli te zdrowe substancje słodzące powiedzmy, które możesz dodawać jeżeli chcesz posłodzić coś a nie chcesz walić w siebie kalorii cukru czy jakichś rakotwórczych słodzików czy czegoś takiego, więc generalnie możesz eksperymentować i według mnie da się znaleźć i będzie to zawsze lepsze niż energetyk, sorry, ale i mało tego na, na, jeżeli kupisz sobie w miarę tani ekspres do kawy to w perspektywie krótkim zwrócić się to, ile walisz na kasy, na, 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 nawet jakieś monsterki czy coś takiego, które nie dajże że są dla ciebie bardziej szkodliwe, to jeszcze prawdopodobnie wywalisz na nie więcej kasy, niż na yy, ekspres, w którym A. robiłeś sobie kawę. Na, najlepiej byłoby w ogóle nie pić kofeiny dla jasności. Tylko tak mówię, że nie jestem tutaj wielkim, pijcie kawę, <laughs> tylko kofeina. <laughs> ja, ja, ja. Yy, tylko mówię, że w alternatywie po prostu kawa do, do energetyka to jest Oczywiście znowu, nie 5 kaw dziennie, nie walenie jej o 22 przed snem, czy coś takiego, a, ale, ale jest to po prostu znacznie zdrowszy, a zdrowsza alternatywa do picia monsterków, czy czegoś. Jest kawa z kupy nawet do kupienia, no tak, kopiluak. Neil B. napisał, 100 monsterków to porządny ekspres. No. A się zwróci i ładnie, kulturalnie, nie musisz się zalewać kawy, możesz sobie ładnie wypić jedną. Yy, uwabami. Dlaczego ludziom nie podobają się filmy z serii obcy: Prometeusz i Przymierze? Mam tutaj na myśli. Nie potrafię tego zrozumieć. Przecież to są super filmy, szczególnie postać Davida. W moich oczach genialna postać i sam aktor jest super. Yy, ja osobiście chętnie bym widział kontynuację tych prequeli. Jak David przylatuje na planetę z kolonistami, udoskonala gatunek xenomorfów, no ale ludzie tych części nie lubią i tego nie rozumiem. Yy, my też nie lubimy. Co w się. Sensie... Może nie rozumiem, ale nie chcę ich zrozumieć chyba. Czyli inaczej. Prometeusza jeszcze w jakiś sposób doceniałem. To był źle zrobiony film z kiepsko, kiepsko napisanej postaci. To jestem, to jestem tutaj bardzo hojny. I jasne, David jest super i Fassbender go zagrał super i w obu częściach był super. Ale te filmy mają dużo więcej niż Davida. A problem polega na tym, że. I mówię, ja i byłem fanem konceptu Prometeusza. Czyli te, tych architektów, czy tam inżynierów, czy jak oni się tam nazywali, połączenia z tym space jockey i to, że to jest, wiesz, ten cały otyw z jedynki. Mm, tego, że tamten jeden się poświęcił, i z jego jakby tego ludzie powstali, i tego, tych, tych yy, protomorfów, i, i, i tego facehagera, który jest jakby doskonalenie do tej lepszej formy, i tak dalej. Ale to, ale lubiłem tego koncept, bo już sama realizacja tego filmu w samym Prometeuszu, no sorry, ale. No... Ja do dziś pamiętam scenę. Ten film jest tak, taki ma bezgrzyty tonalne. Z jednej strony masz ten wyniosły motyw tych e, istot, które dały życie we wszechświecie, a potem masz tego na przykład naukowca, który mówi, czekaj, wężyk, zahipotyzuje go, coś, czy coś. Pamiętam, ten, 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 ten motyw, się... jak mówi, no chodź tu, o, jaki wężyk, to na pewno nic nie zrobi. A! I nagle, nie i nagle no to filmy... ci wchodzi na tereny B-klasowego slashera, nie? nie? no te filmy się pogubiły szybko, wiesz, w tym, co chcą opowiedzieć. I one nie wiedziały, czy chcą być jakbyś kampem blockbusterowym, no właśnie, czy chcą one, coś więcej? One, one, z, one, one nagle napoczynają jakiegoś filozoficznych, wielkich motywy, a potem ci wchodzą w jakiś kamp slasherowaty, ten ta pierwszy o, Prometeusz. No to nie, to wolę chyba te filmy niż Obcego 3, nie? Obcego no, 3 jest dużo film. Ja uwielbiam Obcego 3, choć, choć jest, widzę problemy wszystkie, ale... No, no i ten... A, a jeśli chodzi o Przymierze, no to dla mnie to jest już w ogóle kiepski film. Przy Inaczej. Przymierze... Ogląda mi się, oglądało mi się dobrze właśnie do pojawienia się Davida. Mimo tego, że sam David i Fassbender dalej jest spoko, to cały wątek, jak oni przylatują na tą planetę, na początku idą i, i atakują ich rzeczy takie niespodziewane, jakiś pyłek mu do ucha się dostaje, nie? Jakieś takie rzeczy, które jeszcze, jeszcze są nienamazane. Potem ten motyw, jak ten ob, te obce w trawie gdzieś tam biegają wokół nich i tak dalej. Nie ten motyw, że ta jest zainfekowana w tej, w tej jakiejś lecznicy próbuje z siebie to wyciągnąć, a potem wchodzi David i nagle tempo tak siada, oni idą do tego, jego, tej świątyni, I jest taka, taka, tam, tam, spokój, wiesz, wszystko takie nudne, tak, 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 tak to się, przychodzi ten biały obcy, on tam z nim siedzi, zaprasza chłopa, żeby mu jaja pokazać. Nie, no to jest nudne Spokój, ja tylko <grym> za że... zaprasza, on zaprasza chłopa, żeby pokazać mu jaja, a potem drugiemu gra na flecie. No sam sobie gra na flecie, no. tutaj ja jeszcze tylko dodam, że obcy czy to Fincze? no tak, e, pomyliło mi się. Ale jean Fincher, to, Fincher to jest... czwórka, to czwórka, też kocham czwórkę, tak. jest tak, tak. Ale czwórka, ale też jest zajebista. Ja trójkę bardzo. No, no i, i, i ten film się wlecze niemiłosiernie i na dobrą sprawę od tego momentu w nim się prawie nic nie dzieje, jedyne co dowiadujesz się no to, że David y, dalej eksperymentował i poprawiał xenomorfy, ale to jest dosłownie wszystko, co, co kolejne nie wiadomo ile filmu ci opowiada. No i okej, okay, jeżeli ktoś lubi, to jakby wszystko jest, mówię, sztuka jest subiektywna, jeżeli na kogoś zadziałała i się świetnie bawił, i albo to tak super, fajnie. U, Łukasz zresztą, Stelmach jest fanem um, Przymierza, z tego co wiemy, ale, ale no sorry, no, no, ja, ja po tym filmie wyszedłem i no nie. No nie. Dobra. Nie, nie yy... pamiętam prawie w ogóle tych filmów. A to czwórka na pewno lepsza niż trójka, pocięta przez studio. Kurde, ale to dalej Fincher. Nawet pocięta. pocięty, ten film pocięty jest, jest znakomitym Fincherem. Tak. Dobra. Yy, Discorda. Tyle jeszcze zerknę na... Hmm. Hmm. Na końcu jeszcze do ten dune, ale to jeszcze pan. No, ale to po, po napisach. Po napisach. Jak już się pożegnamy i wszystko powiemy. Tak. Um, obcy obcy trzy ma też z tego kroku nieprzyjemne na blueskinie. No tak, no to były czasy, jakie były i nie wyszło to dobrze, ale to ogólnie to Fincher nie uznaje tego filmu, ale ja wiem, że Fincher nie uznaje tego filmu, ale to on nadal, bo ja wiem, czemu on nie uznaje, nie? Bo ten film mógł być dużo, dużo lepszy, nie? Jakby nie było tych, tych cyrków na planie, ale to nadal jest Fincher, który jak miał zrobić film, to zrobił dobry film. To prawda. Hmm, dobra, jeszcze patrzę. Jest. Jakub WMH. Y Cześć, znalazłem oficjalny debiut radka w około napisowym gronie 23.07.2017 w szóstym odcinku nienazwanego podca podcastu. versus Spiderman vs. Spiderman vs. Spiderman. Oscar przedstawił go jako radek pisula z brud kosmosu. Przywitał się słowami No Hej. W Comics Weekly debiut był 3.08. w 74. <grym> odcinku. Masz całą dokumentację. <grym> o Jezu, który to był rok? E, 2017. Ja powiedziałem 4, 5, 6, 7 lat temu, ja pierdolę, Za niedługo dekada będzie, ja nie mogę. No, było trochę, no co mogę powiedzieć, nie, nie. no i jesteśmy teraz tutaj, nie. i fajnie nie. jest. Tak, tak, I tak żyćko płynie. Maka17, słuchajcie, dodajcie mnie do Discorda, jestem waszym patronem. To jest instrukcja. Na Discordzie jest cała instrukcja. Jest dokładnie powiedziane, jak możesz wejść na Discord Link jest w opisie. Samo wejście na Discord, może wejść każdy, nieważne, czy jest naszym, czy nas wspiera, czy nie. Natomiast jak już wejdziesz na i to jest na cała instrukcja, jak połączyć konto Patronite z Discordem i jak to zrobisz, będziesz mieć dostęp do kanałów, które ci przysługują, że tak powiem. Więc wszystko jest tam opisane. A jak, a jak dalej masz problemy, to pytaj, ktoś Ci pomoże na pewno. I zapraszamy na tak. nasz Discord, gdzie jest ponad tysiąc osób już i jest super. Padajcie. Ja się przywitałem. No hej. Pierwszy to, to tam było. To było, no hej. To możliwe. Chujowo. No hej, tylko... Nie było tak siema, kurwa. Radek <grym> jestem. Nie było... Ja nie mogę. Jaka lipa. Legenda troszkę. Legenda No. Um. Na Discord jest cała instrukcja, jak wejść na Discord. Jak połączy Discord z patronitem. Tak, tak, to jest taki inny, inny, inny jeszcze poziom Discorda. To nie tak, że <laughs> z tymi <laughs> listami. No, znaczy, może jest nikt, nikt nie wejdzie na Discord, bo tylko instrukcja jest na Discordzie, <laughs> jak wejść na Discord. Mamy <laughs> Ale to myśliliśmy. Mamy i pieniążki, tylko Morty i nikt nie wejdzie nigdzie w 1100 osób już. O. Nikt nie wejdzie nigdzie już. Tak. <laughs> e, Paweł P. Jak wyglądałby Wasz ranking od twórców roli 007? Mój jest następujący od najlepszego. No. najlepszego. Craig Connery, Dalton, Brosnan, Lazenby, Moore. Sorry, ale ten ostatni, i zbyt komediowy i pozbawiony yy, szorstkości i kiepski w scenach akcji. Eee, no to murie. u mnie oczywiście na, 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 na pierwszym miejscu jest Moore. Oczywiście, u mnie też mur. Moore. Mur Moore jest, Moore jest wyżej od kogokolwiek. Nie, Connery nie umywa się do mura. Nie, na pierwszym jest mur. Na drugim. Nie, u... Byłby. Konery chyba. Nie, umiem tak. U mnie mur, konery. Też. E, trzeci byłby chyba jednak krek. Nie właśnie krega dałbym. I mimo tego, że nie Bo jestem kasino. fanem masie filmów, ale Casino robi taką tak. robotę, że. Krek, później Dalton. Nie, nie, Jezu, Brosnan nie, jeszcze nie, jest, Jezu, nie, 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 to inaczej. Inaczej. Nie, 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 nie. panie. Cofamy, cofamy, cofamy. Mur, Brosnan. Konery. E, Eee, Jak, ja Brosnana tak? ja dam po, po Kregu. Nie, nie to u mnie tak? wyżej. Ja jestem. Ja się wychowałem na to, bo mój bond. Ja rozumiem, GoldenEye. Pier, Pierce, Pierce Brosnan to jest aktor, który idealnie łączy wszystkich bondów, których mi przed nim. To prawda, to, jest... to prawda jest w tym coś. Tak, ale no później i to czekaj to. jest La no. No niestety, ale to nie jest. Nie, Zwaroga, jeszcze, jest jeszcze jest Dalton. Czekaj, Dalton czy Zambi? U mnie wyżej jednak będzie Dalton za licencję na zabijanie, ale ja uważam, że Lazenby powinien mieć więcej filmów, bo on miał najlepszy już dostał. No tylko nie miał. A to jest zajebisty film i naprawdę dobrze zagrany nie? No, ale sobie poradził później, więc spokoj. Jakby inne rzeczy. Załóżmy, że odtworzą Twoją... Ja tylko jeszcze dodam, że z tym murem. Moja ulubiona część bonda. To jest Murowska i to jest szpieg, który mnie kochał. To jest wybitny bond. Najlepszy Bond. Załóżmy, że nie wiem, HOD tworzy swoją trylogię Sienkiewicza. HOD? Kto by w niej zagrał według was? U mnie jako Wodojowski Tom Cruise, a Hollywood pewnie. Wzrost pasuje. Sean Bean pod podbipięta. DiCaprio oh, yes. z Fasbender Kmicicki, Kiano jako bohun. Jezu. Kurczę, nie, ja bym, ja bym że, nic nie zmieniał z polskiej wersji, która kurczę, jest fantastyczna. Feniks młody radziwie. Ja bym chciał, żeby w hollywoodzkiej wersji yy, zagrał Żebrowski. <grybujesz> Dalej. A... Ciężko, bo to jest tak, że możemy w nie aktorów, ale. Mm... Kruz by był dobrym bohunem chyba, jak mi się wydaje, jakby mu tą brodę dać Bonsa, co? Nie wiem, żeby Kruza jako bohuna. To jest mój bohun. Kiano nie, Kiano Ke jako Skrzetuski mógłby być szybciej. Miał być mm -hmm. takim troszkę, ale też nie, nie, ja widziałem ja chciałem Kijanu w Drakuli, jakby to miał postać. wiesz, chyba, dzisiaj. A dzisiejszego Kijanu nie chciałbym, żeby grał Skrzetuskiego. Henry Kabil jako Skrzetuski, o, o, kawi to jest idealny pod to ma być ten, wiesz, Kapitan Amerykanie. Ten Superman taki trochę... Nie, ma, ja nie mam jakoś... Bohun nie był zły, a to ja nie powiedziałem, że Bochun był zły, kto powiedział, że Bohun był zły? Lecimy dalej. KL073. Cześć, jako że będzie film aktorski Teen Titans, możecie pokusić o wytypowanie obsady. Yy. Wiem, że tego nie lubicie. Nie, nie lubimy. Nie, lubimy. Nie, 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 ja, ja nie potrafię typować obsady, bo to jest za bardzo strzelanie, mogę sobie swoich ulubionych podać, Jak już, nie? Jak już, jak już chociaż jest ten wiesz top yy, casting, to już wtedy dopiero chociaż jest czegoś wybierać, nie, jak już mam... Tak, tak, bo tutaj... Ja na przykład nie mam zielonego pojęcia, jak bym na nadał Twinka, ja bym wiesz, nie, co chciał, Nie, żeby mam, to... ja nie, ja, mam ja, co nie mam nie pojęcia. Ja, ja wam powiem tak, ja bym chciał, żeby to było tak, jak Ganzo zrobił teraz z Supermanem, że nagle zostaliśmy tak. konstruita jako Supermana tak. i wow, pasuje idealnie. W życiu bym nie pomyślał, żeby tak. on był, nie? Jakbym bym mógł sobie wymyśleć, o, że fajnie jakby... Kamil wrócił, albo coś w tym stylu, ale nie, ja chcę być zaskoczony, nie? I dla mnie Też. ten casting mi zupełnie zmienił postrzeganie tego, jak ja patrzę na castingi, ten casting właśnie Supermana, nie? Mm -hmm. Że to były same, że, same wybory, których się nie spodziewałem, a wszystkie mi się wydają fantastyczne na ten moment, nie? się znaczy, bardziej jaram tym castingiem do Supermana, niż castingiem do Fantastycznej Czwórki. Chociaż tam Vanessa Kirby, wiadomo, kocham, nie? Ale bardziej się jaram tym do Supermana, bo widzę, że tutaj był bardziej dobrane pod film konkretnie, nie? Że wiem, że Kłop, który zarządza tym projektem, chciał tych aktorów, nie? Tak w stuprocentowo. Co myślisz o serialu Riverdale? Eee, bardzo cenię. Ja, ja skończyłem bardzo wcześnie. Ja za wcześnie skończyłem, ale chciałbym. Słyszałem o meteorach, czarodziejach i innych które tam się działy, ale. Ja oglądałem różne eee, o, tam, o, tam omówienia, o, bo nie o, miał... Wrotki odpięto kompletnie z tego Tak, co tak, tak. Ale... Nie, bardzo, no. bardzo fajny projekt i w fajną stronę poszedł. Ja lubię takie projekty, gdzie wiesz, że one idą na stacenie o, i nagle sens, się nagle. zaczynają bawić, tak. Czego dowiedzieć się dopiero w dorosłym życiu, choć wolelibyście wiedzieć o tym wcześniej? No, ja do, za późno odkryłem jak mało istotna jest edukacja i jak, w sensie edukacja ta, w sensie szkoła, nie że uczyć się, uczyć się warto różnych rzeczy, ale szkoła. I jak za dużo wagi do tego się przykładało, że o, musisz w tym momencie zdać maturę, musisz teraz to zrobić, musisz y, zrobić to, musisz w tej kolejności zrobić tamto. A potem się okazuje, że masz grubo ponad 30 lat i stwierdzasz, że to był taki mały, u, mały wycinek twojego życia, że w wielu latach robiłeś to czy tamto. I jakbyś to zrobił w innym roku, a to zrobił wtedy, jak wiesz, jakim na przykład wstydem było za moich czasów i pewnie dzisiaj też jest ktoś kto nie zdał z klasy do klasy, to uuu, już koniec no, koniec, życie zjebane, nie? nie pozbierasz się, będą ci przypominać, wiesz, pójdziesz do patry miał świadczy. Jeden 40 rok. 40 lat, a teraz 40... myśl, tak, już już w ogóle już ty już wtedy no. ty tylko będziesz, wiesz. Yy, yy, szambo wywoził, to jest naj, najlepsze na co cię stać. To tak. już nic więcej. To już, już wiesz, już to, albo będziesz asystentem człowieka od, to już, to nie, ma, tak. nie ma innych opcji. Kurde, jakbyś w ogóle na studia nie poszedł, to już. O, Jezu, o kurde, konie. musisz iść, nie? opa zakopać po prostu pod kłotem nie. i niech nie wychodzi. I potem znajdziesz sobie sprawę nagle, no. really? Jakby te wszystkie rzeczy. Tak, wiesz, to, ja ja też żałuję takich rzeczy, że ja luźniej nie podchodziłem. Ja wiem, że to, to się nie da tak, bo tylko z perspektywy czasu tak. można to patrzeć w taki sposób, ale luźniej podchodzić do wszelkiej maści egzaminów, po prostu się uczyć, tak. a nie kuć, nie wiesz, nie niszczyć się nerwowo, bo są rzeczy, które po latach naprawdę ja wspominam z sympatią. Ja serio, jak ja sobie przypominam sesję teraz, ja bym teraz chciał sobie iść na sesję po prostu ja, i poczuć ten, ja, ja serio, ja mam ja, tak, to jest niesamowite, nie? Ja, ja to dobrze wspominam wszystko. I wiesz, ja, ja zupełnie mi się wyłączyło to, co było negatywne i ja mam teraz takie, wiesz, pewnie wróci, bo to zawsze wspomina, wiesz, czym jesteś starszy, tym mocniej się atakują wspomnienia, nie? Zanim już nie zacznie zapominać i wtedy jest źle, ale, ale czekam na to, jak mi to zacznie wracać. Um, dobra, Raven, panowie. Obejrzałem Madame Web. I o kurwa. Pierwsza <słuch> scena w karetce. Sanitariusz. Robię masaż serca. Eee, Cassie Ben, Co ty w ogóle tam robisz? Zróbcie komentarz do tego z ściegu Jak wyjdzie kiedyś na jakimś streamingu coś takiego, to może... Możemy jest, zarobić. No, nie no. zrobić, no. W ogóle, o! Jak wyjdzie na streamingu, to zrobimy do tego komentarz, bo to będzie twój pierwszy seans. Tak, tak. Ja ten pierwsza stopnia. Tak zrobimy, tak zrobimy, żebyś nie wiedział, co tam się dzieje. Musimy. Dobra, dobra. To czekamy, czekamy. O, ej, zupy tak. Czekamy na premierę streamingową. Zrobimy ten komentarz, bo i tak to musisz zobaczyć w końcu. Tak. Edi Mrok, dobre. Cześć, pytanie od Junie. Konkretnie o Boga Imperatora Juny: Czy można się bardziej poświęcić na sprawy niż tytułowy bohater? Czy odbieracie go jako postać pozytywną czy negatywną? Jednak to, co robi, miało na celu zapewnić ludzkości przetrwanie. Ani, ani pozytywną, ani negatywną, a bardziej poświęcić. Bo to jest, to jest pytanie wtedy, czy to jest poświęcenie, czy to jest też jakaś chęć transcendencji. Bo. Nie ma, nie ma na to jednoznacznego no, pytania. No tak, właśnie wiesz, co, to jest dlatego tak słuszna postać, nie? Bo to masz typa, który wiedział, co i jak, widział rzeczy i podejmował decyzje, które były, wiesz, absolutnie okropne. Często, nie? Ale wiesz, też patrzyłem później na wyniki, jakie tego były, nie? No. To jest ciekawie napisana postać. Mm -hmm. Syn Rambo, gdybyście założyli własną szkołę ninja, to jakiego stylu byście uczyli? Wilka, modliszki, żugajki? W ogóle macie swojego ulubionego popkulturowego ninja. E... Żugajki. <noise> Radek potem to byś szkoła pawiana już teraz tylko, nie? Tak, dziebie. szkoła pawiana, totalnie. No. A nie, ale jakbym miał tak. Ja nie byłaby bo... szkoła kota, wiadomo. Ja bym chciał szkołę Wilka, bo wilki są super. Albo niedźwiedzia, bo niedźwiedzi na kiedy wydalają. I wiesz, tak się skradaliby i. A nie, się... ja bym się niedźwiedzia, który już li... wie Wielki Wielkie chłopy, kin... niby ninja, ale wielkie chłopy. Tak, wielki chłop, taki siedzi na drzewie drzewo się załamuje. A pod twój nib... ulubiony popkulturowy ninja. Ulubiony popkulturowy ninja? U pop ninja. mnie będzie Shadow z Final Fantasy VI. O tak, tak dokładnie. że nie wiem, nie wybiorę ich, to jest... Za... Wiesz co, e... najbliżej by byli ci ninja chyba z DJ Joe, bo ja bardzo lubiłem konflikt Snake z tą... Ice. Snake Eyesa i Storm Shadowa. Storm Shadow wyglądał bardziej cool, ale Snake Eyes był bardziej cool. Ale ten konflikt był zajebisty. Okay. Um... Mortil. Cześć, chciałbym tylko ogłosić, że w sobotę o godzinie 265 na naszym Discordzie na kanale Kinowym. Oglądamy Tropic Thunder, ja ja w tropikach. Chcemy zaprosić Was, panowie, jeśli oczywiście macie wolny czas. Z radkiem widzimy się w czwartek. Ja w sobotę odwiedzam mamę, odwiedzajcie swoje mamy, jeżeli jeszcze macie taką możliwość. A w czwartek jestem? Więc tak? W sobotę. Ja, sobotę, w, ja to... w weekend jadę do, do, do odwiedzić. Tak, my, mamę, my w ogóle w dlatego, stoku, więc... dlatego musieliśmy rzeczy przestawiać, bo ja też w weekend jestem więc, auto, autowany. Więc, tak. No kurczę. Niestety nie będzie mnie. Um, ale reszta jak, jak najbardziej zapraszam na, yy, na wspólne oglądanie naszego community Tropic Thunder. to dobry film do wyboru. Miro. Cześć. Czy Morbius z komiksa jest równie fajną postacią jak w Midnight Science? W grze jest bardzo zabawną postacią, ma mnóstwo teoretycznych tekstów. Nie. Od dawna nikt nie napisał dobrze Morbiusa. Było masa miniserii, w których były zbyt edgy. Które próbowałem czytać. No, Ta jego ostatnia seria też była nijaka. Masa zbyt była zbyt takich. Ja nie pamiętam, czytałem kiedyś, szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedykolwiek Morbius by był dobrze pisany. Autentycznie od czasu, od zarania dziejów ta postać była zawsze, on, on działał tylko jak był ten potworem, w kanałach się krył, gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam atakował i tak dalej, ale żeby był nie, no, wiesz, taką on fajną jest, kiedy... postacią, nie pamiętam kiedy. Ostatni, e, jak był Frankencastle i był tym doktorem, który składał Frankenstein Ok. Okej, okay. Tam był miał swoją rolę konkretną, tak, tak, miał swoją konkretną rolę to, tam. To było okej, okay, ale tak to nikt nie ma pomysłu jak dobrze Morbiosa pisać od, y, od dawna w komiksach. No. Więc trochę w filmie, nie, nie żeby to był powód, ale nie było z czego rzeźbić trochę. O nie, tej Witajali, ten. Seria, to, to, o której mówiłem, ona nie była dobra. Nie. Ona była tak dobra. nijaka strasznie. No a więc tak. Midnight Suns to jest na razie moja najlepsza, ulubiona inkarnacja Morbiusa. No, bez własnego um, Pan Juliusz, proszę przy, przeczytać śmiertelnie poważnym głosem, ok. <laughs> Radku. Niedobry gałganie i suchy waflu. Dlaczego porzuciłeś tak zacną inicjatywę, jaką były twoje komentarze audio filmów wszelakich? Każdy z nich to prawdziwa perełka polskiego YouTuba i dobro narodowe. Wrócą, wrócą, wrócą. Ja chcę do nich wrócić. Teraz, teraz mamy więcej czasu przez, przez rzeczy patronite'owe, że nam się zluzowało, więc komentarze wrócą. Nie wiem jeszcze kiedy i, i z jakim filmem, ale coś będzie. Kaczka mam na rynka, to są sądzicie na temat afery gamingowej związanej z firmą Sweet Baby. Zapraszamy do poprzedniego. Mamy live. bardzo Mamy dużo poprzednich materiałów. To jest w poprzednim live. Durażu kurusarzu, nie tym od Junie, tym poprzednim. Podsumowanie tygodnie. Durażu kurusarzu. Cześć. Pytanie. Film Fantasy 4 z 2015 roku. Czy jest jakiś dokument albo artykuł jak powstał ten film i czy da się bardziej spieprzyć Jeszcze film mi. na poziomie produkcyjnym? Nikt w studiu nie czytał scenariusza. Wie co ma być w tym filmie. Hmm. Nie ma, ale ten film jest spieprzony w te, taki sposób, że Fantastic Four 2015 roku to jest jeden z tych filmów, których ja nie przypinam do powiedzmy CV e, reżysera. Bo tak samo mam z Suicide Squad Davida Ayra, tak samo mam poniekąd z Thor Love and Thunder Taiki Generalnie to są przykłady filmów, gdzie ingerencja studia są, jest ogromna i e, Josha Tranka fantastyczna czwórka, ja nie uznaję, to jest gówno, ale ja nie uznaję tego z filmu Josha Tranka bez względu czy to jest dobry reżyser czy nie, ale e, tam, w te, tym filmie to nie jest dobry film do tego momentu i dla jasności, ale jest moment nagle przeskok tam rok później czy tam dwa lata później coś takiego, pamiętasz ten moment? Nagle napierdalanie. Od, od tego momentu to już w ogóle nie jest film Tranka, więc mieliśmy pół filmu, który był nie był najgorszym głównym był Takim nudnym krytakiem ten... po prostu, ale, ale, nie miał, ale nie był jeszcze, to jeszcze nie był dum, który wysadzał głowy, to jeszcze nie były te różne rzeczy. Tak, że nie ma. I zupełnie składanka go kończy. więc... Ale wiesz czemu, bo to był, było tak, że studio musiało utrzymać licencję. Licencję, tak, ten film tego tak. Musieli, musieli mieć dalej prawa do marki, więc musieli zrobić film, nie? Dalej go robić rankowi I on na początku go robił po swojemu. On miał te pomysły konkretne. Nie on chciał zrobić z tej pacyjnej szwórki film Kroenberga, nie, co nie miał racji bytu od startu, żeby to się sprzedało, nie? No bo umówmy się. To były zupełnie inne czasy. Wiem, jakie filmy wtedy wychodziły, MCU, tego typu rzeczy. To nie był moment, żeby, wiesz, zrobić coś tak. To było ambitne, nie? To był kurcze jak Anglii robił swojego Halka. Niektórych też dostał po dupie, a teraz się go bardzo miło wspomina. O czym może już nie za jakiś czas, nie? Ale yy, to był. To był ambitny pomysł. I jak Trunk go zaczął robić, to to miało ręce i nogi, nie? Tak, hmm? te wszystkie przemiany cielesne. Tam też miał ten fink, i to było naprawdę. Miał latać ten fink z wielkim fiutem wywalonym, tak. bez spodni, nie, bo on stwierdził Trunk, że chłop się przemienił po prostu czemu on, wie, że jest wielkim tego skalnym co wiem, potworem, miało być nie? w ogóle dużo więcej w za on w ogóle w jego Tak, wersji tak, tam. tak. Tam miało być duża akcja. Tutaj oni ją później sprawdzili tylko do tego, że tam nagle pierwszy dum. Nie potem z Doom, tak. tak, tak, tak. To była chwila moment, nie? Ale ten dum, który miał być Wiktorem Domaszewem, przede wszystkim hakerem, który działał na innych zasadach. Nie? który miał właśnie te głowy wysadzać, i to były pomysły konkretne. Pod ten film to był pomysł jakiś na to, nie? W studio nagle zobaczyło, kurwa, jak my to sprzedamy? To przecież nie jest film super bohaterski zupełnie, to nie jest Fantasy Czwórka. I od połowy, kurwili tranka, pokłócili się z nim, i to wyjdą hmm. jeszcze rzeczy. Za parę lat trank tak. się to otworzy, bo dostaniemy? to inaczej się nie da, nie? I od połowy, tak jak Oskar mówi, ten to film próbuje powinien... iść w stronę superbohaterską. Ta. I to tak szybko. On zapierdala, żeby tylko, hej, niech się bije fantastyczny szwuk, a po prostu z dumem, nie? Ta. Nic innego. Tam już nie było żadnego pomysłu. Um, bu, bu, bu. James Bond pyta nas. Panowie, nigdy nie widziałem was w garniturach, dlatego chciałem zapytać, czy zdarza wam się ubrać elegancko? Nawet jestem na jednym z... Y, Łukaszem zrobiliśmy kiedyś takie bardzo posz y, omówienie Oskarów i obaj siedzieliśmy tam w garniturach. Może nie garniturę, ale marynarki mamy i, i jest takie super pożary. Dać się to znaleźć. Eee, Radku, czy zdarza ci się czasem ubrać elegancko? Zdarza mi się jak, jak każdemu, nie. Eee, Mogę się ubrać do następ następnego live'a. Taka jest wasze podejście do koszul, marynarek, butów i tak dalej. Eee, to nie jest to, w czym czuję się wyjątkowo komfortowo, mm. że tak powiem, ale no, jak trzeba, to trzeba. Natomiast tylko powiem, że ja byłem hipsterem, zanim hipsterzy byli. Ja w liceum. Chodziłem zawsze w koszuli. Ja pierdolę w życiu, mi się z nie przyjaździ. Nie, w życiu. Nosiłem koszulę i na, nią, na niej nosiłem sweter. Ja full hipster. Żebyście oh. widzieli. I oczywiście oh. i oczywiście szalik. Nie uwierzyłbyś, co? Nie, w życiu. Ale wiesz, co, ale ja. I oczywiście ja... nie plecak, tylko torba przez ramię przewieszona. No. A to wiesz, to ja, ja na studiach nosiłem koszulę ja, to ja, ja lubiłem, lubiłem, ale ja nie, nie, nie lubiłem białych, je takich, ja zawsze wiesz, jaką miałem fioletową, czarną. No, tak dalej jeszcze nosiłem trochę koszule, tak, tak. Ale ja miałem ja i miałem, zawsze miałem ten. Nigdy ja nie nienawidziłem mieć rękawów spuszczonych, ale też nie lubiłem krótkiego rękawu w koszuli, więc zawsze miałem koszulę długi rękaw, tylko wiesz, podwijam, podwinięty, to samo, tak, wiesz, tak, cool. To samo nie? Rozumiem, tak. Ja zawsze, Ja zawsze, ja wszędzie podwijam. Ja nie potrafię nosić swetrów z rękawami. Niczego nie potrafię. Oprócz kurtki albo płaszcza, nie? Więc ja wiesz, jak zawsze zresztą widzisz, nie? Ja zawsze mam podwinięte rękawy. W czymś, bo to mi sprawia, wiesz przyjemność, no. Ale koszulę tak, ja na studiach w koszulach chodziłem. Szalik zimą czy latem, tak. Lisek Urwisek. Radku, nie chciałbyś może poprowadzić następną galę rozdania Oscarów? Stary rykawalarz mógł być napisać żarty o PRL-u. Na pewno byłbyś lepszy niż Kimmel. Na pewno nie wpłysiełbyś na scenę Pęty. Jonas Nago. Tylko Cravena z Kutangą na wierzchu. <noise> Oczywiście, no. W ogóle wcześniej się fajny komentarz pojawił, że, te, że teraz Craven to pokaże, nie? czego Fink nie mógł, nie? No to no. właśnie Fink U... musiał upaść, żeby Craven nie U byłaby ta koperta, ale ona byłaby zbyt mała, żeby przykryć majestat. I, i, i ta koperta <noise> by nie wystarczyła. <noise> Taki kawał żołędzia by tam dędolił, wszyscy by widzieli, <noise> nie ma takiej koperty, żeby ukryła Cravena Nie Istnieje taka koperta na, na świecie. <noise> I wiesz, wiesz żeby umieć ten Aro Tyler Johnson by wyskoczył po prostu. By, tak. Po prostu by tak wybiegł jak, jak z duszu, <laughs> na, tak na, no, na rękach jeszcze biegnąc. <laughs> Zapierdalał pustenie dago. Tak, to by ja już pewnie nikt nigdy nie zaprosił, nigdzie. A wiesz, że jak mamy multiversum, to pewnie jest gdzieś ten... Nie jest. Taka, taka rzeczywistość, gdzie ten Aaron Tyler Johnson teraz zapierdala. <laughs> um. <laughs> Dobra. <clears throat> Elvenor. Hej, e, dziś chyba pytanie bardziej dla radka. Jakich czasem robiłem Dom Długich Cieni z 1983 roku i było to dziwne. Z jednej strony e, Pierce, e, Vincent Price, e, Peter Cushing, z drugiej utarte schematy, ale szczerze, naprawdę dziwne plot twisty. Czy oglądaliście? Ja nie tak, wiem. Oglądałem, oglądałem. Bardzo przyjemny film. Ja lubię te klasyczne horrory, szczególnie z taką obsadą. No też, te twisty tam działają. Bardzo polecam, co sobie można z miejsca obejrzeć i będzie się dobrze bawić. Okay. No w ogóle ja lubię te wszystkie wie, dom na powszechnym wzgórzu, tego typu rzeczy Price. Em. Stary kawalarz z pytaniem, na które ja mam duży problem z odpowiedzią, a ty chyba jeszcze większy, czyli pytanie do was, jak wspominacie czasy PRL-u? Problem nie, z... To może, może nie... Kolego! Ja wiem, że my... Mówimy, że jesteśmy starszy i może nie no ja żyłem być za, stary, ja, ale... Ja żyłem za PRL-u, miałem dwa lata, ale jeszcze, jeszcze dwa lata w PRL-u pożyłem. Więc yy, dla jasności. No. Dwa, trzy, no dwa, no dwa lata jeszcze w PRL-u pożyłem. Więc, no, no... Się załapałem, a ja jestem młodszy niż Oskar, dużo. Ja się załapałem jeszcze, ale no siłę rzeczy nie pamiętam swojego życia, kiedy miałem dwa lata. Ja też nie, też, też nie pamiętam życia w PRL-u. Więc ja <laughs> powieści tak. znam. Nie mogę. Mogę, mogę pamiętać tylko czasy tuż post-PRL-owskie, no bo umówmy się, to, że na, wyszliśmy z PRL-u w 89, to nie znaczyło, że za magi, ja, my, 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 magii jest, my jesteśmy dziećmi, dziećmi transformacji, nie? Dla dokładnie. nas to wszystko, jak Polska się otwierała na zachód... Więc, więc, to, tak. więc ja mam, mam pamięć do tego, jak wyglądała Polska w czasie, jak już miałem 3-4 lata, to już okay, to już jakieś wspomnienia mam, no to, do to wtedy ja już kojarzę, jak wyglądały sytuacje, kiedy... Dopiero te produkty zaczynały pojawiać na półkach. No. Nie jakby, nie pamiętam, kiedy ich nie było, ale pamiętam czas, kiedy one się powolutku pojawiały, kiedy, kiedy pojawiały się te y, motywy, kiedy może, bo już jakiś, jak moi rodzice, mogli jakiś karton kupić z, nie wiem, płatkami. Ka cały karton z płatkami, bo też się opłacało kupić cały karton, a nie pojedyncze płatki, bo tylko, bo tak było taniej. nie, y, Czy kupowaliśmy z grzewkę mleka na przykład. Bo dzisiaj się kupuje, bo dla oszczędza się czasu, ale wtedy się kupowało, bo po prostu przebitki cenowe były tak duże. Jeżeli pamiętam e, wodę mineralną e, na, e, w tym w szklanych butelkach, Tak, odnosiły tak, się o butelki, nie? No, no mówię, ja, ja najbardziej. Jurajska, żebym, jurajska. Zawsze wspominam to, to jest dla mnie najbardziej takie jeszcze prl ale tak naprawdę post bo to był 91 bardziej niż, niż, no ale to jeszcze cały czas wiele miejsc zostawało. Czyli to, co wspominam zawsze, czyli ja byłem bardzo uczulony na masę rzeczy, ale między innymi na krowie mleko. I yy, moja babcia chodziła po kozie mleko, które wyglądało tak, że przyjeżdżał facet starym polonezem w swojej tam farmy pod biłem stokiem, otwierał bagażnik i miał tam w takich yy, foliowych workach ileś tam worków tego koziego mleka, bo to jedyne jakie ja mogłem pić, jak byłem mały. I pamiętam, że z babcią, bo moi rodzice zostawiali mnie u babci. Jak, jak no standard, to, to, to do, do dzisiaj się podrzuca wnuki do babci, nie? Jak się idzie do pracy i nie ma się innej opcji. I z babcią o tych bardzo porannych godzinach szliśmy tam i w kolejce staliśmy, właśnie w takiej typowej perelowskiej kolejce, czekając, aż przyjedzie pan z bagażnikiem, otworzy i zacznie, prawda, sprzedawać te. I miało zawsze ich bardzo mało, więc jak za późno przyszedłeś, no to jak za perelu. No, sorry, już nie masz kozik, yy, koziego mleka. Dosłownie była sytuacja, w której yy, moja babcia bierze dwie, dwa worki, ostatnie dwa worki, bo wie, więcej niż dwóch na raz nie można było wziąć w ogóle. On nie dawał nikomu więcej niż dwóch, no bo za mało. Więc bierze ostatnie dwa worki i kobieta za nią nagle rozkleja się w płaczu. Mówi, że ma małe mhm. dziecko i potrzebuje mleka, a już nie mam mleka, nie? I babcią oddaje jej jeden worek z tych dwóch. Ja myślałem, że dziadek chce cały się wyciągnąć. Krokodyl, Keanu Reeves. A, tu, a, a, a i to był Keanu Reeves. Tak, bo ten. to wyglądał. Ja myślałem, że to nie wyglądał, gdyż przygotowywał tę puentę. Tę puentę z Keanu Reevesem, tak? No, ale, ale nie, I babcia oddała i ten, ten worek, bo, bo, bo nie było, nie, bo, bo nie było więcej, więc jakby ja mam jeszcze takie wspomnienia PRL-u, ale to już, to już nie był PRL tak naprawdę, nie, tylko nie, pierwsze nie, lata było, po PRL-u. No, w ogóle ja tutaj, jak, jak ty piszę mleko w plastikowych workach, ja, wiesz do dzisiaj pamiętam, jak się trzyma w ręce ten worek, jakiś zimny, rozpływający mm, tak, tak, się, najlepsze mleko było z wora. Tak nie no to To, to, Kurwa, to były te Przepraszam. No, to dużo krew tak, na wtedy, dzisiaj? Wtedy, wtedy, wtedy w sklepach generalnie kartonów nie było, Wszystko, całe mleko było w worach tylko. A, tak, tak. w plastikowych No. Więc tak. No, borki, oczywiście, albo te, oczywiście, albo, albo te, o, albo te No, oczywiście, wielki wybuch y, y, telewizji post-PRL-owskich i nagle, i nagle reklamy, te wszystkie, Polena 2000 i te wszystkie rzeczy, które nagle. Jezu, ja sobie, wezu, ja sobie z... czasami mam tak, że sobie nucę jakieś, mi się przypomniał stare reklamy, czy coś takiego, stare jingle, nie? I sobie przypomniałem na przykład MultiVitas, że źródeł, jest MultiVitas, bąbelkami, ja, ja z bąbelkami... Jest... Ale oczywiście... wiesz, co, ale, ale słuchaj, ja myślałem, że wiesz, że to jest jakoś koniec koń, wieku, 2000 rok, czy coś takiego. To był kurwa chyba 94. Ja mówię, jak ja to mogłem pamiętać, Kurde, ja dość pamiętam, by serce mieć jak dzwon. No tak, kurde. Tak. To, to jest w telewizji, Jezu, tak. reklamy Biowitalu, tego typu rzeczy, no. nie? Ja o, oh shit. No, ale nie, mi się czasami tak jingle zapuści. Ja pamiętam w ogóle polskie reklamy tego mm, Mentosów, które chyba mnie tak i śpiewał. Pamiętasz? Nie pamiętam, jak były polskie, właśnie, już śpiewał. No bo muzyczka była też ta sama. Tu, du, 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 tak, bo no, ja, ja, ba ja, ba ja, 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 ja bardziej pamiętam tą oryginalną, nie? Do, 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 It doesn't matter fresh life, to Ej, tak. my... to były najlepsze reklamy, reklamy, tak, tak tęsknię za reklamami Mentosów, one były jak, takie kuli. Cool pokazywały... Jak na brał Mentosa i potem na przykład ci robotnicy przenosili ten samochód. Tak, i to była taka Ameryka, że co by się nie działo, zawsze coś uda, nie? Wystarczy wpierdolić tego cukierka, nie? ci pralki to Calgon, Calgon już był trochę później, Henryk Zając. To już fresh odrobinę girls. później było. Du, 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 du. Mentos, the fresh Maker. Freshmaker. Dobra. Y oh. Ale jak już stary kawalasz, to oczywiście to było pytanie, ale musimy być do Dlaczego pszczoły zatują na Kreml w czasie wyborów KPZR? Wyczuwają lipę. Jakiej narodowości był Amor? Ruskiej. Latał z gołą dupą, uzbrojony po zęby, strzelał do ludzi i mówił, że to z miłości. No, to jest, wiesz to, to jest starego kawalarza, który jest cały czas to, zasadny. A propos tego, ostatnio, nie wiem dlaczego, ale mam mam dziwny, dziwny nie wiem, wkręt i, i oglądam sobie co się stało z zespołami z lat 2000-tych. wiesz, tych takich wszystkich, które... No, ja ja oglądam podcasty. Linkin, Linkin Park i te wszystkie rzeczy, Aha, nie? Tak. Które no, te, które na początku lat 2000 robiły karierę i jak się ich ten... I ostatnio dotarłem do... kojarzy Bloodhound Gang. Na pewno, jak wychowałeś w Tak, tak, że... tak, tak, to jest ten. E... No tak, Ładko. Tak, mniejszo... tak. Mniejsza o to. to jest zespół, który w 2010 zrobił mega. No nie cały czas. No to był generalnie South Park, praktycznie, jeśli chodzi o ich humor, kutasy, pierdzenie, sranie, ruchanie, wszystkie ich dowcipy. Ale w 2010 roku zrobili coś bardzo kontrowersyjnego. Wtedy, uwaga, grając koncert w Ukrainie. I gitarzysta wyciągnął nagle rosyjską flagę i na wszystkich oczach podtarł sobie nią dupę. I wtedy to był wielki kontrowersyjna rzecz, ale tera, teraz jak o tym myślimy. Jak no. sobie to, to przypominałem, to było takie. Ej, ale to jest... okay. Ej, kurczę, to, to był zespół, którego kiedyś dużo słuchałem. I też, nie też że ja tak. Tak. pamiętam, jak jest e, Eurotrip. No jest właśnie, ostatnio mam ostatnią, ostatnią Wiele, ale fazę wiecie, ale... na szukanie wszystkich tych zespołów z początku lat 2000, których już nie słuchałem od miliona lat. I, i sprawdzanie, co się z nimi stało generalnie. Tak, tak. Czemu on ma taka nie było? Ja czemu, czemu... Pamiętam on tylko nie. z jednej piosenki, I czyli wiadomo, Mistrzostwa Świata, not. tak, 98, nie? Tak. And... Ale wiesz co, ale z Bloodhead Gang mi się przypomniało, w Eurotrip jest scena, jak są w Watykanie, i tam jest papież i zaczyna się palić dach, nie? Tak. I ktoś ten, i ten krzyczy ten, chyba to papież albo jakiś ksiądz, nie? Czy tam ktoś, czy wiesz, The roof, the roof, the roof is on fire! A ten bohater We don't need the water, let the motherfucker burn! A to jest za zajebista tak, piosenka blocker Tam większość oh piosenek była generalnie o, o ruchaniu The i, -touch. Tak, tak, the -touch. tak, 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 to jest to. Ale tak. No. No tylko mówię. Ostatnio, wcze... Ostatnio mam jakąś fazę na sprawdzanie, co się stało z tymi dziwnymi zespołami, które wtedy były. No. Jezu, pa, 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 pamiętam ten e, e, m, bo, bo, Boys to Men. Ci to byli e, ten e, backstreet Boys, tylko złożone z czarnych gości. Okay, to tam... Ubranych na biało. Okay. I oni tak, mają kilka fajnych, kilka fajnych kawałków mieli. I Mili wanili, pamiętam. Mili najlepsze teledyski na świecie. Kiedyś musisz zrobić komentarz na teledysku, jakieś mieli wanili. Bo oni byli obłędni. Było tak popierdolone i tyle miłości w tym było. Okej, okay. lucifer 616. Wasza opinia na temat projektu Grindhouse Tarantino i Rodriguez. Dev Proof to u mnie top 3 Tarantino, a Planet Terror kocham za to, jakie jest szalone. Nawet jak nie lubicie, to stworzył monet tego typu styl, jak Hobo with Shotgun czy Black Dynamite. E, ja lubię ten e... ja, ja lubię, ja lubię zamiast tego projektu w ogóle razem z tymi trailerami, z tym wszystkim, że to było razem puszczane i wiesz w no, tych, wiesz, znaczy, wiesz wolę terror, to pozwolić wolę ja? Planet Terror z tych dwóch zdecydowanie e... Planet Terror? To nie, to ja wolę Death ja, Proof ja wolę Planet Terror, jest bardziej nie, pojebane Death, Death, no jest może bardziej pojebane, ale Death Proof jest lepszym filmem yes, jest, jest, to niewątpliwie nie zapięcie, nie wszystko de, 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 Death Proof ma Kilka naprawdę mega scen. Jest, tak, napięcie jest tam mega. To na pewno. No, Kerry Russell jest, jest jako Stuntman Mike. Jest po Perny... prostu Kto to Perny... jest? Perny... to wiesz, start to. Zająć, że... to start Ale wiesz co, jest super, że ten film zanim się akcja zacznie naprawdę, to nie jest najlepszy w tej części, gdzie to napięcie, on wikory, jest ten, on gdzie jest on to to budowanie, knipie. jak on ten cały wierszyk o motylku i ten cały motyw, że i ta, i te powtarzane when you meet a guy that is funny, but haha <laughs> funny no coś tam funny, wiesz, ten cały parę razy ta formułka powtarzana. Y Ta druga, właśnie z Proof mam ten problem, że od momentu, kiedy się pojawia ta druga ekipa, która ostatecznie rozpierdala stuntman Mike'a, yy... To ta druga część nie jest tak dobra jak ta pierwsza. Do momentu, tak, pierwsza, w którym pierwsza, pierwsza, jest, więc... pierwsza część, do momentu, kiedy jest ten wypadek, kiedy jest oczywiście fetyszem nóg, Tarantino jedzie dziewczyna z wystawioną nogą, i wtedy jest to uderzenie i tak dalej. Nie, nie, nie. Ja, ja też, też też tak uważam, bo, wiesz, bo ta pierwsza część jest dużo bardziej Tarantynowa, bo jest tak fajnie przegadana. tam tak, wszystko na dialogach, na spojrzeniach, tak. na fajnym montażu opiera. Druga już jest dużo bardziej akcyniakiem. Co wi wiadomo, to miało być jak film greenhouse'owy, on musiał mieć scenę pościgu, musiał się tam dużo zdać, więc ta druga część jest po prostu wielkim jednym, jedną stroną akcji, nie? Głównie to, tak, to tak. To nie jest coś w czym Tarantino jest jakiś super, nie? Bo zresztą wiemy, nawet jak, zrobił, to, tak. nawet jak zrobił swoje westerny, to one są najlepsze w tych momentach, które są spokojne, nie? Wiadomo, że rozlew w jest zajebisty w niektórych scenach, jak w Django, nie? Ale nadal te sceny gadane wiadomo, że kapkę wyżej są u mnie. No, więc tak. Natomiast planet, planet Terror lubię za to, jak jest pojebany. Jak masz e, oczywiście dziewczynę z, z machine gunem, tak, to jest ten motyw. Hmm. Uwielbiam to, że to jest film, w którym nagle... Y, co najbardziej lubię, to to jest film, który, który można sobie pozwolić na wszystko. Jest ten moment, kiedy jest nagle cięcie. I yy, scena dalej przechodzi, i masz wrażenie, jakby ci wycięło pół kawał filmu i to jest celowe. Tak. Jak oni biegną tak, i tak nagle tak. strzelają się z zombie. I nagle nie masz. Tak, tak, nie, nie, Jest ja, Wiesz co, ja który coraz co bardziej doceniam Planet Terror, jak to jest yy, klawo film zrobiony, po prostu że był rozrywkowy film. Ale, ale, też... ale on ma tyle tych dziwnych zabiegów, właśnie, z których na, nagle masz przeskok i nagle nie wiesz, jak bohaterowie się tu znaleźli, bo, tak, bo nagle nie, ci spaliło klisze niby, nie? Tak, tak to ale, jest nie ważne. ale tak. No i oczywiście ale, cały ale, wątek ogóle... z Gazem, zombie i Bin Ladenem i wszystko. Tak, ale ja w ogóle też lubię te trailery, które były no absolutnie ja milionami sztuki. No wiadomo, ma ale najlepszy był ten moment, kiedy Nicolas Cage jako Fu Manchu, nie? <laughs> to dzisiaj to pamiętam, nie? <laughs> tak, ale nie byłoby filmu maczetę, gdyby nie te trailery, nie? Tak, tak, oczywiście. Dobra, to na tym kończymy. Więc tak, w tym tygodniu, jak już mówię, live, live będzie dopiero za tydzień, i wtedy będą też te pytania z miesiąca. Dalej. Jutro jest materiał specjalny dla osób wspierających z wyprzedzeniem, oczywiście. A kolejne materiały będziemy ogłaszać, bo tak jak mówię, ten tydzień mamy zawalony po prostu, więc tak, nie, tak. w będzie... poprzednim staraliśmy się dać, w nie było naprawdę dużo materiałów, bo wiedzieliśmy, że w tym pewnie będziemy mieć trochę mniej czasu na rzeczy, a jesteśmy jeszcze cały czas w trakcie, że tak powiem, prac remontowych na kanale. Tak, tu nam się dużo, dużo rozjechało rzeczy, więc będzie ciężko. Wiesz, co, ja jeszcze sobie zapowiem, tylko zanim przyjdziemy tutaj, bo jeszcze mamy pytanie. Mamy badanie od ale, dnia dnia, ale chcemy na początku wszystko inne powiedzieć. Tak, 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 wszystko, wszystko będzie, bo ja chcę z... w ten czwartek, bo zawsze. Oglądamy filmy we Wrocławiu. Grapowa 1, filia biblioteki, filia 14 biblioteki MBP we Wrocławiu na Jagodnie. Co miesiąc, w ostatni czwartek, oglądamy film. Ale że w tym miesiącu ostatni czwartek wypada na święta, to wielki czwartek, będziemy oglądać film teraz ten czwartek, czyli to jest 21 marca. O godzinie 18.00. Ostatnio było. To było niesamowite, bo była tak zawalona sala, że się miejsca skończyły i tam widziałem, że niektórzy musieli stać. Później sobie gadaliśmy chyba z dwie godziny, dwie i pół godziny po Sansie i było super. I teraz będziemy oglądać obłęd Kopoli, debiut Kopoli, bardzo fajny horror. Chyba, że coś się zmieni i obejrzymy coś innego. Ale to Wam już chyba nie przeszkadza, bo widziałem, wiem, jakie ja tam panuje klimat. Więc chyba wszyscy chcą po prostu przyjść i coś sobie obejrzeć. Więc będziemy coś oglądać, więc zapraszam, będzie naprawdę fajnie. 18 jest, czwartek, jagodno. To jeszcze na ja koniec, 14. zanim przejdziemy do, do spoilerowego pytanka od Juni, jak zawsze chcemy bardzo podziękować wszystkim osobom, które nas wspierają. Jeżeli chcecie dołączyć do grona wspierających, to możecie znaleźć link do naszego Patronite w opisie. A jak zawsze najbardziej musimy podziękować wszystkim naszym patronom Prime, Czyli po kolei Maciej Wąsiatycz, Patryk Komisarek, Marek Kryska, Agata Jączak, Adam Augustyniak, Jacek Kukla, Dawid Pyśk, Maciej Rędzikowski, Oliwia, Sylwia Trzepizur, Łukasz Stąporek, Łukasz Jarczewski, Anna Debska, Oskar Jakieła, Jakub Jamros, Piotr Kubisiak, Paweł Jankowski, Marek Wojtowicz, Bartek Więcek, Aleksander Jurek, Michał Senger, Aneta Pietrołaj i Umberto Bekon, Oldman Gary Oldman, Radek Sawicki, Beata Załoga i Mikołaj Siemnicki. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy i oczywiście zapraszamy do naszego śledzenia napisów końcowych. Tak, za tydzień, teraz... e, dasy, za tydzień, live we wtorek. Najlepsze, live we wtorkowe we wtorek jednak. Wtorki jednak, poniedziałkowe we wtorek najlepiej działają. No dobra, to teraz jak ktoś nie oglądał drugiej części diuny, to będzie spoiler. Uważam, że to nie jest nawet jakiś wielki spoiler, ale, ale mimo wszystko ostrzegamy. Odliczam do pięciu i czytam pytanie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zaczynamy. Bartek Algaib. gaib Duna 2 bardzo lubię. Fajny film, ale nadal wolę książki. To jest bardziej sci-fi, ale odchodząc do pytania. Uważam, że Wilene, chcąc bardziej pokazać, że Paul to nie fajny ziomuś, zrezygnował z jednej rzeczy, którą Herbertowi super wyszła w książce. Garni Halek nigdy nie powinien mieć swojej zemsty. W książce Raban i Wladimir e, Harkonnen umierają. Więc jedyny Harkonnen, który żyje pod koniec, to Fade Rafa. I Garni prosi Pola, czy może z nim walczyć. I Paul mu odmawia. Odmawia mu zemsty, którą obiecał mu leto, jak i Paul. A że te lata niewolniczej służby garnania przy Harkonnenach, przez co pol, y, porzuca resztki człowieczeństwa i honoru, który miał przed przemianą przez wody życia. O Tufirze Hawacie nie wspominam, bo szkoda się smucić. Yy, dwie rzeczy. Jeśli chodzi o Tufira Hawata, to tak jak mówiliśmy przy yy, naszym spoilerowym omówieniu Diony, to absolutnie rozumiem, bo Wielenef musiał wybrać, na kim chce się skupić. Nie mógł opowiadać o wszystkich postaciach. Bardzo dobrze, że nie, 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 nie robił więcej Tufira Hawata. Dla, dlaczego? Dlatego, że w momencie w którym go by wybrał to być może albo w drugiej w jednej części musiałby mu poświęcić więcej czasu musiałby zrezygnować z czegoś innego robienie filmów to kompromis i uważam, że skupił się na tych postaciach, a nie innych i okej, okay. natomiast jeśli chodzi o samo e, zabicie m, Rabana ja mówiłem o tym, że lubi jak się pewne rzeczy poetycko domykają i tutaj dał mu tą poetycką zemstę na Rabanie e, która była też taka bezceremonialna. Raban uciekał, znaczy, po wiesz, czym było, się odwrócił, była, była ja też... go po prostu zarżnął. I była, była też mocno blockbusterowa jednogło, I Była blockbusterowa, nie? dokładnie. Ten motyw z znowu Wilenew przesunął akcenty gdzie indziej. I rozumiem to co piszesz i rozumiem, że to faktycznie dalej pokazuje to, że Polma garnie w dupie i odbiera mu to zemstę i nie pozwala mu na to co, co on chce zrobić. Albo wiesz, widzi przyszłość i widzi tylko jedną drogę i tak dalej. Natomiast yy, uważam, że nie, ta scena już by nic nie dodała do filmu. Wiesz co, i ja, ja się z... zgadzam, że to jest dobre to, co było w książce. Nie? To jest dobre wyjście, ale ja yy, wolę chyba jednak tą wersję filmową, gdzie Paul wiedział, że on musi stanąć. Bo to by wiesz, to by nie, nie miało za bardzo sensu pod względem tej narracji, którą robił w filmie Bielew, nie? Że jakby nagle dał Garneyowi, wiesz, i, ten, i żeby tutaj była ta odmowa, nie? Tutaj musiało być to, że po prostu wchodzi od razu yy, Paul, nie, nie byłoby czasu na ten wątek. Uważam, Tak, nie, by, oczywiście, bo to było za dużo by nie rozeglania. Ale on a nie też, wybrzmiał. Ale Gdybyś też, miał wątek, to, że który by... on mówi, chce walczyć i nie może walczyć, a już Raban nie żyje... Byłoby to ciężko widowni przedstawić sensownie tak, i ten tak, wątek tak. już by nic nie wniósł. A Garni dostał inny wątek, dostał... gdzie mamy, ale wiesz, gdzie mamy jego reakcję i Stilgara na tą walkę. Tak. Że mamy Stilgara, który wierzy, że on jest tym nieśmiertelny i mamy tego Garneja, który jest dla niego jak ojciec i który zachowuje się jak ojciec, bo widzi, że jego syn może w tym momencie naprawdę umrzeć. Nie? Mało tego. Wciąż książce problem jest taki, że Herbert za mało nacisnął na to, że bycie tym Mesjaszem i tak dalej to nie jest pozytywne. I dlatego musiał napisać Mesjasza Dni, bo ludzie tego nie załapali. I dosłownie Mesjasz Dni powstał po to, żeby ludzie zrozumieli, o co chodziło z Polem, że on nie jest tutaj. Mm. Pozytywnym super protagonistą. Film, film już to robi. Film już pokazuje nam problem z tym, kim stoi się Pol jako ten gość. I dlatego ta ostatnia scena w książce jest jeszcze potrzebna, bo to jest jeszcze herbert mówi cały czas: Ludzie! Patrzcie, ten człowiek się zmienia na niekoniecznie pozytywną rzecz, i tak ludzie nie złapali. A w filmie uważam, że to już nie jest konieczne, bo już wiemy to, co mamy wiedzieć. Już to na mnie. Jasne, to możesz pchnąć dalej, tą sceną mógłbyś dalej to pchnąć, ale uważam, że to nie jest niezbędne tego, tak żebyśmy już na tym etapie zrozumieli, okej, okay, nie jest pozytywną postacią. Tak, tak, ale wiesz, to, to jest do, 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 dobry właśnie przykład tego, jak się powinna adaptować rzeczy, nie? Że to nie jest tak, że ta scena była, wiesz, która jest lepsza czy gorsza, nie tak. ta w książce wyjście jest naprawdę dobre. I to wyjście w filmie jest naprawdę dobre. Wiesz, po prostu musiał wybrać, jak chce postawić, tak jak mówił Oskar, na, na co chcę położyć nacisk. Nie? Wybrał według mnie wydaje się bardzo dobrze, nie? No dobra, to w ten sposób mamy to podsumowane nie. i możemy w ten sposób zakończyć. To, Także to jeszcze się raz. ma na raz, juniorze, bo oni Dziękuję zostali. Dziękuję wszystkim, trzymajcie się. No. Hej. Hej.